relacja XIX. 19 czyli uwolni te wiedźmy rozdział 451 aspiracje tłumacz trans renę wyszedł z rezydencji hrabiego instynktownie zmrużył oczy i wziął głęboki oddech minęło pół miesiąca odkąd ostatni raz widział światło dziennej śnieg ku zaskoczeniu renę wszędzie byli żołnierze w mundurach którzy nie plądrowali wstydni rezydencji ale w uporządkowany sposób strzegli skrzyżowań kilka plam krwi było rozsianych po zaśnieżonej ziemi ale wokół nie było ani ciał ani porozrzucanych ubrań co oznaczało że żołnierze nie plądrowali zmarłych, gdy oczyszczali pole bitwy to, co zobaczył, potwierdziło jego przypuszczenie, że ci żołnierze różnili się od wszystkich, których kiedykolwiek widział Czy z Pietrowem wszystko w porządku? Spojrzał na żelazny topór Jak się ma? Twierdza Long Longsong Wszystko jest w porządku Wysoki, silny cudzoziemiec mówił bardzo niewiele, ale odpowiadał, jeśli Renę o to prosiła Oznacza to, że plan Jackwesa nie zadziałał? Renę poczuła lekką ulgę Jeśli twierdza pozostanie nienaruszona, a rodzinie Wicokrzewów nic się nie stanie, Petro z pewnością powie mi dobre słowo Nie obchodził go los Jackwesa ten idiota prawie wciągnął rodzinę Jusiu w katastrofę, więc cokolwiek mu się przydarzyło, nie jest moim zmartwieniem. Bracie, co do cholery zrobił Jack Fys? Aurelia pochyliła się i zapytała cicho. Renian zawahał się, potrząsnął głową i powiedział, nie wiem. Aurelia natychmiast zrobiła minę, jakby chciała powiedzieć kłamiesz. Renę uśmiechnęła się gorzko. Naprawdę nie wiedział, jak odpowiedzieć na to pytanie. Nie mógł po prostu powiedzieć, że Jack Fys zamierzał się zbuntować, ponieważ znał jedynie etapy planowania i nie wiedział, jak ten plan się potoczy. Po chwili ciszy zapytał, czy naprawdę chcesz iść ze mną do zamku? Oczywiście. Bardzo mnie ciekawi, co dokładnie stało się, co dało tym ludziom powód do włamania się w biały dzień do rezydencji hrabiego. Spojrzała na żelazny topór i powiedziała, myślę, że milord Pietrow nie siedziałby bezczynnie i nic z tym nie zrobił. Renin zrozumiał, że jego siostra naprawdę martwi się o Pietrowa, więc w końcu skinął głową i powiedział, w porządku. Jeśli zapytasz go osobiście, być może opowiedz się szczegóły. Grupa ludzi jechała konno przez około godzinę po zaśnieżonych drogach i w południe dotarła do zamku twierdzy. Z żelaznym toporem na czele, Renę i jego siostra weszli na trzecie piętro, które było silnie strzeżone przez wartowników rozmieszczonych co kilka kroków. Kiedy wszedł do pokoju, który wyglądał jak gabinet, Renę w końcu zobaczył Petrowa Hulla, swojego przyjaciela z dzieciństwa. Jednak Pietrow tylko z szacunkiem stał obok biurka. Przy biurku siedział siwowłosy mężczyzna, patrząc z zainteresowaniem na Renę Aurelie i, i bając się gęsim piórem. Niemal natychmiast Renę rozpoznała, kim był ten mężczyzna. Natychmiast uklęknął na jedno kolano. Wasza wysokość, Renę Medde jest tutaj, aby cię pozdrowić. On jest Aurelia była trochę zaskoczona, ale Renę delikatnie szarpnęła ją za ubranie i zasugerowała, aby ugięła kolano i skłoniła się. Spotkaliśmy się w twierdzy Longsong, powiedział książę z uśmiechem tuż w podziemiach zamku. Zgodne z tym, co właśnie powiedział mi żelazny topór, znowu byłaś tam zamknięty? Ee. E. Renę był zawstydzony i nie wiedział, co powinien powiedzieć. Na szczęście książę nie spodziewał się odpowiedzi. Proszę wstać. Zanim wydałem rozkaz ataku na terytorium Ełku, Pietrow wielokrotnie zapewniał mnie, że nigdy nie weźmiesz udziału w buncie Jacka Fesameda i wygląda na to, że miał co do ciebie rację. Ale. Jak znalazłaś się w piwnicy? Rena spojrzał na Pietrowa z uznaniem i opowiedział księciu, co wydarzyło się w jego rodzinie. Widzę. Książę skinął głową. Szkoda. Gdybyś mógł powstrzymać Irla kwesa, twierdza Longsong nie doświadczyłaby tej katastrofy. Ta uwaga szokowała Renę, a Aurelia nie mogła powstrzymać się od pytania, co stało się? Jackfes medden współpracował z rodzinami Mapleleaf, Wolf i Wilkrosa, które dwa dni temu zaatakowały twierdzę Longsong. Książę powiedział chłodno, a tak doprowadził do masowych ofiar niewinnych ludzi i spalono dwa bloki. Aby zmusić rodzinę okrzewów do poddania się, skrzywdzili nawet rodzinę Pietrowa. Renę nie mógł wierzyć własnym uszom. Nawet podczas walki z rywalizującym szlachcicem grożeniem urodziną jest uważane za bardzo haniebne. Jak Jack mógł to zrobić? W bunt zaangażowanych było wiele stron, ale zapewniam, że nikt zaangażowany w atak nie ujdzie, Karze przewidzianej prawem wszyscy buntownicy zostaną surowo ukarani. Książę zapukał w biurko i powiedział: Przybyłem do twierdzy, aby oczyścić cały region zachodni i nie pozwolić, aby ani jeden szczur prześlizgnął mi się między palcami. Renę poczuł, jak pocą mu się plecy. Wasza wysokość, ja. Roland machnął ręką, żeby mu przerwać. Nie martw się, nie wyładowuję swojej złości na niewinnych ludziach, a potomstwo rodziny usiów zostanie oszczędzone. Właściwie to mam do ciebie pytanie. Jak kwesę zginął w buncie, więc czy chcesz odziedziczyć trzeć tytuł hrabiego i służyć mi? Tak jak Ful. Na to pytanie była tylko jedna odpowiedź. René medo bez wahania uklęknął, co jest typowym rycerskim gestem, i przyrzekł wiernie służyć księciu. Ku swemu zdziwieniu, składając przysięgę, czuł się całkiem spokojnie. Właściwie nigdy nie nienawidził księcia, który odebrał mu życie. Na polu bitwy każdemu może się zdarzyć wszystko. Co więcej, to nie książę, ale książę Rani i pięć pozostałych rodzin rozpoczęli wojnę. Po wojnie książę nie traktował surowo pokonanej szlachty, a także wymieniał jeńców na okup, co było praktyką szlachecką. Gdyby ojciec nie zginął na polu bitwy, prawdopodobnie mógłby wrócić na nasze terytorium cały i zdrowy, tak jak zrobił to hrabia Wiciokrzew. Renę został wyszkolony na rycerza i głęboko w sercu trzymał wartości rycerskie. Bitwa jest wiarygodna, o ile jest sprawiedliwa, a to, co zrobił Jakub, było nie tylko niesprawiedliwe, ale także nie miało żadnego celu poza zaostrzeniem wrogości. Dla dobra Aurelii i wszystkich innych niewinnych członków swojej rodziny musi przyjąć ofertę jego wysokości. Bez opieki rodziny Łosiów ludzie nie mogliby już nigdy prowadzić stabilnego życia. Po złożeniu przysięgi książę uśmiechnął się i skinął głową. W ciągu najbliższych dni ty i twoja siostra będziecie mogli zamieszkać w zamku. Petrow zorganizuje dla ciebie pokoje. Jest jeszcze kilku członków innych rodzin, które uciekły i walczą na przedmieściach, więc lepiej będzie, jeśli zaczekasz, aż bunt ucichnie, zanim wrócisz na swoje terytorium. Tak, wasza wysokość. Gdy Renę opuścił gabinet, Petrow podążył za nim Patrząc na swojego wymizolowanego przyjaciela, Renę odczuwał całą gamę emocji. Przykro mi, to nie twoja wina. Pietrow poklepał go po ramieniu. Nie martw się o to. W jakiś sposób Renę czuł, że jego przyjaciel jest zupełnie inny. W oczach Petrowa dostrzegł wyraz, jakiego nigdy wcześniej nie widział subtelną stanowczości spokój mocny jak stal wielokrotnie hartowana ogniem. Renę zdał sobie sprawę, że jego przyjaciel jest na dobrej drodze do zostania prawdziwym liderem. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 452. Zjednoczenie tłumacz, trans redaktor, zbuntowana szlachta była bezsilna wobec jeden. Armii w każdej konfrontacji wystarczyła jedna seria strzałów, aby wyłonić zwycięzcę Pierwsza armia nie musiała nawet zmieniać nabojów, gdy wrogowie rozproszyli się i uciekli z ogonami podkulonymi do nóg Co więcej, wrogowie zwykle nawet nie podejmowali walki, a jeden Armia musiała ich jedynie ścigać i pojmać Żelazny topór przemierzał jedno terytorium dziennie i szybko podbijał regiony rządzone przez rodziny łosi, wilków i dzikich róż Kiedy jednak wojska dotarły na terytorium liścia klonowego, zaczęły zwalniać Napotkali nieoczekiwane problemy Cholera, to nie różni się od twierdzy Brian patrzył na majaczący zamek hrabiego i splunął ze złością. Jest chroniona fosą. Czy ktoś został ranny w poprzedniej rundzie ataków? Zapytał chłodno żelazny topór. Dwóch pechowców zostało rannych: jeden w ramię, a drugi w plecy podczas wycofywania się, ale nie wydaje się to poważne, powiedział Brian, marszcząc brwi. Żołnierze byli w bardzo niekorzystnej sytuacji, ponieważ strzelali w górę z ziemi, więc nawet gdyby wrogowie mieli tylko łuki i bełty, nadal mogliby z nami walczyć. Żelazny topór powiedział, że Brian ma rację. Nikt nie spodziewał się, że hrabia rodziny Maple wzbuduje zbuduje zamek na wzór wieży wspartej na górach i klifach. Strumieniem z pasma górnie przyjezdnych prowadzono do szerokiego na pięć metrów rowu, który tworzył otaczającą zamek niewielką fosę. Ponieważ woda stale płynęła, choć znajdowały się tam bloki pływającego lodu i śniegu, fosa nie była zamarznięta na stałe. Brama była jedynym wyjściem na wieżę, dlatego aby do niej dotrzeć, trzeba było przejść przez most, gdzie siły wroga były najbardziej skoncentrowane. Wokół zamku hrabiego nie było żadnych kryjówek, jedynie równiny śniegu, więc stanie na wzniesieniu rekompensowało nieprzyjaciołom niekorzyść polegającą na używaniu bełtu w skusze Po dwóch rundach ataków sądujących jeden, armia zestrzeliła tylko trzy lub cztery osoby i sama poniosła wiele ofiar Szkoda, że nie zebraliśmy ze sobą armat powiedział z goryczą Brian Gdybyśmy wystrzelili kilka kul armatnich w ich bramę, poddaliby się im w mgnieniu oka Szkoda, że żołnierze nie mogą ich tu sprowadzić, bo jest za daleko od twierdzy, a śnieg jest za głęboki Żelazny topór spojrzał w niebo Zakończymy to i zorganizujmy dla żołnierzy rozbicie obozu. Terytorium rodziny Maple Leav znajdowało się na północny zachód od twierdzy Longsong, obok nieprzekraczalnego pasma górskiego i leżało na granicy regionu zachodniego. Samo przejście zajmowało prawie cały dzień, a nieodśnieżony śnieg na ścieżkach uniemożliwiał transport 12 funtowej artylerii polowej. Według doniesień rodzina Maple Leav ledwo przyczyniła się do buntu, a nawet sam hrabia nie był w nim udziału. Oznaczało to, że ich zasoby i moc były nienaruszone i przechowywane w tej strzeżonej wieży, co bardzo utrudniało walkę bez broni oblężniczej. Wieczorem w namiotach obozowych rozpalane ogniska, co powinniśmy zrobić jutro? zapytał Brian, wrzucając drewno do paleniska. Rozkazać żołnierzom biec pod deszczem strzał. Dopóki uda nam się przebić przez te cholerne stalowe drzwi, to koniec. Ale jeden. Armia straciłaby także dziesiątki żołnierzy. Żelazny topór potrząsnął głową i nie odpowiedział. Gdyby nadal przebywał w mieście żelaznego piasku, chętnie poświęciłby setki żołnierzy, aby ukończyć swoją misję, bez poczucia żalu. Jednakże po przybyciu do regionu zachodniego poczuł się nieco opiekuńczy w stosunku do żołnierzy, których postępy obserwował i w których jego wysokość Roland włożył tyle wysiłku. Po dłuższej chwili westchnął. Wykorzystajmy czarownicę. Brian był zszokowany. Czarownicę? Żelazny topór też nie chciał tego zrobić. Przypomniał sobie, jak książę powiedział mu kiedyś, że porządna armia powinna zawsze być w stanie samodzielnie wykonać swoją misję. Nie było to jednak w tej chwili istotne. Aby w ciągu tygodnia osiągnąć swój cel, jakim było zjednoczenie regionu zachodniego i zminimalizowanie ofiar, był skłonny porzucić swoją dumę. Jego wysokość powiedział także, że dobry generał odpowiada za życie swoich żołnierzy. Wyślij posłańca i powiedz księciu, że mamy kłopoty i potrzebujemy pomocy panny Maggie. On zamówił Następnego ranka magie wichnik przybył do obozu. Co się stało? Co? Co? Żelazny topór zakaszlał i wyjaśnił swój dylemat. Wrogowie są skupieni głównie na szczycie wieży, więc karabiny mogą zadać im niewielkie obrażenia. Wejście blokują także instalowe drzwi, więc jeden. Armia nie może podejść wystarczająco blisko, aby umieścić materiały wybuchowe. Możemy tylko na tobie polegać, jeśli chodzi o otwarcie bram. Mamy to powiedziała dziewczynka, klepiąc się po klatce piersiowej. Rzucanie materiałów wybuchowych było dla nich znanym zadaniem i nawet przeszli szkoleni w jeden armii w małym miasteczku. Żelazny Topór skinął głową i natychmiast przygotował żołnierzy do ostatniego ataku, nawet jeśli materiały wybuchowe nie odniosłyby oczekiwanego efektu, przynajmniej przestraszyłyby wrogów i dały sobie im wystarczająco dużo czasu na przebicie się przez stalowe drzwi. Czy ty też walczysz? Brian patrzył z zdziwieniem, jak Żelazny Topór przypina mu karabin do pleców i wpycha za pasek kilka nabojów. Zamiast mówić oskarżaj mnie, powiedz oskarżaj mnie. Żelazny Topór uśmiechnął się. Jego wysokość zawsze to powtarzał, kiedy obaj mężczyźni poprowadzili swoich żołnierzy do pozycji ataku, na niebie pojawiła się postać magie. Przekształciła się w gigantyczną bestię i ruszyła w stronę wieży, chwytając pazurami torbę z nowymi materiałami wybuchowymi. Wszyscy byli świadkami tej oszałamiającej sceny i pierwsza armia wybuchła wiwatami, podczas gdy strona na szczycie wieży pogrążyła się w chaosie. Najemnicy i strażnicy rodziny klonów odwrócili kurz i zaczęli bezskutecznie strzelać do bestii. Tymczasem magogień skończyła zbierać siłę, mocno zetrzepotała skrzydłami, szybko wzniosła się w powietrze i wypuściła torbę. Worek z materiałami wybuchowymi wystrzelił w stronę szczytu wieży jak kula armatnia. Żelazny topór poczuł, że otoczenie ucichło, a potem zobaczył leżącą kulę ognia wznoszącą się ze szczytu wieży. Nagle ziemia zaczęła się trząść. Cały świat zdawał się drżeć, a przez śnieg wystrzeliwały ogromne słupy dymu. Fala upału uderzyła go w twarz, zmuszając do cofnięcia się o kilka kroków, gdy dzwoniło mu w uszach. To jest, moc Boża. Żelazny topór nie mógł powstrzymać się od przypomnienia sobie pierwszego razu, kiedy był świadkiem testu prochowego jego wysokości, ale tym razem eksplozja była znacznie potężniejsza. Nawet stojąc prawie 100 metrów dalej, czuł palące ciepło ognistej kuli jeśli chodzi o wrogów znajdujących się blisko kary bożej na szczycie wieży, ich los był łatwy do wyobrażenia. Cicho pomodlił się do trzech bogów, podniósł wysoko karabin i krzyknął, za jego wysokość książę 1. Armii, szarżuj! Za jego wysokość! Żołnierze powtórzyli jego słowa i tłumnie ruszyli do zamku hrabiego. Tym razem, nikt nie odważył się ich powstrzymać. Kiedy żelazny topór powrócił do twierdzy Longsong, była już szósta noc. Cały region zachodni znalazł się wreszcie pod kontrolą Rolanda. Uwolnij tę wiedźmę! Rozdział 453, Radzenie sobie z następstwami, tłumacz, transredaktor. Transmiuro zamkowe twierdzy było znacznie bardziej przystronne niż biuro w małym miasteczku. Wysokie półki na książki ze złoconymi krawędziami stały wzdłuż ścian po jego lewej i prawej stronie i był wypełniony wszelkiego rodzaju książkami. Na półkach z książkami znajdował się każdy temat, o jakim tylko mógł marzyć, od eposów po notatki z podróży. Aby dotrzeć do książek znajdujących się na wyższych poziomach, obok półek z książkami umieszczono drewnianą drabinę, ułatwiającą dostęp. Prawdopodobnie ze względów bezpieczeństwa, jedyne okno w biurze, sięgające do pasa, zostało wyposażone od zewnątrz w metalową balustradę. Kiedy do pokoju wpadało światło dzienne, wyraźnie widział smugę promieni słonecznych padającą na stary futrzany dywanik, jednocześnie czując się wyobcowany, jakby stał przeciw świata. Annie na pewno spodobałoby się to miejsce, Roland nie mógł powstrzymać się od myśli. Jednak według niego jasno oświetlony urząd miasta z dużymi oknami bardziej odpowiadał jego gustowi. Mimo, że był mały, był wygodny. Jeśli chodzi o słowika, po jej zwyczaju spania przy kominku poznał, że wcale jej się tu nie spodoba. Nagle ktoś zapukał do jego drzwi. Wejdź! Roland odłożył na półkę z książkami tajną historię regionu zachodniego, którą trzymał, wasza wysokość. Petrov hul wszedł do biura i położył plik papierów na biurku. Skończyłem zbieranie danych, o które prosiłeś? Roland wrócił do swojego biurka i uważnie przeczytał listy arystokratów. Czy to wszyscy szlachcice, którzy pozostali w regionie zachodnim? Tak, Petrov wyjaśnił. Dzieli się ich na dwie główne kategorie: winnych i niewinnych. Następnie uszeregowałem je według nazwisk. Winnych są 64 osoby, a 137 nie zgodziło się na bunt lub nie wiedziało o buncie. Niewinni ludzie to przeważnie wolni rycerze, rycerze i szlachta niższego szczebla. Roland przewrócił pierwszą stronę i zobaczył na górze nazwisko Romana Sandiego, rodziny hrabia w Leaf. Według raportu Żelaznego Topora, ten wielki szlachcic po zajęciu zamku ukrył się w beczce powinien w swojej piwnicy, a gdy znalazła go jeden, armia, ze strachu pobrudził sobie spodnie. Był także szlachcicem o najwyższej randze wśród pojmanych w wojnie zjednoczeniowej. Następna była cała strona przedstawiająca szlachtań z rodziny Maple, która obejmowała dwóch synów, innych krewnych i rycerzy. Roland szybko skończył czytać listę i poczuł się bardzo usatysfakcjonowany. Dobra robota. Sześć rodzin z regionu zachodniego dosłownie przeszło do historii Leon Ren, Maple Leaf, Wolf i Wiltrosen zostały całkowicie zmiażdżone i choć łoś nadal pozostały, nie był już feudalną szlachtą. Teraz cała władza w regionie zachodnim należała do Rolanda. Wasza wysokość. Petrov zawahał się przez chwilę, po czym zapytał, Sir Żelazny to osoby z tej listy. Czy może być jakiś zły osąd? Roland nie mógł powstrzymać chichotu. To bardzo utalentowany przysłuchujący, nie stosował tortur w celu wymuszenia zeznań, dlatego uważam, że jego ostateczny wyrok jest godny zaufania. Tymczasem jego przysłuchanie było jedynie kwestią formalności. Gdy wszyscy szlachcicie zostali zamknięci w więzieniu, Nick Htingale dwukrotnie sprawdził każdego z nich wystarczyło jej kilka prostych pytań, aby ustalić, czy brali udział w buncie. Z tego też powodu Roland czuł się pewniej, zwracając się do szlachcica z ciężką ręką. Z pomocą Nick Htingale mógł mieć pewność, że nie pominą żadnych winnych ani nie winnych. niewinnych. Nie musiał się martwić o przelanie niewinnej krwi ani uniewinnienie prawdziwych winowajców. Więc, co planujesz zrobić z winną szlachtą? Dlaczego pytasz? Roland podniósł głowę i spojrzał na Pietrowa. Czy niektórzy z tych mężczyzn są twoimi przyjaciółmi? Nie, wasza wysokość. Potrząsnął głową. Po prostu myślę, że powieszenie ich wszystkich mogłoby zaszkodzić twoim przyszłym rządom. Tydzień temu mówiłeś o zasadzie oko za oko. Książę uniósł zaciekawione brwi. Teraz chcesz ich oszczędzić? Chcę, żeby wszyscy ci ludzie poszli do piekła, ale nawet gdybym sam ich wszystkich udusił, nic by to nie zmieniło. Może to nawet spowodować, że pozostali arystokraci znienawidzą rodzinę Wiciokrzewów Poza tym, jeśli wszyscy dowiedzą się, że dokonałeś egzekucji na szlachcie, inne miasta mogą oprzeć się twoim rządom Usłyszawszy to, Roland był dość zaskoczony Taka była logika doświadczonego polityka, który odłożył na bok osobiste emocje, rozważając za i przeciw Wygląda na to, że ta bitwa nie wzbudziła w nim nienawiści do walki, ale wręcz pomogła mu stać się dojrzałym Nie zaszkodzi powiedzieć ci to wcześniej Wstał i podszedł do okna Mam zamiar ogłosić wszystko w tej sprawie ludziom i przeprowadzić otwarty proces dla wszystkich rebeliantów na placu, w tym szlachty, strażników, gierków i najemników, a także łajdacy mający krew ludu na rękach. Wszyscy zostaną powieszeni, osoby winne wykonania ich rozkazów zostaną pozbawione tytułów i wysłane do kopalni North W ten sposób powieszonych zostanie tylko pięciu lub sześciu szlachciców. Hrabia Rodłosi i wicehrabia Rodu Wilków zginęli w bitwach, więc ci, którzy przeżyli, zamienią swoje tytuły na życie. Nie sądzę, żeby ktokolwiek uznał to za zbyt surową karę. Kiedy wiadomość się rozniesie, w końcu bunt przeciwko królowi jest karą śmierci. Pietro odetchnął z ulgą. Wasza wysokość jest miłosierna. Kiedy najstarszy synowiczok Okrzewów odszedł, Roland poczuł nieznane uczucie satysfakcji. Ta operacja oczyściła go ze wszystkich przeszkód w regionie zachodnim, dzięki czemu mógł z łatwością stanowić prawa i rozprowadzać rozkazy po całym tym rozległym kraju. Co ważniejsze, zyskał poparcie wielu ludzi i szlachty po usunięciu rebeliantów pozostali jedynie zwolennicy. Dotyczyło to zwłaszcza szlachty po utracie władzy feudalnej i ustawodawczej, jeśli chciała nadal prowadzić wygodne życie, musiała całym sercem podążać za jego polityką i oszerzyć. Ponieważ szlachta dysponowała większymi zasobami niż cywile, nie trzeba było długo się zastanawiać, aby dowiedzieć się, jak na nich zarobić. Gdy zaczną osiągać niewielkie zyski, nie będą już chcieli wracać do dawnego życia w końcu ci arystokraci niskiego szczebla, nigdy wiele nie zyskali na swoich terytoriach, a czasem nawet popadali w długi, jeśli im się nie udało, im dobrze. Wkrótce zdali sobie sprawę, że dopóki będą przestrzegać zasad, będą prowadzić niewyobrażalnie wygodne życie. Nie było wątpliwości, że zrobił duży krok w kierunku swojego planu budowy miasta. Roland parę perwodną z okna i spojrzał na miasto spowite śniegiem skoro wciąż musiał pozostać w twierdzy Longsong, aby zająć się sprawami rządowymi, równie dobrze mógł wyremontować to biuro według własnych upodobań. Na przykład, zacząłby od francuskich okien. Uwolnij tę wiedźmy. Rozdział 454, Emerytury i kary tłumacz, redaktor, Trans. Roland wygłosił przemówienie w teatrze Longsong Stronghold trzy dni później. Aby zareklamować przemówienie, poprosił Petrowa, aby wcześniej opowiedział całemu miastu szczegóły punktu, a także poinstruował magię, aby sprowadziła echo z bordartown. Publiczności było mniej, niż się spodziewał. Choć była już wiosna, niekończący się śnieg nie pozwalał ludziom wychodzić na dwór. Na szczęście, kierując się obietnicą księcia, że żołnierze pobici w akcji otrzymają godne odszkodowanie, na teatr przybyli wszyscy członkowie dwa armii wraz z rodzinami. Zdobycie zaufania pozostałych poddanych Rolandowi zajęłoby trochę czasu, ale Roland wierzył, że najlepszym marketingiem jest poczta kantuflowa. Kiedy ziarno zostało zasiane, rozprzestrzeniło swoje korzenie na większą liczbę ludzi. To był powód, dla którego nalegał, aby armia składała się ze zwykłych ludzi. Byli ostrzy jak miecze, nie do zdobycia jak fortece i stanowili doskonałe wzorce do naśladowania dla rozgłosu. Dzień dobry, moi poddani. Jestem władcą regionu zachodniego, Rolandem Wimbledonu. Wierzę, że większość z was słyszała już moje nie. Roland popatrzył na publiczność i kontynuował. Przede wszystkim chciałbym wyrazić mój najgłębszy smutek i żar z powodu tych, którzy zostali ranni lub stracili życie w buncie. To był spisek uknuty w King's City. Aby zakłócić spokój w zachodnim regionie, Tymoteusz wielokrotnie próbował wypowiedzieć nam wojnę. Niestety, cztery rodziny z regionu zachodniego nie stanęły po stronie ludzi, lecz zamiast tego pomogły niegodziwemu trwalić niegodziwe czyny, powodując w ten sposób tę tragedię. Książę nie zagłębiał się w szczegół buntu. W porównaniu z formalną przymową, ludzie zwykle bardziej interesowali się plotkami krążącymi w tawernach. Dlatego też po krótkim wstępie przeszedł do bardziej popularnego tematu odszkodowań. W czasie buntu w akcji zginęło 56 ze 112 żołnierzy 2. Armii. Ponadto rebelianci splądrowali i spalili domy, co doprowadziło do śmierci 48 cywilów i obrócenia w popiół 12 posiadłości, mówił cicho Roland. Niniejszym przepraszam podmioty, stwierdził Long Song. Jako władca terytorium nie dopełniłem swoich obowiązków. Słowa księcia poruszyły publiczność, która najwyraźniej nigdy nie słyszała, aby członek rodziny królewskiej przepraszał ludność cywilną. Wielu z nich było zszokowanych i zaskoczonych, ale Roland uważał, że taką postawę powinien mieć lord. Nie był tak nieprzenikniony arogancki jak inni arystokraci, którzy zawsze traktowali cywilów z pogardą i protekcjonalnością. Historia nauczyła go, że władca nie zostanie naprawdę zaakceptowany przez swój lud, jeśli nie będzie postrzegał go jako równego sobie. Obiecuję, że ci ludzie nie zginą na darmo. Żołnierze polegli w bitwie nie tylko otrzymają godny pochówek, ale ich rodziny otrzymają także emeryturę w wysokości 5 złotych członków rodziny królewskiej. Ponadto mogą co miesiąc w przyszłości ubiegać się o żywności węgiel drzewny z Urzędu Miejskiego w ramach dodatkowego wynagrodzenia. Ten plan emerytalny jest dokładnie taki sam jak plan 1. Armii zapewniam was, że poddani, którzy od dzisiaj wstąpią do 2. Armii również otrzymają takie samo wynagrodzenie. Niewiele osób kibicowało obietnicy księcia. Najwyraźniej większość z nich była sceptyczna wobec rzekomego planu emerytalnego Rolanda. Korupcja i przekupstwo wśród urzędników były na tej ziemi rzeczą normalną, dlatego nawet zimowe racje żywnościowe czasami mieszano z piaskiem i liśćmi. Jak mogli uwierzyć, że otrzymają złote godłe królewskie? Niemniej jednak Roland myślał już o rozwiązaniu maksymalizującym efekty swojej reklamy. Klasny w dłonie, a na scenie ze skarbcem podeszło dwóch żołnierzy jeden. Armii, a za nimi Pietrof i Żelazny Topór. Mam listę żołnierzy, którzy poświęcili się w bitwie tutaj. Teraz gubernator twierdzi, że Song Petrow osobiście rozdać jej emerytury. Kiedy żołnierze rzucili na stół błyszczące złote monety królewskie, publiczność w końcu stała się nieco bardziej entuzjastyczna. Ejat z pierwszego batalionu strzeleckiego drugiej Armii. Kapitan z pierwszego batalionu broni drugiej Armii. Wielokropek. Podczas gdy żelazny topór powoli odczytywał nazwiska z listy, członkowie rodzin żołnierzy jeden po drugim wchodzili na scenę i z podekscytowaniem przyjmowali złote królewskie medale, kłaniając się i klękając z wdzięczności. Przez pewien czas w teatrze panował taki chaos, że Roland poczuł, jak niktala kładzie mu ręce natali. Na szczęście nie doszło do żadnych wypadków. Kiedy wszyscy otrzymali emerytury, było już prawie południe. Roland machnął ręką, żeby uciszyć szemrzącą publiczność. Ci, którzy stracili domy w czasie wojny, również otrzymają schronienie i żywność. Jedzenie będzie wam dostarczane przez przydzielony personel aż do zakończenia miesięcy demonów. To wasza wysokość, a co po miesiącach demonów? Zapytał ktoś głośno. Oczywiście Inkwirer został stworzony przez echo. Do tego czasu ratusz utworzy dużą liczbę miejsc pracy z konkurencyjnymi wynagrodzeniami i świadczeniami. Dopóki jesteś gotowy ciężko pracować, nie musisz martwić się o jedzenie. Roland podniósł prawą rękę i oznajmił region zachodni nie zapomni tych, którzy przyczynili się do tego, ja też nie. Tym razem jego przemówienie spotkało się z ciepłym przyjęciem, a publiczność w odpowiedzi uniosła prawe ręce, podczas gdy poddani wiwatowali podczas przemówienia, Roland poinstruował swoich ludzi, aby rozdali owsiankę, co podniosło humor do szczytu. Po południu w teatrze zebrało się znacznie więcej osób. Ponieważ wszystkie miejsca były zajęte, wiele osób kucnęło na korytarzu, najwyraźniej czekając na proces. Wygląda na to, że wszyscy uwielbiają, gdy więzień jest ścigany, zarówno w świecie, w którym żyłem, jak i w świecie obecnym. Roland poprosił żelaznego topora i pietrował o przeprowadzenie egzekucji, podczas gdy on sam siedział w loże na drugim piętrze teatru jako jeden z widzów. Wyrok zapadł już dużo wcześniej. Więźniów wprowadzono na scenę i ustawiono na kolanach przed widzami, za nimi uroczyście stanęli uzbrojeni żołnierze. Żelazny topór odczytał hrabiów, a Pietrow werdykty. Po czym żołnierze eskortowali ich na miejsca egzekucji, na plac twierdze. Na widok więźniów część rodzin ofiar podeszła do nich, aby się z nimi kłócić. Dopóki walka nie zagrażała życiu, i armia po prostu stała z boku. Nikt nie zlitował się nad tymi łajdakami, którzy powinni byli znać późniejsze konsekwencje w chwili, gdy dopuścili się morderstwa i grabieży. Ostatecznie na śmierć skazano 132 więźniów, z czego 6 było wielką szlachtą, resztę stanowili najemnicy, strażnicy i służba. Metody wykonania były różne. Ponieważ liczba szubienic była ograniczona, przywilej wieszania mieli tylko szlachcice, pozostałych zaś rozstrzeliwano. Był to także pierwszy raz, kiedy do egzekucji użyto broni palnej. Pozostałych 900 osób, które brały udział w buncie, ale nie popełniły morderstwa, zostało uwięzionych w oczekiwaniu na wysłanie partiami do kopalni North Slope. Teraz Roland wyeliminował wszystkich szlachciców, którzy kwestionowali jego władzę w regionie zachodnim. Następnego dnia wezwał niewinną szlachtę do sali zamkowej. Ponieważ był to dopiero początek porządków, miał jeszcze mnóstwo pracy do wykonania, zanim mógł naprawdę rządzić tym regionem. Najważniejszym krokiem było ustalenie nowego porządku. Uwolnij tę wiedźmy. Rozdział 455, drugi etap budowy miasta tłumacz. Transny redaktor, trans Roland zorganizował ucztę dla szlachty, aby uspokoić ich umysły. Na środku sali stał długi stół nakryty białym obrusem, a na nim mnóstwo różnorodnych przysmaków, wyśmienitych win i pięknie ułożonych kwiatów. Szlachcice siedzieli po obu stronach stołu naprzeciw siebie. Po wypiciu kilku kieliszków czerwonego wina wszyscy czuli się bardziej komfortowo i mniej stresująco. Biorąc pod uwagę, że i Łosie był zwolennikami Rolanda, i że wszyscy wielcy szlachcicie zostali zmiażdżeni, było mało prawdopodobne, aby ci drobni arystokraci zaintonowali o tej porze niezgodną melodię. Wręcz przeciwnie, dobrowolnie ujawnili, że w trakcie rozmowy zamierzają stanąć po stronie Rolanda. W takich okolicznościach Roland wiedział, że nadszedł czas, aby porozmawiać o swojej nowej polityce. Gdy wszyscy zostali nakarmieni, rozdał każdemu szlachcicowi przygotowaną wcześniej broszurę. Była to grafika marketingowa, którą starannie zaprojektował i zredagował, wasza wysokość, co to jest. Tak jak się spodziewał, szlachta wkrótce zapytała z zdziwieniem, dlaczego rysunki w tej książce są tak realistyczne? Tak, wyglądają bardzo realistycznie. To nie wygląda jak obraz. Żadna farba nie jest w stanie oddać tak delikatnych kolorów. Była to niewątpliwie szlachta z wielkiego miasta, która umiała właściwie docenić dzieła sztuki. Roland klasnął w dłonie i odpowiedział z uśmiechem, rzeczywiście został zilustrowany przez malarza. Jedyna różnica polega na tym, że jest wiedźmą, a farby, których użyła, odzwierciedlają jej wszechobecną magiczną moc. Wszyscy arystokraci byli zaskoczeni tymi słowami i nie byli pewni, czy powinni odłożyć broszurę, czy nie. Kościół lokalny stracił władzę. Czym się martwisz? Książę powiedział, unosząc brwi, czarownica nie różnią się od nas. Sam to wielokrotnie potwierdzałem. Uchm. uhm. U Pietro w sprawieniu się zakrztusił. Wasza Wysokość ma rację. Oczywiście Wasza Wysokość ma rację. Haha. -ha. Wtrącili się pozostali szlachcice, udając, że wywołali śmiech. Uum. Wygląda na to, że właśnie powiedziałem coś, co zawiera niezamierzone znaczenie. Roland przybrał obojętną minę i w trakcie myślenia zmienił temat. Odkąd ponad rok temu został księciem, zauważył, że jego zdolność do pozostawania niewzruszonym w obliczu zmian znacznie się poprawiła, a raczej stał się coraz bardziej odważny. Chodzi o historię, która się w nim kryje. Rysunki mają tylko uczynić go bardziej czytelnym i interesującym. Podczas gdy szlachta wciąż była pochłonięta tą historią, Aurelia, dziewczyna łosi, nagle podniosła głowę i zapytała, czy to jest historia rodziny szlachcica. Aurelio. Renę przypomniał jej, ściszając głos: Powinieneś zadzwonić do księcia wasza wysokość. Prawidłowy. Kiedyś był szlachcicem w regionie zachodnim. Roland Gestam dał znak, że wszystko w porządku, po czym kontynuował, niektórzy z was mogą go jeszcze pamiętać. Wasza wysokość. Znam go, odpowiedział jeden z rycerzy. Nazywa się Tigui Pina. Byliśmy sąsiadami, a jego terytorium sąsiadowało z moim. Ja też go kiedyś spotkałem, wspomina ktoś inny. Wtedy był tylko baronem. Jego ojciec był feudatorem Joa Kochla. Ale odkąd Lord Joa opuścił region zachodni, jego terytorium się zmniejszyło. Wicehrabia Tigui mieszka obecnie w Bordertown. Roland powiedział z uśmiechem, książka graficzna opisuje, jak się poznaliśmy. I co wydarzyło się później. Jak widać, jest to szlachcic żyjący w społeczeństwie regulowanym przez nowy system. Teraz jest zajęty ćwiczeniem zamka skałkowego. Spodziewam się, że zaraz po miesiącach demonów zabierze swoją córkę i strażników do mglistego lasu, aby się tam dobrze bawić podczas polowania. O ile wiem, odkąd sprzedał swoje terytorium na wschód od twierdzy i osiedlił się w mieście granicznym, nie tylko awansował na wyższy stopień, ale także jego majątek wzrósł kilkukrotnie. Strach zrodził się z nieznanego. To samo tyczy się zmian w systemie Ponieważ szlachta nie wiedziała, jakie skutki wywołają te wszystkie zmiany, brzydziła się wszystkim, co obce i nieznane. Aby zmniejszyć ich strach i opór, Roland wybrał Pine jako żywy przykład i poprosił soreje, aby naszkicowała jego życie w formie kreskówki. W porównaniu z tymi nudnymi biografiami, kreskówki najwyraźniej przedstawiały szczegóły historii w bardziej żywy sposób. Być może wiedziałeś, że planuje budowę miasta w regionie zachodnim. Prawdę mówiąc, myślałem o tym już od dłuższego czasu. Do tego czasu miasto graniczne, twierdza Longson i wąska kraina pomiędzy nimi zostaną połączone w jedno Roland, ktoś może zapytać, w jaki sposób można połączyć te dwa tak odległe od siebie miasta. Muszę powiedzieć, że zjednoczenie będzie ograniczać się wyłącznie do administracji. Innymi słowy, nowe miasto będzie rządzić się tymi samymi prawami i zasadami. Z tego też powodu odbieram szlachcie władzę feudalną i ustawodawczą. Wasza wysokość, ale nasze terytoria, ktoś zapytał, nadal będą twoje przerwał. Jak powiedziałem, nie stracisz niczego poza tymi dwoma rodzajami mocy. Sama natura feudalizmu polega na przyznawaniu ziem innym, którzy następnie staną się twoimi podwładnymi, a tym samym poszerzaniu twoich wpływów, prowadząc niższą szlachtę do obrony przed wrogami i walki o zyski dla ciebie. Za obronę miasta w nowym systemie odpowiadać będzie jednak profesjonalnie wyszkolona armia. Jeśli będziesz przestrzegać zasad, zyskasz znacznie więcej niż dotychczas. W końcu więcej skorzystasz na pokrojeniu większego ciasta, niż podzieleniu się małym. Podczas gdy szlachta milczała, Roland popijał herbatę, po czym kontynuował perswazję. Nigdy nie byłaś w Border Town, więc to zupełnie normalne, że nie wiesz, ile tak naprawdę możesz zyskać. W rzeczywistości dochody miasta za drugą połowę roku sięgały 30 tysięcy złotych królewskich. Mogłoby być ich o 10 tysięcy więcej, gdyby miesiące demonów nie nadeszły tak szybko. Cała szlachta wstrzymała oddech. 30. 30 tysięcy? Roland już dawno temu dowiedział się od Petrowa o rocznej sytuacji finansowej twierdze. Roczny dochód ratusza nie przekraczał 30 tysięcy, a drobna szlachta zarabiała oczywiście znacznie mniej. 100 złotych członków rodziny królewskiej byłoby dla nich fortuną. Ponieważ w przyszłości będziesz administratorem wszelkiego rodzaju transakcji, z pewnością będziesz dobrze opłacany. Roland mówił dalej, wracając do kwestii konsolidacji poza ujednoliceniem administracji oba miasta będą także bliżej siebie geograficznie. Na przykład podróż z Border -town do Long Song Stronghold zajmuje mi teraz jeden dzień. Po zakończeniu budowy Kingdom Main Street pokonanie tego dystansu zajmie mniej niż jeden dzień, a pół dnia konno lub na rowerze, nie wspominając o innych szybszych środkach transportu. Co to jest rower? Zapytała zaciekawiona Aurelia. Ręcznie sterowany przyrząd do jazdy konnej, który szybko porusza się po płaskiej powierzchni. Książę zamyślił się, założę się, że za pięć lat, nie, za trzy lata będziemy mogli pracować w bordertowym pośniadaniu w twierdze, ponieważ Kingdom Main Street biegła prosto między twierdzą a miastem granicznym, odległość została skrócona do zaledwie 60 kilometrów, umożliwiając ludziom podróż tramwajem lub samochodem w ciągu pół godziny. Niemniej jednak większość szlachty nie przejmowała się transportem. Rycerz podający się za sąsiada i Pinin zapytał ostrożnie, czy wasza wysokość, czy przez to, co właśnie powiedziałeś, miałeś na myśli, że chcesz, żebyśmy zarządzali twierdzą? Tak i nie. Roland wzruszył ramionami. Tak jak mówiłem, konsolidacja obu miast ograniczy się jedynie do administracji. Twierdza stanie się dzielnicą miasta, administrowaną bezpośrednio przez Urząd Miasta. Jednak uwzględnienie dojazdu do pracy w dalszym ciągu wydaje się dość nierealne, na razie utworzę dodatkowy ratusz w dzielnicy Longsong. Będzie działać w taki sam sposób jak Border Town, z wieloma dodatkowymi wydziałami. Będziesz pracować w drugorzędnych działach zajmujących się sprawami lokalnymi. Wtórny. Działy. Powtórzyła szlachta, wyglądając na oszołomioną. Zarządzanie miastem nie jest proste. Chociaż dobrze ci płacą, nie będzie łatwo wykonać swoją część powiedział bez ogródek Roland. Dlatego chcę, żebyś pojechał ze mną do Border Town, kiedy przywróćmy tu porządek. Chcę, żebyście na własne oczy zobaczyli, jak powinien wyglądać dobrze funkcjonujący urząd miasta. Jeśli chodzi o zarządzanie miastem, musisz się wiele nauczyć. Uwolnij tę wiedźmę rozdział 456, różnice tłumacz, transredaktor, redaktor, transm po wyjaśnieniu planu integracji administracyjnej Roland podniósł filiżankę i upił kilka powolnych łyków, czekając, aż wszyscy przetworzą informacje. Do codziennego patrolowania terenu potrzebował wielu ludzi. W czasach, zanim ogólny wskaźnik umiejętności czytania i pisania poprawił się, musiał polegać na szlachcie. Większość z nich miała wykształcenie podstawowe i doświadczenia w zarządzaniu. Jeśli był szlachcic, który wyróżniał się na tle innych, awansował go i powierzył mu władzę nad miastem lub terytorium w swoim imieniu. Gdyby nadal żył w swoim poprzednim świecie, stanowisko to nazywano by gubernatorem lub burmistrzem. Kilka minut później Roland poruszył następny temat. Nadszedł czas, aby rozprawić się z przestępczością. W jego pomyśle o nowym porządku organizacja Blackstreet nie była potrzebna. Wszyscy w mieście mogli znaleźć pracę i nie musieli rabować, więc nie było popytu na kradzione dobra. Prawdopodobnie nie udałoby mu się tego osiągnąć w wysoko rozwiniętym, nowoczesnym mieście, liczącym kilkanaście milionów mieszkańców. Nadmierne nasycenie rynkiem stanowisk pracy za płacę minimalną spowodowałoby wysoką stopę bezrobocia. Na szczęście ludność regionu zachodniego, łącznie z twierdzą i całym obszarem podmiejskim, liczyła nie więcej niż 60 do 70 tysięcy osób. Ponieważ główna inwestycja jeszcze się nie rozpoczęła, mieszkańcy miasta mogli znaleźć pracę, jeśli tylko chcieli. Jak dużo wiesz o szczurach? Masz na myśli. Szczury z czarnej ulicy? Rene Medden zakaszlała. Robiłem już z nimi interesy. Jakiego rodzaju interesy z nimi zrobiłeś? Zapytał z zainteresowaniem Roland. Um. Rene przełknął ciężko, trochę zawstydzony. Byłem przywódcą szalejącego ognia i walczyłem z kilkoma gangami szczurów o terytorium. Bahaha. Kilka osób wybuchło śmiechem. Roland był zdumiony. Nigdy nie spodziewał się, że drugi syn hrabiego miał do czynienia ze szczurami. Poza tym szalejący ogień. To była taka nijaka nazwa. Zaczął wątpić w zasadność uznania Renę za syna hrabiego Medde. Wasza wysokość, prawda jest taka zaczął wyjaśniać Petro kilka lat temu w porcie szalały siły Blackstreet Forces. Niemal codziennie ginęli zarówno cywile, jak i zagraniczni biznesmeni, a patrole przymykały oczy na tę sprawę. I nie mógł już tego znieść, więc sprowadził własnych strażników i grupę ludzi z obozu dla uchodźców i wspólnie wypędzili szczury z doku. W tamtym czasie codziennie do mnie pisał, informując mnie na bieżąco o postępie operacji. W tym czasie byłem daleko, w królewskim mieście. W liście napisał mi, że to wojna dorównująca tej przeciwko demonicznym bestiom, więc myślę, Pietrow, wystarczy. Rena przerwała zawstydzona. Byłem znudzony i chciałem po prostu zająć się czymś w tym czasie. Więc to był powód. To właśnie impulsywne, choć waleczne działania młodego szlachcica były demonstracją jego rycerskiej postawy. Roland wierzył, że drugi syn łosia, który w młodości uwielbiał walczyć, nie sprawiał mu większej przyjemności niż dowodzenie grupą zwolenników. Tak więc, chociaż szalejący ogień nie był w tym sensie prawdziwą armią, to, co stoczyli, było w rzeczywistości prawdziwą bitwą. A co teraz z tym gangiem? No, nie wiem. Renę podrapał się w tył głowy. Po tym, jak poszedłem bronić Hermesa i walczyć z prawdziwymi demonicznymi bestiami, zerwałem wszelki kontakt. Roland skinął głową. Właściwie mam zamiar wytępić wszystkie szczury w twierdzy, aby umożliwić wszystkim spokojne życie. Wasza wysokość, przykro mi to mówić Renę, zawahała się, zanim powiedziała, ale, to prawdopodobnie niemożliwe. Dlaczego? Zmarszczył brwi. Mam u swego boku pierwszą armię. Czy z jęczurami trudniej jest sobie poradzić niż z rycerzami? Nie o to mi chodzi. Remia zdawała się szukać odpowiednich słów, żeby to wyrazić. Są słabi, bojaźliwi i nie mają broni ani zbroi. Nie znają nawet żadnej taktyki operacyjnej, w zasadzie nie można ich porównać do rycerzy. Jeśli jednak dokonasz na nich egzekucji tak samo, jak na rebeliantach, to znaczy, rozstrzelasz ich tylko dlatego, że byli szczurami, obawiam się, że po sprzątaniu w twierdze nie pozostanie wielu cywilów. Masz na myśli, powiedział Roland. Szczury i cywile są ze sobą zmieszani, to jedno i to samo, wasza wysokość. Rena odpowiedziała z szacunkiem, poszczególnie złym roku, kiedy miesiące demonów są długie, wielu cywilów musi stać się szczurami, aby się utrzymać. Dlatego większość lordów przymyka oczy na istnienie black Street. Wewnętrzny konflikt jest najwyraźniej lepszy niż zamieszki zewnętrzne spowodowane głodem. Twarz Rolanda zachmurzyła się. Nigdy nie zastanawiał się, jak powstały szczury. A co z ich organizatorami? Kilka z tych osób to zwykli przestępcy, a niektórzy z nich są wspierani przez miejscową szlachtę, ale są też przystępcy z innych miast. Cóż, mam nadzieję, że nikt z was nie wspiera teraz żadnego szczura, stwierdził książę, rozglądając się po długim stole, z wyraźnym ponurym wyrazem twarzy. W odpowiedzi wszyscy arystokraci zwiesili głowy. Książę westchnął, to teraz nie ma znaczenia. Tak długo, jak będziesz pomagać w moim planie sprzątania, wybaczę ci przeszli występki. Po chwili spojrzał na Renę. Mam dla ciebie zadanie. Tak, wasza wysokość. W nadchodzącym miesiącu skupię się na rozprawieniu się z całą przystępczą działalnością w twierdze. Powinieneś współpracować z pierwszą armią, aby wyeliminować wszystkich przywódców gangów z czarnej ulicy i całkowicie rozbić wszystkie ich organizacje. Jeśli chodzi o konkretne metody, wyślę do ciebie kogoś z instrukcjami. Wasza wysokość, co z obywatelami, którzy są od nich zależni? Bez gangów zapewniających im pożywienie prawdopodobnie nie przeżyją miesięcy demonów. Rena martwiła się. Dodatkowo w tym roku miesiące demonów nadeszły wcześniej niż zwykle, więc może zależeć od nich jeszcze więcej osób niż w poprzednich latach. Pozwolę Petrowowi otworzyć stodoła i rozdawać żywność obywatelom do końca miesięcy demonów. Szlachta wokół stołu zaczęła protestować, wasza wysokość, to nie zadziała. Ten rodzaj wsparcia tylko pogorszy sytuację. Odtąd wszyscy w mieście staną się żebrakami. Cała szlachta odważyła się mu przeszkodzić. Roland uderzył pięścią w stół. Zdecydowałem i nie chcę już słyszeć waszych protestów. Roland wiedział, że szlachta myśli o ludziach jak najgorzej i uważa ich za leniwych, ignorantów, niekompetentnych i brudnych. Uważali, że obywatele są z natury bardzo chciwi i uważali ich za absolutnie beznadziejnych. Jednak Roland myślał inaczej i znał siłę ludu. Mogą wydawać się głupi, ale dzięki wskazówkom i wzorowi do naśladowania mogą zmienić zasady gry. Jeśli ludzie rzeczywiście byli tak bezużyteczni, jak myślała szlachta, jak byliby w stanie dalej zmieniać świat, tak naprawdę najlepszą inwestycją było ulepszanie ludzi. Nawet najmniejsza pozytywna zmiana przyniosłaby większy zysk, niż można by się spodziewać. Na koniec chcę, abyście jak najszybciej rozpowszechnili tę wiadomość. Roland spojrzał na Petrowa, masz w tym doświadczenie, więc chcę, żebyś nad tym popracował. Jeśli badani nie mogą odczytać wiadomości, poproś kogoś, aby im ją przeczytał. Tylko upewnij się, że pisemna wiadomość zawiera to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Wszystko, co omówiliśmy? zapytał Pietro z zdziwioną miną. Nawet informacje o planie oczyszczenia szczurów? Tak, dołącz to i informacje o otwarciu stodół w celu dystrybucji i żywności. Roland zerknął na arystokratów zgromadzonych przy stole, rzucając im wyzwanie. To są warunki, które tworzą dobrze funkcjonujący urząd miasta i są niezbędne, aby mógł prawidłowo funkcjonować. Publikuj zasady, odpowiadaj na pytania ludzi i przyjmuj opinie. To najlepszy sposób na wprowadzenie zmiany w polityce. Roland uważał, że trzeba najpierw uczyć szlachtę, a potem ujednolicić prawo poprzez konsolidację administracji, a także zwiększyć bezpieczeństwo publiczne, a jednocześnie prowadzić propagandę polityczną przed przywróceniem porządku. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 457, muzyka fantasy tłumacz, transn redaktor, transn nie musisz iść ze mną. Echo szła wzdłuż rzeki Redwater, śnieg skrzepiał pod jej butami. Tutaj miasto nie jest bezpieczne. To nie jest miasto graniczne. Żelazny topór szedł za nią, dzieląc ich dwa kroki. Jego wysokość kazał mi cię chronić, jeśli opuścisz zamek bez towarzyszących ci i innych czarownic Nie powinna mu mówić Dymem rotała, wdychając zimne powietrze Poza tym nie musisz już nazywać mnie panią W moim sercu zawsze będziesz głową klanu Oscha, moja pani drowsi Vermon. Kiedy wspomniał o oschy, Echo zamilkła Chociaż żelazny topór nie widział jej wyrazu twarzy, wyczuł, że Echo zasmuca się na wzmiankę o jej klanie Chciał ją pocieszyć, ale nie wiedział jaki co powiedzieć Więc po prostu trzymał gębę na kłódkę i cicho podążał za nią Odnoga rzeki Redwater, która wiła się przez pola za miastem, różniła się od tej, która wpadała do centrum miasta, a która była prawie linią prostą. Wały rzeczne po obu stronach były pokryte murami, ułożonymi w stosy, płaskie i schludne. Mniej więcej co 10 stopni znajdował się otwór ze schodami do rzeki, który umożliwiał ludziom czerpanie wody z rzeki. Dzisiejsze opady śniegu nie były zbyt obfite i na ulicy było kilku pieszych. Mężczyźni i kobiety patrzyli na Racho z zdziwieniem na twarzach. Lady Silvermoon była wysoka i zgrabna, miała cudowną figurę. Jej beżowa skóra i długie niebiesko szare włosy były wyjątkowe i przyciągały wzrok. W głębi Królestwa Greycastle rzadko można było spotkać rasę z narodu piasku. Przejdźmy na drugą stronę rzeki. Echo najwyraźniej nie cieszyło się, że zwracano na niego uwagę. Tak. Ostrożnie weszli na zamarznięty most nad rzeką, a następnie dotarli do wschodniej strefy twierdzy. Prawie nie było domów, a rozległe obszary pól uprawnych były pokryte śniegiem. Widzieli tylko bezkresne równiny i niewyraźną, czarną sylwetkę murów miejskich. Obszar ten ostro kontrastował z zachodnią strefą miasta. To miejsce niczym nie przypomina miasta żelaznego piasku. Powiedział Echo. Kiedy byłem w regionie najbardziej wysuniętym na południe, myślałem, że wszędzie jest tak samo. Piaski pokrywały prawie całą powierzchnię. Źródła wody oaza były najcenniejszymi zasobami, o które ludzie walczyli na śmierć i życie. Jednak tutaj za rzeką Redwater nie polałaby się krew. Jeśli chcą napić się tej wody, muszą po prostu przykucnąć i ją wypić. Jednak tutaj walczyliby o inne rzeczy powiedział poważnie żelazny topór takich jak złoto królewskie, klejnoty, honor, status. Nie ma ucieczki od walk, naprawdę? Ale nikt Tingale powiedział mi, że nasz książeń zakończy wszelkie spory. Spojrzała na zachmurzone niebo. Bez względu na to, kim jesteś, obywatelem narodu piasku czy czterech królestw, zwykłym człowiekiem czy czarownicą, możesz cieszyć się równymi prawami i prowadzić wolne życie. I, nie wiem, żelazny topór zawahał się. Nie wyobrażał sobie, że wszyscy zrzucą wszelkie bariery i będą żyć razem w pokoju. Myślał, że choć jego wysokość posiadał moc bogów i niewątpliwie podbije wszystkich swoich wrogów, to po prostu nie będzie w stanie zmusić wszystkich wrogów do dobrowolnego zaakceptowania jego dominacji. Tworzenie sobie wrogów w procesie podwoju było nieuniknionym efektem bitwy. Chcesz wrócić do miasta żelaznego piasku? Zapytała nagle echo. Nie, Lady Silverman, żelazny topór szybko opamiętał się i odpowiedział bez wahania. Przysiągłem trzem bogom, że będę na zawsze służył jego wysokości Rolandowi Wimbledonowi i pomogę mu w poszerzaniu jego terytorium. Nie martw się, moja pani. Jego wysokość obiecał szukać zemsty za ciebie. Proszę, uwierz w niego. Kiedy wrócisz do Iron Sun City, nikt nie będzie cię lekceważył. Ale ja nie chcę być głową planu Osła szepnęła. Chciałbym zostać gdzieś, gdzie drzewa są wiecznie zielone. Chciałbym zostać w Hhtingale. Chciałbym, aby jego wysokość nauczył mnie piosenek. Mam nadzieję, że pewnego dnia będę mógł wrócić, żeby popatrzeć, ale nie chcę mieszkać na pustyni i ciągle walczyć o wodę. Tak czy inaczej, w moim sercu jesteś jedynym następcą Oschy. Żelazny topór nie wyraził w pełni swoich myśli. Zamiast tego po prostu spojrzał w dół i powiedział: nikt nie może cię zmusić. Przeszli przez białe pole na otwartą przestrzeń, gdzie zatrzymała się echo. Będę to ćwiczyć. Myślę, że nikomu nie będę przeszkadzać. Żelazny to powiedział, że jej moc polega na wydawaniu różnych dźwięków i zwykle ćwiczyła na podwórku miejskiego zamku. Jednak tym razem, aby nie zakłócać ważnego spotkania jego wysokości z szlachtą, celowo wybrała tutaj, aby ćwiczyć swoją moc. Skinął głową i cofnął się o dwa kroki. Będę cię pilnował. Och, stworzyłem piosenkę dla naszego rodzinnego miasta. Echo odwróciła się. Chcesz usłyszeć? Piosenka. Żelazny topór był trochę zaskoczony. Tak, nauczyłem się stosować metodę aranżacji, której nauczył mnie jego wysokość. Teraz miksuję razem dźwięki różnych instrumentów, aby dodać efekt warstwowy i zbudować złożoność. Echo mówiła o tym z zrelaksowanym wyrazem twarzy. Próbowałem tego i ku mojemu zdziwieniu zadziałał. Nie wiedziałem, że piosenka może być tak przyjemna. Każdy dodany ton dodałby odrębnego uczucia. Nie wiem jednak, gdzie jego wysokość nauczył się tej metody. Kiedy sprzedano mnie do King City, nigdy nie słyszałem o czymś takim od żadnego szlachcica. Książę Roland zawsze był wyjątkowy, powiedział żelazny topór, wierząc, że bogowie faworyzują Rolanda. Tak, nikt nie traktuje czarownic tak szczerze jak on. Echo w pełni zgodziła się z żelaznym toporem. Jednakże jego wysokość nadał mi naprawdę dziwne i nieistotne nazwy metod wykonywania miksów, takie jak Electricity Sound i Agricultural Heavy Metal. Pokręciła głową z uśmiechem. Myślę, że tylko on mógł wymyślać takie imiona. Zanim żelazny topór zdążył odpowiedzieć, zaczęła śpiewać. Kiedy zmiksowana melodia dotarła do jego uszu, był szokowany i natychmiast wstał, zamarły w miejscu. Cóż za niesamowita melodia! Brzmiało to tak, jakby piasek delikatnie dotknął łazy. To było jak jasne ognista śliwka wydobywająca się z głębin ziemi. W tej chwili żelazny topór miał wrażenie, że został przeniesiony na pustynię i stał pod palącym słońcem. Czy to iluzja? Spojrzał w dół i stwierdził, że śnieg zniknął, a on stał teraz w łazie. Kiedy spojrzał w dal, zobaczył tylko piasek. Dziewczyna przed nim miała zamknięte oczy. Jej piosenka rozbrzmiewała w powietrzu, gdy stała w płytkiej wodzie, zakłócając jej gładką powierzchnię. Cóż za zapierający dech w piersiach piękno? Przemierzam piasek i kurz w poszukiwaniu śladów łazy. Twoje ślady zostały pozostawione w morzu piasku. Twój cień odbił się na wiosnę. Któregoś dnia łazy staną się nowymi pustyniami, a pustynie również stworzą nowe łazy. Jedyną wieczną rzeczą jest legenda o tobie. Któregoś dnia podąża twoimi śladami, aby odnaleźć twój cień w bezsennej i bezsłownej chwili przed świtem. Kiedy piosenka ucichła, żelazny top wrócił do zaśnieżonej twierdzy Long Song. Wydawało się, że nic się nie wydarzyło i że wszystko, czego doświadczył przed chwilą, było iluzją. Przez chwilę przełknął ciężko, po czym otworzył dłoń, na jego dłoni lśniło maleńkie ziarenko przezroczystego piasku. Uwolnij tę wiedźmy. Rozdział 458, pieśń rezonansu tłumacz, transny redaktor, transny Roland nie mógł wierzyć to, co słyszy. Powiedziałeś, że i w pieśni Jeho widziałeś rozległą pustynię i przyniosłaś ziarnko piasku? Zapytał Roland. Jego umysł pędził? Czy było to po prostu złudzenie słuchowe? Jak zatem mógłby wyjaśnić tę plamkę proszku? Nie przeniosłem tego z powrotem. Wasza wysokość żelazny topór uroczyście położył ziarno piasku na biurku, wtedy mnie to unieruchomiło i nawet przez myśl mi nie przeszło, żeby sprawdzić, czy to prawda. To ziarnko piasku nagle pojawiło się w mojej dłoni. Może wiatr go rozwiał? To stawało się coraz bardziej nieprawdopodobne. Roland pomyślał przez chwilę i zapytał, czy ona zaśpiewała tylko jedną piosenkę? I kilka innych piosenek. Ale nie mogłem zrozumieć. Pochłonięty wspomnieniami, żelazny topór kontynuował. To było jak cud. Gdyby w najbardziej wysuniętym na południe regionie Lady Silvermoon twierdziła, że jest wysłanniczką trzech bogów, mocno bym jej uwierzył. Wasza wysokość, czy to dlatego, że ewoluowała? Ten człowiek z żelaznego piasku z klanu moim podążał za Rolandem przez ponad rok i teraz znacznie lepiej rozumiał czarownicę. Myślę, że tak, ale pierwszy raz widzę taką sytuację. Roland odpowiedział. Po chwili namysłu zdecydował się wysłać po echo i zapytać ją osobiście. Kiedy żelazny topór odszedł, Roland podniósł ziarno piasku i przyjrzał mu się uważnie. Czy zostało stworzone przez magiczną moc? Nie jestem pewien, rozległ się głosnik Hittingler Nie ma w tym ani śladu magicznej mocy. Nie oznaczało to jednak koniecznie, że nie zostało stworzone mocą magiczną. To było coś realnego, w prawdziwym świecie, jak na zdjęciach Sorei. Rest stworzony, pozostawałby pozbawiony magicznej mocy i nie mógł być dotknięty bożym kamieniem odwetu. Wkrótce do gabinetu weszła echo. Nick Htingale natychmiast weszła z mgły i stanęła obok Rolanda. Z uśmiechem na twarzy powiedziała, gratulacje. Echo była zaskoczona. Do mnie? Nick Htingale skinął głową? Magiczna moc w tobie się połączyła. Nie czujesz tego? Naprawdę? Echo pokręciła głową ze zdumienia. Masz na myśli, że moje umiejętności ewoluowały? Stwierdziwszy, że wszystko potoczyło się tak, jak się spodziewał, Roland zapytał Nick jak to wygląda? To jak przezroczysty niebieski klejnot? Przezroczysty jak woda odpowiedział Nick Htingale. Ma prawie taką samą magiczną moc jak magię. Ewolucja Echo wydawała się niezwiązana z oświeceniem. Skondensowała swoją magiczną moc, zanim się zorientowała. Kiedy Roland opowiedział jej, czego doświadczył żelazny topór, była zdumiona. Naprawdę czuł się, jakby wrócił do najbardziej wysuniętego na południe regionu i znalazł się w morzu piasku? Wyrażenie wydawało mi się może być niedokładne. Wrócił z ziarenkiem piasku z deseru powiedział z uśmiechem Roland. Piasek można znaleźć wszędzie, ale nie sądzę, żeby posunął się tak daleko, że kopał w śniegu lub błocie, żeby mnie oszukać. Przerwał na chwilę i zapytał, co wtedy widziałeś? Zupełnie nic. Echo odpowiedziała z pewnym zażenowaniem. Miałam zamknięte oczy, nie zwracałam uwagi na otoczenie. A może nam to pokażesz? zasugerował Roland. Z zainteresowaniem oparł dłonie na brodzie. Zaśpiewaj piosenkę, którą stworzyłeś, ty o swoim rodzinnym mieście. Tutaj, tak, powiedział. Kolacja będzie gotowa dopiero za pół godziny. Nikomu to nie będzie przeszkadzać. Ja też chcę usłyszeć wciągającą piosenkę zachęcę Nick Ach, dzięki. Echo wzięła głęboki oddech i po chwili w gabinecie zabrzmiała mieszana sonata z odległego czasu. Był to słodki kobiecy głos, na początku nieco powściągliwy. Może dlatego, że nigdy nie śpiewała w pomieszczeniach zamkniętych. W miarę jak melodia powoli wznosiła się w górę, całkowicie pochłonęła ją muzyka. Kiedy śpiewała, Roland słyszał gorący wiatr wiejący w zielonych lasach, poczuł nawet wzrost temperatury, poczuł zapach palącego się piasku w palącym słońcu. Gdy piosenka ucichła, pozostał zagubiony w jej posmaku. Bez wątpienia była to cudowna, egzotyczna piosenka z tekstami, w której taki głuchoniemy jak on nie mógł nic zarzucić. Nie widział jednak ani pustyni, ani oazy z rwącymi strumieniami. Przez cały czas siedział nieruchomo w swoim gabinecie. Spojrzał na nich Htingale, która potrząsnęła głową. Było oczywiste, że ona także nie widziała żadnej cudownej sceny. Czy to dlatego, że tym razem jej umiejętność nie była skuteczna? Roland zastanowił się, a potem zapytał Echo, czy to ty napisałeś tę piosenkę? Tak skinęła głową. A teraz zaśpiewaj kilka piosenek, których cię nauczyłem. Pomyślał przez chwilę i zdecydował, niech wszyscy przyjdą i posłuchają. Wkrótce gabinet zapełnił się czarownicami. Przyszły nawet trzy czarownice ze Śpiącej Wyspy. Wciąż trzymali karty w dłoniach. Echo była wyraźnie trochę zdenerwowana, ale dzięki zachęcie Słowika uspokoiła się. Zaśpiewała wszystkie piosenki, w tym pieśń partyzancką. Otrzymała gorące brawa od bez wyjątku czarownic. Po wysłuchaniu, jak czarownice opisywały swoje uczucia, Roland mniej więcej zrozumiał nową zdolność Echo. Stopień, w jakim jej śpiew mógł wpłynąć na publiczność, zależał od ich doświadczeń. Gdyby mieli takie same doświadczenia, jak przedstawionym w piosence, wywarliby na nich większy wpływ. Doszedł do tego wniosku na podstawie nowszych piosenek, których nauczył echo. Największą popularnością cieszyła się pieśń partyzancka, gdyż czarownicę widziały, jak jej armia maszerowała w rytm muzyki. Dzięki temu mogli lepiej zrozumieć tę piosenkę. To może również wyjaśniać, dlaczego jej piosenka z najbardziej wysuniętego na południe regionu tak mocno odbiła się echem X. Niestety Roland nie był w stanie stwierdzić na podstawie testu, jak bardzo jej śpiew może wpłynąć na publiczność. Zastanawiał się, czy sceny w jej piosence mogą stać się prawdziwymi rzeczami, gdy słuchacz będzie nimi całkowicie pochłonięty. Nowa umiejętność echo napełniła go oczekiwaniami. Nigdy nie należy lekceważyć umiejętności podnoszenia na duchu. Potrafiła zachęcać żołnierzy, uspokajać masy i śpiewać muzykę w tle do dramatów. Następnego popołudnia Roland spotkał w swoim gabinecie Wadera z Bordartown. Twój. Wasza wysokość. Ja, jestem tutaj, powiedział przez szczękające zęby. Oczywiście nie doszedł do siebie po locie z dużą prędkością. Najszybszym sposobem podróżowania między miastem a twierdzą była teraz usługa ekspresowa Magie. Jednak nawet owinięty w gruby koc, lot z prędkością 60 km na godzinę pod szponami dużej bestii nie należał do komfortowych lotów. Dobra robota Roland poklepał tłustego gołębia po ramieniu. Gruchać. dumnie podniosła głowę. Chcę, żebyś pomagał rodzinie łosiu w szkoleniu spojrzał na Wadera i powiedział. Sytuacja tutaj jest inna niż w Border Town, ale podobna do tej w Walencji. Tutaj są szczury, uchodźcy i brutalni przestępcy. Masz na myśli, że chcesz, żebym szkolił patroli? Zapytał Wadera. Wreszcie przestał się trząść, gdy ogrzał się przy kominku. Nie, mam na myśli policję. Roland wyjaśnił swój plan podjęcia surowych środków przeciwko nielegalnej i przestępczej działalności. Na początku zajmie się tym jeden. Armia, ale praca nad bezpieczeństwem publicznym trzeba przekazać lokalnej policji. Najważniejszą rzeczą w szkoleniu policji jest wpojenie jej koncepcji i obrońcy ludzi. Traktuj ludzi ciepło, jak wiosenny wietrzek. I każ przestępców bezlitośnie? Niczym grzmot Vader powtórzył to, co powiedział Roland. Tak, powiedział książę z uśmiechem. Mam nadzieję, że potrafisz je dobrze wyszkolić. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 459. Snaketo od części 1 tłumacz, transn redaktor, trans podczas miesięcy demonów w ulicy i załówki twierdzę zawsze były opustoszałe, a szczury skuliły się tutaj, ukrywając się na swoich złych terytoriach. Dzielili się jedzeniem zgromadzonym jesienią i czekali, aż pojawi się nowa ofiara, kiedy znów się ogrzeje. To powinno tak wyglądać. Cholera, dlaczego muszę przecierać się przez śnieżyce, żeby słuchać jakichś cholernych kazań politycznych? Snaketo od z goryczą splunął na ziemię. Mam gdzieś, co zrobią lordowie. Załóż kołnierz powiedział do Joego, a obok niego drżał mały chłopiec. Umrzesz, jeśli złapiesz dżumę. Nie powinien był za nami podążać, stwierdził Flower, marszcząc brwi. Czy naprawdę konieczne jest wysłanie całej naszej czwórki po informacje? Kanas musi to dla nas zrobić. Zapisz to, proszę. Nawet jeśli tak, co możemy zrobić? Ty Tygrysi pazur, silny chłopiec, powiedział z dezaprobatą, jest naszym źródłem pożywienia. Chociaż nie wydawał się zaniepokojony, nadal przyspieszył, by stanąć przed pozostałą trójką dzieci. Od tego momentu Sneketo odpoczął, że zimny wiatr znacznie słabnie. Se dziękuję szepnął Joe. Jeśli chodzi o Kanas, każdy z nich nie chciał nic mówić. Szczury też miały swoje stopnie społeczne. Królowie byli na górze, a reszki na dole. Różne stopnie miały różne miejsca noclegowe. Jeśli chodzi o Kanasa, nie było na nim królem, ani ogonem. Był władcą bezkresnej uliczki w zachodniej strefie zewnętrznego miasta. Jeśli trzeba go jakoś nazwać, to powinna to być talia lub brzuch. Nieważne, kim był, Snaketo i jego przyjaciele musieli z szacunkiem nazywać go szefem, ilekroć go spotykali. W strefie zachodniej było sześciu władców takich jak on, ale ich szef, a mianowicie król strefy zachodniej wciąż pozostawał nieznany wężowemu zębowi. Kanas miał kilka drużyn szczurów i oni byli jedną z nich. Jedynym sposobem na zdobycie większej przychylności władcy było wykazanie się większymi kompetencjami niż inne drużyny. Niestety, jako dzieci ulicy na ulicy, byli wyraźnie w niekorzystnej sytuacji zarówno pod względem liczebności, jak i siły. Ale to grysi pazur był inny to niewiarygodne, że on, który codziennie zjadał tylko pół kawałka ciemnego chleba, był tak dobrze zbudowany. Powodem, dla którego brązowo włosa dziewczyna, słonecznik, myślała, że kanas celuje w nich, było ich wcześniejsze nieszczęście. Nie zabrali wiedźmy, która pojawiła się na drodze do kanas, ponieważ to chciał najpierw wykorzystać jej zdolność do zarobienia pieniędzy. Niedługo po tym, jak wyszli, nieoczekiwanie spotkali ważną osobistość z rodziny Wicio krzewów i stracili wiedźmę, zanim zarobili wystarczająco dużo pieniędzy. Z powodu tego incydentu kanas był na nich bardzo zły. Myślał, że gdyby dali mu wiedźmę wcześniej, zarobiłby znacznie więcej, sprzedając ją szlachcie lub kościołowi. Łatwo powiedzieć, stwierdził Snaketo od pogardą. Sprzedajesz ją kościołowi za 25 złotych królewskich? Gdzie on może znaleźć tych, księży? Kościół jest w ruinie. Szlachta też uczciwie nie deszczurowi złota królewskiego. Zamiast otrzymać zapłatę, zostanie zabity. Snaketo odma, ma rację. Joes zgodził się, wciąż drżąc. Gdyby naprawdę pomyślał, że przez nas straci 25 złotych królewskich, wrzuciłby nas do rzeki Redweter. Kanaz mógł oddać dwie jedynie królowi zachodniej strefy. Musi także chronić się przed jej magiczną mocą i nie ma żadnych bożych kamieni odwetu. Snaketo odkontynuował. Jest nami po prostu zniesmaczony. Przestań mówić, sprzedaj. Ona jest paperem i jedną z nas. Sunflower sprawił, że Snaketo odboleśnie uszczypnął. Mówisz o niej, jakby była ładunkiem? Nagle zatrzymała się na chwilę i zapytała: Hej, sprzedałaś ją wtedy? Nie, nie zrobiłem tego. Wykrzyknął. Robiłem, co w mojej mocy, aby ją ratować, ale ta osoba jest władcą miasta. Czy wszystko w porządku w Bordertownie? Ty pazur westchnął. Jak to możliwe, że wszystko z nią w porządku? Słonecznik prychnął. Jaka jest różnica między byciem odgrywanym przez księcia a byciem odgrywanym przez innych szlachciców? Naprawdę, teraz tak mówisz, ale kiedy naprawdę zobaczysz styl życia szlachcica, desperacko będziesz chciał, żeby nim zagrano powiedział na keto i zacisnął wargi. Kiedy dotarli na plac twierdzy, byli zaskoczeni. Kilkaset osób potoczyło drewnianą scenę i rozpalono ognisko. To była rzadka scena w śnieżny dzień. Ktoś rzeczywiście przyjdzie tu głosić kazaniem wychrypiąty grysi pazur. Jakich sztuczek chce płatać szlachcic? To nie może być dobra wiadomość. Wężowy ząb wzruszył ramionami. Przypuszczam, że chodzi o ściąganie podatków lub łepanie pełnosprawnych facetów do służby wojskowej. Właśnie stoczyli bitwę, prawda? Nieważne, to nie nasza sprawa. Sunflower powiedział: zakończmy to szybko i wróćmy wcześniej do domu. Jo, podejdź do ogniska i ogrzej się. Tak, tak. to okrążył tłum i dotarł do krawędzi sceny. Siedzący na nim mężczyzna miał na sobie grubą, wełnianą kurtkę, wełniany kaptur i parę rękawiczek ze skóry jelenia. otowi zrobiło się ciepło od samego patrzenia na niego. To było o wiele lepsze niż on i jego brudne, stare ubrania. Pomyślał, jak wspaniale byłoby, gdyby miał szansę je ukraść, ale wiedział też, że to tylko jego wyobraźnia. Etykieta rodziny usi na płaszczu mężczyzny wskazywała jego tożsamość. Szczur nigdy nie mógłby sobie pozwolić na obrazę członka rodziny czterech. Idź zjoł, żeby się ogrzać. Ja się tym tutaj zajmę, powiedział Snaketo od do pozostałej dwójki dzieci. Naprawdę? Zapytał tygrysi pazur i uniósł lekko brwi. Oczywiście, że mam dobrą pamięć. Wężowy ząb wskazał na jego głowę. Pamiętam wszystko słowa, ludzi i gorzką nienawiść. P.F.F.T Skoro tak mówisz, to pójdę. I dziękuję. Chodźmy, ty grysi pazur, ale będziesz musiał dać mi więcej dzisiaj podczas kolacji. Zobaczymy. Nie wiem, czy będzie dzisiaj jakieś jedzenie, powiedziała, podnosząc ręce do góry. Gdy wyszli, Snaketo odpoklepał swoją zimną twarz, aby zwrócić jego uwagę z powrotem na drewnianą scenę. Ta informacja była bezużyteczna dla szczurzego ogona takiego jak on, ale mogła oznaczać zyskowne możliwości dla szczurzych brzuchów i królów. Niestety, nawet gdyby rzeczywiście zarobili, ogony na dole i tak nie dostałyby prawie nic. Moi współobywatele, oto wspólna deklaracja władcy regionu zachodniego, księcia Rolanda Wimbledonu, hrabiego rodziny Łosi, szalafichli władcy twierdzy Longsong, Petrov Hull. Mężczyzna upił gorącego piwa i kontynuował czytanie trzymanego w dłoni kawałka pergaminu. Ratusz miejski twierdzy otwiera teraz targ zbożowy dla publiczności. Każdy obywatel, który ma w domu nadwyżkę zboża, może teraz swobodnie je sprzedać na rynku. Ale uwaga, od przyszłego miesiąca nieautoryzowana sprzedaż zboża będzie traktowana jako przestępstwo i tylko urząd miasta ma prawo skupować i sprzedawać zboże. Gdy ktoś zostanie aresztowany za nielegalną sprzedaż zboża, zostanie surowo ukarany. Ratusz również z radością przyjmuje publiczne informacje na temat tego rodzaju przestępstw i nagrodzi każdego, kto poda prawidłowe informacje. 25 srebrnych książąt królewskich. Snaketot otworzył ustale zdziwienia, bo nigdy nie spodziewał się, że usłyszy tak niesamowitą wiadomość. Szlachcic chce zakazać prywatnego handlu zbożem. Poza tym zarówno ceny skupu, jak i sprzedaży zboża oferowane przez Urząd Miasta są wyjątkowo niskie. Kto im sprzeda zboże po tak niskiej cenie? Cena zboża w twierdzy wzrosła już trzykrotnie ze względu na wcześniejsze nadejście tegorocznych miesięcy demonów i nie da się jej upuścić przed końcem śniegu. Jeśli ratusz będzie teraz sprzedawał zboże, nieważne za ile, szlachta i kupcy wszystko kupią. Tu książę i władca miasta nigdy nie pomyśleli o tej kwestii. Czekaj, jeśli naprawdę zabronią prywatnego handlu zbożem, co się z nami stanie? Smakato od nagle wzdrygnął się na tę myśl. Większość obywateli kupowała większość zboża od szczurów. Gdy polityka zostanie zrealizowana i całe zboże na rynku zostanie zakupione przez szlachtę i kupców, będzie to katastrofa dla prawie wszystkich. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 460, Snaketo od część 2 Tłumacz, transm transn snaketo od nigdy nie spodziewał się, że nadejdą jeszcze o wiele bardziej niewiarygodne rzeczy. Kolejne oświadczenie mówcy sprawiło, że zamarł w bezruchu. Za pięć dni, czyli drugi tydzień pierwszego miesiąca wiosny, ratusz będzie rozdawał na placu racje żywnościowe. Każdy może tu przyjść po dwie miski perujących, gorących płatków owsianych, jedną na lunch, drugą na kolację. Obywatele, dziękujmy wszyscy księciu za jego hojność. W tym momencie tłum zaczął się poruszać. Mój Boże, Gele miała rację, to naprawdę było w ogłoszeniu. Tak, przyszedłem tylko, żeby to potwierdzić. Czy uszy mnie mylą? Darmował owsianka codziennie? Ty też przyjdziesz? Nie masz w domu za dużo owsa i suszonego mięsa? To wciąż dwa darmowe posiłki. Mój pan nie zabronił mi przyjść. Nie słyszałeś, że powiedział wszyscy? Mój pan. Ktoś nagle krzyknął. Czy płatki owsiane są naprawdę darmowe? Jak długo to będzie trwało? To pytanie pojawiało się w głowach wszystkich. Tłum ucichł i zgodnie odwrócił się, by spojrzeć na obsługującego. Pracownik poczekał, aż dotrą do niego dobre wieści, po czym spokojnie oznajmił, zgadza się. Płatki owsiane są naprawdę darmowe, a ich dystrybucja potrwa do końca miesięcy demonów. Powiedzcie o tej wiadomości wszystkim swoim sąsiadom i przyjaciołom, bo jego wysokość zawsze pozostanie wierny swoim obietnicom. Setki ludzi natychmiast się podekscytowało, ale znaketo wciąż nie mógł wierzyć własnym uszom. Darmowe jedzenie? Co to znaczy? Oznacza to, że mogą tymczasowo uniknąć zagrożenia ze strony kanas i głodu na śniegu, nie? Nie tylko oni, ale wszystkie szczury będą mogły łatwo zdobyć pożywienie. Teraz będą jeszcze trudniejsze do kontrolowania Kanas nie będzie po prostu siedział i pozwalał, aby to się działo, więc co zrobi? Wysłać kogoś, żeby rozproszył tłum, zakłócić dystrybucję Albo przekupić urzędników ratusza, żeby wrzucili całą owsiankę do rzeki Redwater Jednak Todd zauważył również, że speaker ciągle wspominał jego wysokość Co oznaczało, że to legendarny książę Roland wydał rozkazy rozdzielania racji żywnościowych A nie książę czy pięć rodzin Czy pozwoli tym szczurom bezstydnie wędrować? Czy też naprawdę będzie się różnił od innych szlachciców? Nie ufał żadnemu ze szlachciców, a dzień, w którym zebrano mu papier, wciąż miał świeżo w pamięci. Jednak cichy głos w jego głowie pytał go, a co jeśli to prawda, co jeśli, to prawda? Na szczęście jego wątpliwości nie trwały długo, bo służący na scenie Ełku zaczął czytać kolejną notatkę. Myślał, że te rozkazy to po prostu wybiegi szlachty na naciąganie obywateli i nie mają nic wspólnego z sierotami takimi jak on, ale jeszcze bardziej zaskakujące niż dwa ostatnie zawiadomienia była trzecia, która bezpośrednio dotyczyła szczurów. Obywatele, słuchajcie. Nadchodzą jaśniejsze dni. Speaker krzyknął coś, aby uspokoić hałaśliwy tłum, a następnie powiedział, za pięć dni lub gdy rozpocznie się dystrybucja płatków owsianych, jego wysokość zacznie zwalczać przystępczość w twierdzy Longsong, w tym organizację z Blackstreet, kradzieże i wszelkie zachowania zagrażające bezpieczeństwo imienia obywateli. Kiedy nadejdzie czas, nie krępuj się po Blackstreet ani nie odwiedzaj pubów, kasyn i innych niebezpiecznych miejsc, aby zapobiec niepotrzebnym szkodom. Porządek w twierdzy musi być utrzymywany przez wszystkich obywateli, dlatego Urząd Miasta prowadzi obecnie nabór funkcjonariuszy bezpieczeństwa publicznego i policji. Następnie wyjaśnię wymagania. Smeketo od nie miał już ochoty słuchać, więc wydostał się z tłumu i pobiegł obok ogniska. Szybko, wracamy. Skończyła się słuchać? Sunflower zatarła ręce i niechętnie zapytała, powinieneś się ogrzać, zanim wyjdziesz. Nie, musimy już iść. Powiedział pilnie. Co się stało? Yoe czuł, że coś jest nie tak. Wyjaśnić w drodze. Smeketo odtupnął nogą. Musimy natychmiast wracać, w przeciwnym razie Kana zdowie się o tym od kogoś innego i będziemy skończeni. Miejscem spotkań szczurów w strefie zachodniej był dwupiętrowy dom zakopany głęboko w bezkresnej ulicy. Kanas był budzącym grozę jednookim mężczyzną, a jego temperament i metody były równie okrutne, jak jego wygląd. Smaketo osobiście widział, jak przygwoździł kogoś, kto został powalony, do ściany, a następnie zatłukł go na śmierć. Jednocześnie kontrolował zaopatrzenie w żywność kilku organizacji szczurów w okolicy, więc nikt nie odważył się okazać mu braku szacunku. Smaketo odczuł to samo, więc uklęknął ostrożnie przed kanasem i opowiedział mu o ogłoszeniach. Czy władca miasta celuje w nas? Kanas zapytał ze zmarszczonymi brwiami, co to za nonsens. To nie jest władca miasta, przypomniał ostrożnie znakete. Spiker mówił o księciu. Co ty do cholery wiesz? Kanas splunął. Żaden szlachcic, bez względu na to, jak ważne, nie może zrobić niczego na cudzym terytorium. To twierdzi Longsong, ani miasteczko graniczne czy królewskie miasto, a władcy widciokrzewów czy usi są tutaj, więc nic nie może zrobić. A co, jeśli jest tak zwanym obrońcą regionu zachodniego? Spójrzcie tylko, kto siedzi w zamku. Król nadal rządzi Grejca z zmienia, ale kogo obchodzą jego rozkazy. Masz rację powiedziała cicho dziewczyna obok Kanasa. Nie wspominając, że nawet jeśli władza przejdzie z rąk do rąk, nie będzie to miało z nami nic wspólnego. Szlachta to szlachta, a szczury to szczury. To, że obie grupy mieszkają w tym samym mieście, nie oznacza, że są do siebie podobne. Szczury to szczury, to jest to, co uwielbiam słyszeć. Kanas chwycił dziewczynę za tyłek. Jednak drugie zawiadomienie jest dość dziwne. Zwykle, jeśli szlachcic chce poprawić swoją reputację poprzez rozdawanie żywności, daje nam znać wcześniej. Poza tym zazwyczaj ograniczają rozdzielaną kwotę, ale dlaczego brzmi to tak, jakby tym razem próbowali nakarmić całe miasto? Nikt nie potrafił odpowiedzieć na jego pytanie, ale wężowek Kieł wiedział, że wszyscy myśleli o tych dwóch darmowych miskach płatków owsianych. Może szlachta chce mieć dobre stosunki z sil krwawą ręką? Dziewczyna zachichotała. Kto wie? Kanas wzruszył ramionami. Pójdę później zapytać szefa. Tylko on zna i rozumie te kwestie związane ze szlachtą. Tak zwany krwawa ręka był królem szczurów zachodniej strefy i krążą plotki, że był bardzo blisko z arystokratami niższego szczebla. W pewnym sensie nie był już zwykłym szczurem, ale pozbawionym tytułu podziemnym szlachcicem w rzeczywistości wszyscy królowie szczurów mieli podobne powiązania społeczne. Na tę myśl Snaketo odetchnął z ulgą. Wiedział, że kochanek Kanasa miał rację. Zarówno szlachta, jak i szczury istnieją od setek lat, więc niezależnie od tego, jak zmieni się górny poziom, podziemny świat zawsze będzie zachowywał swoje własne zasady. Jego wysokość również jest członkiem szlachty, więc co może zrobić? Swoją drogą, wiem dokładnie, o czym wszyscy teraz myślicie. Kanas zaśmiał się. Chcesz spróbować płatków owsianych Urzędu Miejskiego? W dniu rozdania wszyscy muszą pozostać w tym pomieszczeniu i nikt nie może wyjść. Zrozumiane? Jeśli ktoś pójdzie za moimi plecami, żeby to zjeść, dopilnuję, żeby już nigdy w życiu nie jadł. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 461 Poszczególne przekonania Tłumacz Transm. Redaktor Transm. to była najdziwniejsza grupa ludzi, jaką René kiedykolwiek widział. Na kwadratowym stole w holu na pierwszym piętrze zamku leżała szczegółowa mapa twierdzy Long Song. Sześć osób otoczyło stół, w tym dowódca jeden. Armii Żelaznego Topora, szef policji Border Town obecny przywódca Raginkvire Tradzk, szef biura bezpieczeństwa Nick Htingala, ciemnowłosa Wiedźma Aschas i sam hrabia rodziny Łosi. Ren nigdy nie spodziewał się, że pewnego dnia będzie potrzebował pomocy szczurów, nie mówiąc już o współpracy z czarownicami. Moi panowie, w twierdze jest około siedmiu lub ośmiu różnych gangów, powiedział Tradzk, kłaniając się i uśmiechając przymilnie. Sickle Gang, położony w północnej części miasta, to największa grupa licząca 500 do 600 członków, ale Knell Gang w centrum miasta jest najpotężniejszy. Nel składa się głównie z zbiegłych skazańców i najemników i rzadko przyjmuje na swoich członków zwykłych ludzi, a oni mają więcej niż wystarczającą ilość mieczy i zbroi, dlatego kontrolują najbardziej dochodowy obszar. Wschodnie miasto należy do martwych mięsożerców i gangu sępów, którzy w niezwykle okrutny sposób sprzedają niewolników i wody krainy snów przez obszar portu. Krążą pogłoski, że te dwie organizacje szczurów są wspierane przez rodzinę wilka i liścia klonowego, ale kiedy nasz wściekły ogień całkowicie je pokonał kilka lat temu, żadna wielka szlachta nie podjęła działań, aby im pomóc. Powiedział z odcieniem dumy. Jeśli chodzi o zachodnie miasto, gangi są znacznie bardziej skomplikowane. Ponieważ wszystkie są małymi gangami, kontaktowałem się tylko z ich przywódcami. Oni są. Informacje o gangach nie są ważne, więc nie musisz wdawać się w szczegóły. Wysoki moim przerwał? Chcę tylko wiedzieć, czy możesz zabrać nas do legowisk tych podziemnych szczurów? Echem, mój panie. Frack skinął głową w jego stronę. Powszechne powiedzenie głosi, nosze szczurów są usiane jaskiniami i dziurami. Znam główne miejsca spotkań wszystkich gangów, ale nie znam każdego z ich schronień, zwłaszcza kryjówek w wysuszonych studniach i piwnicach, więc mogę polegać tylko na przywódcach i kumplach, jeśli chodzi o znalezienie konkretnych miejsc. W tym moracie, Ren westchnął. Gdybyśmy stanęli twarzą w twarz z nie mieliby szans, ale znacznie trudniej będzie ich wszystkich oczyścić. Możemy mieć szansę na sukces, jeśli przeprowadzimy niespodziewany atak, ale teraz, gdy ogłoszono zawiadomienie, wszyscy przywódcy ukryją się, zanim zaczniemy działać. Ukrywać? Ciemnowłosa wiedźma roześmiała się. Jeśli nie ukryją się w Redwater City, jeśli będą musieli pozostać w twierdzy, nie ma mowy, żebyśmy ich tutaj nie znaleźli. Tak, masz rację. otarł pod czoła i nie kłócił się dalej. Czarownica imieniem Ashesa manowała przerażającym uczuciem presji. Rene brał udział w bitwie i walczył z demonicznymi bestiami w Hermesie, więc wiedział, jaki powinien być prawdziwy wojownik. Ale nawet żołnierze Armii Sądu, którzy stoczyli setki bitew, załamywali się przed nią. Nie musiała robić strasznej miny, bo nawet gdy po prostu stała, nikt nie odważyłby się spojrzeć jej w oczy. Nie było wątpliwości, że nie tylko widziała krew i zabijała wrogów, ale także balansowała między życiem a śmiercią. Dlatego roztaczała wokół siebie tak groźną aurę. Jego wysokość dał nam trzy dni na przygotowania. Kiedy zostanie rozdana pierwsza partia racji żywnościowych, armia zacznie od zachodniej bramy miasta i sprzątnie gangi szczurów we wszystkich obszarach. Żelazny Topór powiedział cicho, ta misja jest skierowana wyłącznie do organizatorów, abyśmy mogli jak najszybciej zniszczyć Czarną Ulicę. Ale, czy to naprawdę zadziała? Rena nie mogła powstrzymać się od pytania, gdy Żelazny Topór szedł w stronę wejścia do holu. Żadnemu miasto nie udało się pozbyć szczurów. Dopóki będą istnieć obywatele, oni też będą. Żelazny topór odwrócił się i spojrzał na niego. Czy to prawda? W bordertownie nie ma żadnych szczurów. Wszyscy wyszli i został tylko wader. Irl, czy ktoś już ubiegał się o pracę w policji? Jeszcze nie. Ale słyszałem od Pietrowa, że zgłosiło się pod to dziesiątki ludzi z dwa. Armii. Ryneus usiadł powoli przy stole, a słowa żelaznego topora wciąż dźwięczały mu w uszach. Po chwili szepnął, czy w mieście naprawdę nie ma szczurów? Jeśli masz na myśli konwencjonalne organizacje z Black street, to nie ma żadnych. Wader wzruszył ramionami. Żaden mężczyzna ani kobieta nie muszą martwić się o jedzenie ani schronienie i każdy może znaleźć odpowiednią pracę. Nawet pensja z wykonywania dorywczych prac wystarczy, aby się wyżywić. Szczerze mówiąc, zanim pojechałem do Border Town, nie wierzyłem, że takie miejsce może istnieć w Królestwie grejcastle. Dlaczego? Rena nie mogła powstrzymać się od pytania. Nie wiem, mój panie. Wader rozłożył ręce. Jego wysokość Roland jest zdolny do rzeczy, które przewyższają innych szlachciców, których znam. Nie musisz nazywać mnie lordem. Rena machnął ręką. Jego wysokość chce, żebyśmy pracowali razem, abyśmy mogli na razie odłożyć na bok nasze tytuły. skinął głową i nie protestował. Renę podziwiała szczerość Wadera. Czy myślisz, że książę naprawdę może wyeliminować wszystkie szczury w twierdzy i oczyścić cały zachodni region? Ja też nie jestem pewien. Odpowiedź Wadera go zaskoczyła. W końcu byłem dowódcą petrolu i przez wiele lat miałem kontakt z szczurami. Ich istnienie było jak cienie pod słońcem, więc tępa siła mogła nie być aż tak skuteczna. Jego wysokość powiedział kiedyś, że gdyby miał do czynienia z dużym miastem liczącym miliony mieszkańców, to być może nie byłby w stanie zająć się wszystkim. Ale gdyby było tylko 10 tysięcy ludzi, może udałoby mu się pozbyć tych żerujących na dnie szumowin. Zasadniczo planuje uświadomić ludziom, że bycie szczurem jest zbyt ryzykowne i że istnieje wiele innych lepszych opcji. Zbyt ryzykowne? René ignorował stwierdzenie o milionach ludzi, bo nawet dziesięciotysięczne miasto było już niewiarygodne. Osiągnięcie tego zajmie dość dużo czasu. Zgadza się, wycelowania w szczury lub przystępstwa nie da się zrobić w jeden dzień powiedział Wadari z kiną głową Właśnie dlatego jego wysokość Roland powołał policję Mówiłem już wcześniej, że ta organizacja to zupełnie inna organizacja niż zespół patrolowy To było naprawdę inne Zgłosili się raczej do urzędu miejskiego niż do szlacheckiego porządku I utrzymywali porządek na danym terenie, zamiast spiskować z przestępcami A co najważniejsze, jego wysokość powiedział mi jeszcze jedną rzecz Co on ci powiedział? Właściwie miałem te same obawy co ty teraz powiedział Wader z uśmiechem Ale jego wysokość zapytał, więc nie spróbujesz, bo to trudne René metody poczuł, że w jego sercu pojawia się świadomość Gdyby nie próbował, bo było ciężko, nie zabiegałby nieustannie o tytuł rycerski. Chociaż odziedziczył tytuł hrabiego i czuł, że odchodzi od upragnionego życia, tak długo, jak mógł nadal walczyć za ludzi, nadal podążał ścieżką swego serca. Teraz ta ścieżka stała się jeszcze szersza. Teraz, rozumiem, wziął głęboki oddech. Byłem tak samo zszokowany jak ty. Przypomniał sobie Wader, ale nie rozumiem, co powiedział następnie jego wysokość. Czy powiedział coś jeszcze? zapytała podekscytowana Renę. Aha, powiedział Wader, gładząc się po brodzie powiedział, po wypiciu tej miski rosołu z kurczaka poczujesz się niesamowicie spełniony. Ale, co to ma wspólnego z rosołem? Uwolnij te wiedzmy. Rozdział 462. Determinacja tłumacz. Transny redaktor. Transn joen zachorował? Był drugim najsłabszym w grupie przed porwaniem papera i od tego czasu stał się najsłabszym. Joen czuł się dobrze tego wieczoru, kiedy wrócił z placu, ale następnego dnia wężowy kieł znalazł go leżącego nieruchomo na sianie, jęczącego niewyraźnie i z jaskrawo-czerwonymi policzkami. Został zarażony rómą zimną, powiedział Sumflower, dotykając głowy Joego, a jego głowa płonie. Czy ja? umierać? Jo, mrużąc oczy, zapytał cicho. Nikt nie odpowiedział. Dżuma przeziębienia była niezwykle uporczywą chorobą, a gdy już się zarazi, można jedynie polegać na tym, że organizm będzie nie w stanie przeciwstawić się infekcji. Jednak osoby sprawnej fizycznie rzadko chorowały na przeziębienie. Zarażeni byli na ogół słabi, więc niewielu pacjentów było w stanie to przeżyć. W zasadzie był to wyrok śmierci dla szczurów. Pójdę poszukać Kanasa, powiedział Snakato od, przerywając ciszę. Po co go chcesz? Błagać go, żeby dał mu więcej jedzenia. On wstał, Słyszałem, że szansa na przeżycie jest większa, jeśli pacjentowi zapewnione jest ciepło i odpowiednie karmienie. On nie da ci żadnego jedzenia tygrysi. Pazur potrząsnął głową i powiedział: Wszyscy wiemy, jakim jest człowiekiem. Dokładnie, możesz nawet zostać przez niego pobity, powiedział Sumflower, zbierając siano. Szczury nigdy nie karmiał bezużytecznej osoby. Joanie jest bezużyteczny. Wężowy ząb podparował, on umie czytać. Tylko kilka słów, jaki będzie z tego pożytek dla Kanasa? chce ludzi, którzy potrafią kraść i rabować innych. Wielokropek. Snaketot zacisnął zęby, odwrócił się i poszedł w stronę pokoju menadżera Wendleslane. Musiał spróbować nawet, gdyby Kanas miał go pobić kijem. Co zaskakujące, kanas jeszcze nie wrócił. Jesteś szczęściarzem. Kiedy przekazał wiadomość swoim towarzyszom, Tygrysi pazur uśmiechnął się albo będziemy musieli zająć się innym. Słonecznik westchnął. Każdy z nas oddaje mu porcję chleba później, gdy nadejdzie czas rozdania chleba, aby mógł zjeść więcej. Jednak Snaketot wcale nie czuł się szczęśliwy. Czuł, że coś jest nie tak. Wysłanie wiadomości do krwawej ręki zajęłoby tylko pół godziny. To zrozumiałe, że krwawa ręka nie wrócił wczoraj wieczorem z powodu dyskusji na temat środków zaradczych, ale jest już południe, dyskusja powinna być już zakończona. Co więcej, kiedy jego ludzie otworzyli drzwi, zerknął i zdał sobie sprawę, że kanas i jego kochanek zniknęli. Niedługo potem Gang zaczął rozprowadzać żywności to Oddał sobie sprawę, że rozdawał ją powiernik kanasa. Otrzymał jedynie pół kromki ciemnego chleba. Po czterech dniach jego wciąż się pogarszał, krzyczał, że wczoraj było mu zimno, a dzisiaj nie mógł wydusić ani słowa. Jego niegdyś różowe policzki zaczęły blednąć. Oddech stawał się coraz słabszy. Staraliśmy się, jak mogliśmy powiedziała, wiem, Flower, kładąc rękę na brzuchu. W ciągu ostatnich kilku dni oddali mu połowę jedzenia. Gdyby nie oni, mógłby nie żyć tak długo. Tygrysi pazur, który był bardzo energiczny, również zaczął wyglądać słabo. Kanas nie pojawiał się przez ostatnie kilka dni. Ponad setka szczurów zebrała się w pomieszczeniu i zaczęła omawiać te kwestie. Ale to była tylko dyskusja w końcu, nadal jak zwykle dostawali jedzenie. Jednakże dzisiaj było szczególnie głośno. Zgodnie z zapowiedzią, był to dzień bezpłatnej dystrybucji i żywności. Pójdę na plac po długich rozważaniach. Wężowy kieł zacisnął zęby i powiedział: Musimy jeść więcej niż tylko chleb. Joemu mógłby wytrzymać, gdybym kupił dla niego miskę gorących płatków owsianych. Oszalałeś? Sunflower spojrzał na niego i powiedział: Nie zapomnij, jak kanas nas ostrzegał. Czy naprawdę chcesz mieć szwy na ustach? To znaczy, jeśli będzie wiedział, że się wymknęłam. Nawet nie wiemy, gdzie teraz jest kanas. A jeśli władca miasta naprawdę ich zaatakuje? Ale jego ludzie wciąż tu są. Myślisz, że cię wypuszczą, jeśli się dowiedzą? Słonecznik spojrzał na tygrysię pazura. Nię tak. Pomóż mi go od tego odwieźć. Pójdę z tobą, powiedział nagle ten ostatni. Obydwoje. Ta dystrybucja żywności mogła już zostać zrujnowana. A może w ogóle nie ma jedzenia i po prostu szlachcic stara się to ukryć. Przypuszczam, że w tym przypadku nie należy uważać tego za niestosowanie się do ostrzeżeń Kanasa. Ty Grysi pazur wykrzywił wargi i powiedział: jestem silny, mogę biegać tam i z powrotem, niosąc ją na plecach i nie zajmie nam to zbyt długo. Kanasa nie ma teraz w pobliżu, a jego powiernicy ukrywają się w jego pokoju, piecząc się przed ogniem. Nikt nas nie zauważy. Um. Słonecznik zawahał się. Po prostu zostań tutaj powiedział na Ketot, żebyś mógł nas kryć, gdyby ktoś pytał, powiedzmy tylko, że mamy biegunkę i musieliśmy znaleźć osłonięte miejsce, żeby się ulżyć. Bez obaw nie będziemy potrzebować dużo czasu, aby się stamtąd spieszyć. No cóż rozejrzała się i powiedziała: pospiesz się. Wężowy kiełit grysi pazur wymknęły się z chaty i pobiegły całą alejką. Podniesiony śnieg pod stopami zmoczył im spodnie. Chociaż zimny wiatr, który wiał im w twarz, był ostry jak nóż, nie mógł ich powstrzymać. Dysząc, gdy dotarli na plac, odkryli, że wokół podium zgromadziło się prawie tysiąc osób. Płatki owsiane naprawdę były dystrybuowane. Obej szybko podbiegli, ale zostali zatrzymani przez dwóch strażników w brązowych mundurach. Idź powoli, nie popychaj się ani nie przecinaj linii, w przeciwnym razie nie otrzymasz darmowego jedzenia. Smekatod zauważył, że wokół środka podium ustawiono drewniany płot. Tłum poruszał się wzdłuż płotu w linii niczym złożony smok. Co chwila można było zobaczyć strażników uzbrojonych w dziwne żelazne pręty. Wyglądali na obrońców w porządku, bo co jakiś czas wyrzucano ludzi z szeregu. Mój przyjaciel jest chory. Czy możesz nam pomóc, proszę? Błagam cię. Smeketot uklęknął na zaśnieżonej ziemi. Od kilku dni łoduje. Pilnie potrzebuje jedzenia. Tygrysi pazur uklęknął obok niego. Jaka choroba? To? Zaraza zimna. Jeden z nich wyciągnął rękę do nieprzytomnego Joa i powiedział, zostaw go ze mną. Oboje ustawcie się w kolejce. Erm, on zna drogę powrotną, prawda? Drugi strażnik powiedział, nawet jeśli nie wie, zawsze możesz tu wrócić i go poszukać. Mówiąc to, strażnik odszedł z joa na ramionach. Co powinniśmy zrobić? Oboje wpatrywali się w siebie. Nikt nie spodziewał się, że tak to się potoczy zgodnie z planami druga strona albo będzie zupełnie obojętna, albo pozwolią minąć płot, by wcześniej zdobyć płatki owsiane. Najpierw wróćmy. to zdecydował po krótkim namyśle. Co? Wrócić? Tygrysi Pazur zapytał z niezdziwieniem, bez płatków owsianych. Dotarcie tamtą linią zajmie nam co najmniej pół godziny. Jeśli zajmiemy sobie zbyt dużo czasu, mogą pojawić się kłopoty skinów głową i powiedział: Możemy wymknąć się wieczorem i sprowadzić ją z powrotem. Grysi pazur spojrzał na płatki owsiane na drewnianym stole i powiedział niechętnie: "Oka". Następnie, było coś. Co Sneketo otrzymał dla siebie czy skoro ogłoszenie o dystrybucji bezpłatnej żywności się spełniło? To oznaczało to, że pozostałe dwie plotki w końcu również się sprawdzą? Niejasno przeczuwał, że w stronę czarnej ulicy może zbliżać się przewrót. Wracając do Endless Lane, obaj weszli na palcach do domu, ale zostali zaskoczeni. Słonecznik wisiał przed wejściem z obiema rękami związanymi za plecami, stojąc na na drewnianej ławce. Na jej twarzy można było dostrzec śniaki. Przez cały czas ludzie stali u jej boku i szydzili z nich obu. W końcu wróciłeś z dobrze nakarmionym żołądkiem. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 463. Eliminacja gangu krwawej ręki tłumacz. Trans redaktor, trans ser gwałtownie zamarł. Puść! Odejdź. Strach ścisnął jego gardło. Otworzył usta, ale mógł jedynie zachrypnąć głuchym głosem. Masz na myśli puścią? W porządku. Mężczyzna kopnął stołek pod stopami sumflower, a jej ciało natychmiast zesztywniało. Lina wbiła się w szyję sumflower. W panice kopnęła nogami, zacisnęła i rozluźniła związane ręce, ale nic to nie pomogło. Tygrysi pazur rzucił się na pomoc, ale został uderzony kijem w głowę od tyłu i upadł na podłogę. Gdybyśmy na ciebie nie czekali, zabiłbym ją wcześniej. Jeden z popleczników kanasa zadrwił. Co za dobra wymówka, biegunka. Prawdopodobnie nie wiesz, ale ludzie cię obserwowali. Wie, że kundlenia są zdyscyplinowane. Wiedzieliśmy, że będziemy musieli dać ci lekcję, abyś przestrzegał zasad gangu krwawej ręki. To moja wina. Wężowy ząb klęknął. Proszę, wypuść ją. Ona nawet nie wyszła z tego pokoju. Ta mała sukam mnie okłamała, pomocnik wzruszył ramionami. Przysięgała, że szukasz schronienia przed wiatrem. Nawet po wybitych dwóch zębach nie zmieniłaby swojej historii. Dlaczego miałbym chcieć jej żywej, żeby mogła się na mnie odegrać? Chcą nas zabić. Snaketot nagle zdał sobie sprawę. Z trudem uniósł głowę, widząc, że walka Sumflower słabnie, a jej ciało zaczęło sztywnieć. Zmusił się, żeby na nią nie patrzeć, lecz zamiast tego zwrócił uwagę na sztylet wiszący u pasa mężczyzny. Dzieliło go zaledwie sześć kroków. Gdyby Snaketot mógł podbiec i sięgnąć po ten sztylet. Nagle lina pękła Słonecznik cicho upadł na podłogę. Co do cholery. Poplecznik zmarszczył brwi, ale zanim zdążył dokończyć słowa, z jego szyi wytrysnęła linia krwi, spryskując twarz najbliższego szczura. Smeketu odpatrzył na scenę przed nim. Tymczasem z zewnętrznego pomieszczenia doszły odgłosy walki. Zatrzymywać się. To terytorium gangu krwawej ręki. Jakiś. Ktoś się włamał? Och. Moja ręka. Cholera. Wyjdź i zabij zabiją. Pon. Potwór. Pomóż. Zwolennicy Kanasa spojrzeli na siebie i wyciągnęli broń. Zanim zdążyli uciec, nadleciała z i obaliła dwóch frontmanów. Następnie z odzobaczył napastnika uderzającą kobietę z czarnymi włosami niedbale związanymi w kucyk z tyłu głowy. Miała na sobie długą czarną suknię, a jej oczy były złote. Smeketo odpoczął, jak krew mu zamarza, kiedy na niego spojrzała. Rzuć broń, połóż ręce nad głową i uklęknij, jeśli chcesz żyć. Kobieta wyciągnęła trzy palce. Lit do trzech. Każdy, kto nie zastosuje się do moich wskazówek, umrze. Trzy. Zapadła tylko kilka sekund ciszy, zanim ktoś krzyknął: "Boże, co za umiejętności? Ona musi być warte 100 złotych królewskich. Wszyscy, ruszajmy!" złapią, a szef na pewno dobrze nas wynagrodzi. Złapią żywcem. Nieważne. Lepiej, żebyś był martwy. uniosła gigantyczny, ozdobny miecz o dziwnym kształcie i rzuciła się na tłum. Smaketot nie mógł wierzyć własnym oczom. miecz był wykonany z żeliwa i czegokolwiek dotknął. Natychmiast się rozbijał. Poruszała się z tak dużą prędkością, że proch wapienny i kurze jej wrogów były ledwo przydatne. Niegdyś skuteczna ukryta broń nie mogła teraz trafić w cel. Tłum nie mógł przed nią nie mówiąc już o walce. Chroń swojego przyjaciela, dziecko rozległ się głos, ale nigdzie nie było widać jego źródła. Przełknął ślinę i w panice Podciągał się do boku Sunflower. Położył dłoń na jej nozdrzach, żeby poczuć jej oddech. Wypuściła słabo ciepłe powietrze. Wciąż żyła. Wężowemu zębowi zachciało się płakać, szczęście, że przeżył, Przypoczyło go. To, co napisano w ogłoszeniu, było prawdą. Ci ludzie zostali wysłani przez księcia, aby wyeliminować organizatorów gangu. Teraz mieli nadzieję. Pochylając się nad słonecznikiem, wybuchnął płaczem. Gdy do sali wbiegło więcej żołnierzy w brązowych mundurach, walka szybko się zakończyła. Wszystkim przytomnym szczurom kazano ustawić się w kolejce i jeden po drugim opuścić pomieszczenie. Boli mnie głowa poskarżył się tygrysie pazur, jedną ręką pocierając głowę. Gól jest tak duży. Bądź wdzięczny, że nie zostałeś pobity na śmierć. od odspojrzał na niego ze łzami w oczach. Co się stało? Słonecznik masował jej szyję, na której pojawiła się czarna linia odliny. Myślałem, że na pewno umarłem. Powiem ci, kiedy się stąd wydostaniemy kieł potrząsnął głową. Bał się, że jeśli powiem za dużo, znowu wybuchnie płaczem. Twoja kolej. Strażnik przy drzwiach wykręcił ręce Snacketootowi do pleców. Smeketot nie stawiał oporu i poszedł za strażnikiem na zewnątrz. Na podwórzu stała kobieta w białej sukni, paradoks dla śmiercionośnej bogini w czerni. Jej twarz była zakryta kapturem, spod którego wystawały jedynie kosmyki kręconych w blond włosów. Możesz odejść po udzieleniu odpowiedzi na pytania pana. Tak odpowiedział wierny Snacketoot. Był pod wrażeniem możliwości tej armii. Czy popełniłeś morderstwo? Jej głos był rześki i przyjemny, jakby pochodził z innego świata. A co z gwałtem? Rozbój? Nagle coś mu przyszło do głowy, to ona go ostrzegła, nie pokazując się. Żaden z nich. W porządku. Skinęła głową. Poczekaj na placu na obiad od jego wysokości. Smaket zatrzymał się po dwóch krokach. Pytanie: czy jesteś czarownicą? Wymagało odwagi? Zgadza się. Smaket nie spodziewał się odpowiedzi, ale ku jego zaskoczeniu, wiedźma odpowiedziała wprost. To są zwolennicy kanasa kontynuował Smaket przygryzając wargę. Nie było go tu od czterech dni. Musi się gdzieś ukrywać z krwawą ręką. Blodychant jest prawdziwym przywódcą gangu. Nigdy nie pozwól mu odejść. Nie martw się. Nie mogą uciec. Kobieta uśmiechnęła się i powiedziała to tonem niewątpliwej pewności. Czy masz na myśli? Jego wysokość wysłał czarownice, aby polowały na głowę szczurów. Oczy tygrysiego Pazura były rozszerzone z niedowierzania. Nie tylko czarownice, ale także wielu zwykłych ludzi z Naketo o to powiedział dziwaczną historię, której właśnie był świadkiem. To, co domyślam się, jest prawdą. Na terytorium jego wysokości akceptowane są czarownice. Mogą bez obaw pojawiać się publicznie, a nawet walczyć z innymi. Przerwał, a potem mówił dalej z podekscytowaniem. Jeśli Paper naprawdę został tam wysłany, musiała prowadzić całkiem przyzwoite życie. Wygląda na to, że chcesz tam pojechać i się z nią spotkać, powiedziała Sunflower, drgając ustami. Czarownice są utalentowane i trudno je dostrzec. Może się zawstydzić, jeśli pójdziesz się z nią spotkać. Och, Wężowy Kieł był przez chwilę oszołomiony. Wiedział, że to, co powiedziała Sunflower, było prawdą. Był tylko szczurem, i nawet jeśli przeżyje zimę, jego tożsamość pozostanie taka sama. Paper musi teraz prowadzić zupełnie inne życie, zupełnie poza swoją ligą. Nie myśl o tym za dużo. Ty grysi pazur poklepał go po ramieniu. Słuchaj, czas jeść. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 464. Zmiany tłumacz. Transn redaktor, trans wiele osób przyszło na drugi posiłek. Na szczęście cała trójka przybyła wcześniej i była w stanie zapewnić sobie pozycję na froncie. Kiedy znakato dołączył do kolejki, zdał sobie sprawę, dlaczego wokół drewnianej sceny zbudowano płoty. Jeden z mówców mówi o nowej polityce. Prawdopodobnie będzie musiał go słuchać, dopóki nie dostanie płatków owsianych. Tłum powoli ruszył do przodu. Po półgodzinnym oczekiwaniu w końcu dotarł na tył drewnianej sceny. Podaj mi prawą rękę. Powiedział strażnik. Smeketot zastosował się do instrukcji, a strażnik tupnął mu grzbietem dłoni. Następny. Drewniany płot rozciągał się po obu stronach, otaczając duży obszar, ale kolejka wciąż trwała. Każdy był prowadzony przez strażnika, aby wziął drewnianą miskę, otrzymał płatki owsiane, poszedł i zjadł na boku, a następnie oddał miskę. Trudno było uwierzyć, że zwykli cywile i szczury mogą być tak uporządkowani. Smeketu odspojrzał na długą kolejkę za nim i poczuł, że to wszystko jest absurdalne. To było tak, jakby uczestniczyli w uroczystej ceremonii, zamiast błagać o jałmużnę. Co odcisnął na naszych dłoniach? Grysi pazur wysunął głowę z tyłu. Nie mogę tego wytrzeć. Prawdopodobnie ma to na celu uniemożliwienie nam ponownego stanięcia w kolejce, gdy skończymy płatki owsiane powiedział, marszcząc brwi. Na obrzeżach pustej przestrzeni ustawiono wysokie namioty i poprzez cienie widział, że w środku było wielu zapracowanych ludzi. Na długi drewniane stół przypłocie przenoszono ciężkie drewniane beczki i było oczywiste, że jedzenie właśnie zostało ugotowane. Kiedy patrzył, jak parująca owsianka wpływa do jego miski, jego ręce nie mogły powstrzymać się od drżenia. Ile czasu minęło odkąd jadł gorący posiłek? Płatki owsiane były wodniste i nie zawierały warzyw ani przypraw, ale sama złocista owsianka i jej przepełniony aromat sprawiły, że pociekły mu W porównaniu z czarnym chlebem, który zawierał kamienie i łuski, jedzenie w misce sprawiło, że znów poczuł ciepło. Łzy znów zaczęły zbierać się w jego oczach Smeketu odszybko dopił płatki owsiane, pomimo tego, jak było gorąco, i wylizał miskę do czysta. Chociaż żałował, że nie może wrócić i błagać o kolejną miskę, ostatecznie odrzucił ten pomysł, gdy zobaczył strażników monitorujących. Włożył drewnianą miskę do wyznaczonego garnka i podążył ze tłumem, aby opuścić ogrodzony teren. Przy wyjściu znajdowała się kolejna drewniana scena, na której prelegent entuzjastycznie odpowiadał na pytania publiczności. Po zjedzeniu ciepłego jedzenia wyjący wiatr nie wydawał się już tak zimny jak wcześniej, więc cała trójka powoli podążyła z tłumem w stronę drewnianej sceny. Pytałeś, dlaczego jego królewska wysokość rozdawał płatki owsiane? To dobre pytanie, powiedział podekscytowany mężczyzna. To dlatego, że jego wysokość jest zdeterminowany, aby wyeliminować szczury. Ci, którym zagrażają szczury i ci, którzy są zmuszeni podporządkować się szczurom w celu zdobycia pożywienia, mogą zostać całkowicie wyzwoleni i nie będą już dłużej narażeni na ich groźby. Jednocześnie zrobił to, aby rodziny, które nie mają wystarczających zapasów żywności, mogły przetrwać trudne czasy. To jest życzliwość jego wysokości. Powiedziałeś wcześniej, że płatki owsiane będą dostarczane tylko do końca miesięcy demonów, więc co stanie się potem? Ktoś zapytał głośno. Scena nagle ucichła, a ludzie z niecierpliwością czekali na odpowiedź. Smeketot również słuchał uważnie. To proste. Możecie się wspierać. Powiedział z uśmiechem mówca. Wspierać? Siebie? Ale ja nie wiem, jak uprawiać ziemię. Czy mógłby pan wyjaśnić? Proszę pana. Nie martw się, pozwól, że im wyjaśnię ci powoli. Pomachał ręką. Po miesiącach demonów twierdza że i miasto graniczne połączą się, tworząc nowe miasto, więc puste obszary pomiędzy nimi będą wymagały od Was wielu odzyskania i zrekonstruowania. Tylko ciężka praca może stworzyć bogactwo, i tylko ciężka praca może zmienić przeznaczenie. Będziesz mieć stabilną pensję, a zarobione pieniądze wesprą Ciebie i Twoją rodzinę. Jednocześnie Jego Wysokość obiecał, że ci, którzy oficjalnie mają pracę, zostaną przyjęci jako obywatele nowego miasta. Jego słowa wywołały falę w tłumie i to odpoczął, że jego serce przyspiesza. Tak, wiem, o czym myślisz, powiedział głośno mówca. Wielu z was to szczury lub obywatele zmuszeni stać się szczurami To nie ma znaczenia Możesz pracować na nowe życie Nie musisz już żyć w ciemnym podziemiu i nie musisz się martwić, że nie zostaniesz wysłany na szubienicę Możesz polegać na własnych rękach, aby zdobyć legalne nagrody, niezależnie od tego, czy jest to żywność, odzież, czy nawet schronienie Proszę pana, czy wystarczy, że będziemy gotowi do pracy? Uśmiechnął się i skinął głową W przyszłości jego wysokość będzie potrzebował ponad 10 tysięcy ludzi, więc, tak, pod warunkiem, że będziecie chętni do pracy Smaketo, od nagle coś zrozumiał przez kilka następnych dni codziennie w południe cała trójka chodziła na plac centralny na owsiankę. Coraz więcej obywateli słyszało tę wiadomość i przychodziło na rozdawanie, aż zajęli prawie połowę placu. Oczywiście niektórzy nie poszli dla jedzenia. Chcieli tylko być świadkami końca w z Wyglądał, jakby codziennie w twierdzy odbywał się festiwal. Gdy w południe skończyło się rozdawanie płatków owsianych, na drugim końcu placu odbywały się procesy i egzekucje. Jak powiedziała kobieta w białej szacie, żaden ze szczurów nie mógł uniknąć aresztowania. Smeketo odwidział kanasa podczas jednej z prób. Jego twarz była blada, gdy klęczał i drżał na szefocie, nie dominując już tak jak wcześniej. Potem, gdy ryknęła żelazna rura, jego głowa została rozbita na kawałki. Oprócz Kanasa, wężowy kieł usłyszał także imiona wielu innych wielkich osobistości szczurów. Należeli do nich krwawa ręka, żelazna wrona, rozprówacz, wszyscy byli zaciekłymi królami na czarnej ulicy. Ich występy nie były dużo lepsze niż Kanas. Każda śmierć króla szczurów była witana ciepłymi wiwatami i skandowaniami niech żyje jego wysokość. Czwartego dnia Snacket zobaczył ją wyglądającego na całkowicie wyzdrowiałego. Cała czwórka przytuliła się mocno do siebie. Gdzie byłeś? Nie wiem, Joę e potrząsnął głową. Mój umysł był wówczas zesłonięty. Kiedy się obudziłem, leżałem w namiocie i głowa już mnie nie bolała. Jadłam tylko i spałam, aż gorączka spadła. Było tam sporo pacjentów takich jak ja, pijących płatki owsiane z suszonym mięsem. Za pierwszym razem zjadłem tyle, że prawie pąknąłem język. Czy istnieje coś takiego dobrego? Tygrysi pazur popatrzył i powiedział, cholera, chcę się zarazić zimną zarazą. W każdym razie dobrze, że przeżyłeś, powiedział zadowolony Sunflower. Gdy wszyscy już nadrabiali zaległości, od nagle powiedział, chce szukać pracy po miesiącach demonów. Być może ta szlachta po prostu nas oszukuje i zostaną postawione dodatkowe wymagania, powiedział Tygrysi Pazur. Kiedy werbowali nowych członków dwa armii i policji, poprosili o stały adres i czystą kartotekę, co oznacza zakaz kradzieży. Więc nie jesteśmy nawet brani pod uwagę. od potrząsnął głową i nie odpowiedział. Sprawy opisane w biuletyn len stopniowo stawały się rzeczywistością i zdał sobie sprawę, że nowe miasto prawdopodobnie przekracza jego wyobraźnię. W ciągu tych kilku, ale długich dni już poczuł zmianę. Czy gdyby mówca mówił prawdę, mógłby pozostać w nowym mieście? Gdyby mógł pozbyć się swojej tożsamości szczura, czy paper czułby się mniej zawstydzony, gdyby zobaczył ją ponownie? Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 465 Wewnętrzny spokój i zamieszanie. Tłumacz, transredaktor, transwendy, z Królis Per siedzieli w sali zamkowej, popijając najwyższej jakości czarną herbatę importowaną z miasta blasku. Wędy zdjęła gwiżdżący czajnik z haczyka na kominku i nalała przygotowanej wody do filiżanki z herbatą. Obserwując, jak powierzchnia wody stopniowo zabarwia się na przezroczysty pomarańczowy kolor i wąchając łagodny aromat wydobywający się z unoszącej się pary, poczuła, że całe jej ciało staje się leniwe. Podmuchując na filiżankę, żeby ostudzić herbatę, upiła mały łyk. Początkowy smak był lekko gorzki, ale powoli zmienił się w świeży i słodki smak, który odmłodził jej usta i język. Gdy ciepły płyn wpłynął do jej brzucha, wydała z siebie niekontrolowany jęk satysfakcji po drugiej stronie korytarza, Paper wciąż bawił się pieczęcią woli Bożej. Opanowała już umiejętność wstrzykiwania magicznej mocy do pieczęci, a także była w stanie dokładnie kontrolować moc magiczną. Ale bez względu na to, jak bardzo się starała, była w stanie zapalić jedynie pierwszy magiczny kamień na pieczęci. Ilekroć ją zobaczę, przypomnę sobie dni spędzonych w Stowarzyszeniu Współpracy Czarownic powiedział wzruszony Scroll. W tamtym czasie nikt nie myślał, że wszyscy będziemy mogli prowadzić życie takie, jakie mamy dzisiaj. Gdybyśmy mogli przewidzieć przyszłość, Sara nie byłaby tak uparta. Wendy odstawiła filiżankę. Dobrze, że i w przyszłości nasze przebudzone siostry nie będą musiały doświadczać takiego samego cierpienia jak my. Mówiąc, zaczęła się śmiać. Prawdopodobnie jesteśmy ostatnią grupą tarownic, która musiała cierpieć. A także najstarsza partia, co oznacza, że będziemy cieszyć się najmniejszą liczbą dobrych dni dodała scroll, kładąc dłoń na czole. Wygląda na to, że mamy najgorszy los. Dlatego wróciłaś dzisiaj wcześniej, żeby mieć trochę więcej wolnego czasu? Będę zażartowała. Wyszedłem dopiero po wykonaniu swoich obowiązków. Ta ostatnia wzruszyła ramionami. Jego wysokość Roland jest nieobecny, w związku z czym ilość pracy jest znacznie mniejsza niż zwykle. Trochę nie jestem do tego przyzwyczajony. Czy to prawda? Będę uniosła brwi. Kiedy jego wysokość wróci, powtórzę mu słowo w słowo, co powiedziałeś. Och, w takim razie nie mogę obiecać, że na następnym egzaminie zrozumiesz każde pytanie. Macie ze sobą naprawdę świetny związek. Spear zachichotała, słuchając rozmowy. Chociaż nie jestem już młody, nigdy nie cieszyłam się z nikim tak głęboką relacją. Wy dwoje należycie do najszczęśliwszych czarownic. To rzecz zupełnie zrozumiała. Nie każda wiedźma ma potężnego ojca powiedział króliwy wypiłek herbaty, zanim kontynuowała on przekazałby wszystko, co ma swojej córce nawet wśród szlachciców tacy ludzie są rzadkością Swoją drogą, jak tam w ratuszu, Wendy spojrzała na Spear Słyszałem, że ostatnio będziesz tam chodzić, kiedy tylko będziesz mieć wolną chwilę Istnieje wiele korzyści z wyjazdu Spear odetchnął głęboko Po raz pierwszy uzyskałem wgląd w styl zarządzania działami, który jest tak dobrze uporządkowany i rozgraniczony, a jednocześnie pozwala działom na ścisłą współpracę Zamiast zlecać ministrom poszczególnych departamentów samodzielne prowadzenie rekrutacji i wynagrodzeń pracowników, Urząd Miasta zajmuje się tym za nich. W ten sposób łatwiej jest zastąpić pracowników, a także umożliwia się zdolnym obywatelom bez przeszkód wejść do służby cywilnej. Nie mam pojęcia, jak jego wysokość wpadł na ten pomysł. Odbyła nawet bardzo miłą pogawędkę z Barowem. Przebił żartował? Echem, po prostu konsultował się ze mną w sprawie kilku kwestii związanych z prawami szlachty, które tak się złożyło, że dobrze rozumiałem powiedziała z PR, kręcąc głową. Ponadto nowe prawa ustanowione przez jego wysokość są bardzo wyjątkowe i mogą nawet zostać wprowadzone w życie na grzbiecie upadłych smoków. Rozmawiałem o tym trochę dłużej z Barowem. Och, w czym są wyjątkowi? Na przykład część dotycząca definicji obywatelstwa. Siostro Wendy, kiedy będę mogła zapalić drugi magiczny kamień? Paper dołączyła nieoczekiwanie i wrzasnęła, gdy uniosła pieczęć woli Bożej. Kiedy będziesz trochę starszy, Wendy wyciągnęła rękę do młodej dziewczyny. Chodź, pozwól, że życie przytule. Paper chwycił wyciągniętą dłoń Wendy i wszedł w jej uścisk. Wendy pogłaskała paper po głowie, obserwując, jak dwie pozostałe czarownice dyskutują o nowych prawach, i poczuła spokój. Byłoby wspaniale, gdyby to życie mogło trwać wiecznie. W tym momencie do sali wszedł strażnik. Najpierw rozejrzał się po pomieszczeniu, po czym z lekkim wahaniem podszedł do czterech czarownic. Coś się stało? Wendy go rozpoznała była osobistym strażnikiem jego wysokości. Pani Wendy, ktoś przybył poza zamku i twierdzi, że jej córka właśnie została przebudzona jako wiedźma, powiedział strażnik, salutując. Jego wysokość określił, że kiedy go nie będzie w pobliżu, ty będziesz odpowiedzialny za takie sprawy. Co? Trzy czarownice były jednocześnie zszokowane. Nowo przebudzona wiedźma? To właśnie powiedziała ta osoba. Szybko, zabierz mnie do niej natychmiast odpowiedziała Wendy. Przy głównej bramie zamku Wendy zobaczyła dwóch obywateli czekających na zimnym wietrze. Jedna z nich wyglądała na około 40 lat, jej włosy stały się już w połowie siwe, a zmarszczki na czole były głębokie i długie. Miała na sobie staromodne płaszcz i była lekko zgarbiona. Druga osoba była znacznie młodsza, miała około 17 lub 18 lat i z rezerwą stała obok starszej kobiety. To Lady Wendy ze związku czarownic. Strażnik przedstawił się: Nasze pozdrowienia, Lady Wendy. Obaj obywatele ukłonili się z szacunkiem. Twierdzą, że są imigrantami z terytorium południowego i pół miesiąca temu przenieśli się do dzielnicy mieszkalnej w centrum miasta. Sprawdziłem ich dowody tożsamości i nie stwierdziłem żadnych problemów z podanymi informacjami. Jesteś wiedźmą. Wędy spojrzała na młodą kobietę i przemówiła najczulszym głosem, jaki tylko mogła. Jak masz na imię? Lady Wendy zadaje ci pytanie. Starsza kobieta pociągnęła młodszą za rękaw. Latom mruknął ten ostatni. Jesteś nią? Matka? Tak, tak, rzeczywiście. Jej ojciec nadal pracuje w piecu, więc ją przyprowadziłem. Starsza kobieta kilka razy pokiwała głową. Lady Wendy, czy mogę zapytać, czy prawdą jest to, co jego wysokość stwierdził w biuletynie, że czarownice mają prawo do wynagrodzenia w wysokości jednego złotego królewskiego co miesiąc? To prawda, ale ona musi wyrazić chęć przyłączenia się do związku czarownic. Ja? Summer otworzyła usta. Ona jest chętna, zdecydowanie jest gotowa służyć i poświęcić wszystko jego wysokości Matka przerwała córce Czy musimy podpisywać umowę? Kiedy otrzymamy pieniądze? Te słowa sprawiły, że Wendy zmarszczyła brwi w niekontrolowany sposób Z jej tonu nie trudno było wywnioskować, że matka nie tylko traktowała córkę jak przedmiot na sprzedaż Ale także myślała, że Związek Czarownic był miejscem przyjemności jego wysokości Wendy powstrzymała swoje nieszczęście i odpowiedziała spokojnie Jego wysokość zajmuje się obecnie pewnymi sprawami w twierdzy Longson nie jestem pewien, kiedy wróci co więcej, zanim będzie mogła przystąpić do Unii, przejdzie kilka egzaminów i testów. Możesz zostawić swoją córkę pod naszą opieką na zamku, a kiedy jego wysokość wróci, zorganizujemy dla ciebie podpisanie umowy. Tak czy inaczej, Sumer była niewinna i dlatego Wendy nie chciała narzucać jej swojej złości wobec nieświadomej matki. Mimo, że większość mieszkańców miasta zaakceptowała już czarownicę, uchodźcy, którzy niedawno przybyli do regionu zachodniego, nadal nie mieli o nich zielonego pojęcia. Powierzę ją tobie, Lady Wendy. Matka skłoniła się głęboko, a następnie pogłaskała córkę po głowie. Zachowuj się dobrze i nie zawiedź jego wysokości Mamo, ja, Summer chciała coś powiedzieć, ale starsza kobieta już się odwróciła i poszła w stronę rampy wyjściowej. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 466. Ponowne pojawienie się tłumacz. Transredaktor, Translato, prawda? Nie martw się. Wendy podeszła do młodej kobiety i wzięła ją za rękę. Związek czarownic nie jest tym, o czym myśli twoja rodzina i nie musisz przez cały czas przebywać w zamku. Naprawdę? Zapytała cicho Summer. Oczywiście. Wendy uśmiechnęła się. Zostajemy w zamku, bo nie mamy dokąd pójść. Zanim Jego Wysokość nas przyjął, wiedzieliśmy, że cię był uczęgi. Nasze rodziny były albo rozbite, albo postrzegały nas jako obcych. Uważa się, że jesteś szczęściarzem, że masz rodzinę. Zrobiła krótką pauzę. Wejdźmy do środka, wiatr jest tutaj silny. Oka. Młoda kobieta opuściła głowę i poszła za Wendy do zamku. To jest nowo przebudzona wiedźma. Król już czekał pod drzwiami. Jak ona ma na imię? Lato odpowiedziała Wendy i spojrzała na strażnika. Czy możesz mi pomóc poinformować Lada Ragatę, aby wróciła do zamku? Powiedz jej, że pojawiła się nowa wiedźma. Powinna być teraz w laboratorium chemicznym nad rzeką. Z przyjemnością ci służę, lady wędę. Strażnik skłonił się, po czym odwrócił się i wyszedł. Istotnie, kiedy nikt i Sylwię nie ma w pobliżu, tylko Agata jest w stanie rozróżnić moc magiczną według rodzaju i mocy. Skrol skinął głową, zgadzając się. Jakie są jej umiejętności? Jeszcze nie wiemy. Następnie, Wendy pogładziła dziewczynkę po głowie i zapytała, ile masz lat? 18. Summer znów stała się zdenerwowana w obecności tak wielu nieznajomych. 18. Sper wydawał się zaskoczony. Czy to nie jest wiek dorosłości? Kiedy zdałaś sobie sprawę, że przebudziłaś się jako wiedźma? Zapytał skroll Opowiedz nam szczegółowo swoją historię. Zaledwie. Trzy dni temu, kiedy skończyłam osiemnaście lat, odpowiedziała potulnie Summer. Tego dnia mój starszy brat złowił dla mnie w prezencie rybę, ale zabrała mi ją druga siostra i ostatecznie została mi tylko połowa ogona. W nocy przytulałam się do kołdry i płakałam. Potem śniło mi się, że ryba wróciła do mojej miski. Kiedy się obudziłem, odkryłem, że ryba rzeczywiście tam była, a także miałem nową starszą siostrę. Nowa starsza siostra, co to znaczy? Zapytała zdziwiona Wendy. Jeden siedział przy stole i jadł rybę, drugi zaś leżał sparaliżowany strachem na podłodze. Jednak ten pierwszy wkrótce zniknął wraz z rybą. Summer przypomniała sobie, co się stało. W tamtym momencie poczułem, że te rzeczy, które się pojawiły, miały coś wspólnego ze mną. Kiedy jednak powiedziałam o tym rodzinie, zostałam pobita przez ojca i kazano mi nie straszyć drugiej siostry. Naprawdę nie przestraszyłem jej celowo. Kto by pomyślał, że sen może stać się rzeczywistością? To nie był sen. Wendy potwierdziła to, co powiedziała dziewczyna. To był sygnał przebudzenia. Magiczna moc gromadziła się w ciele wiedźmy we wspomnianym dniu przebudzenia. Podczas tego procesu wiedźma nie tylko będzie w stanie wyczuć dziwne zmiany zachodzące im w jej ciele, ale także, w przypadku większości czarownic, nie będzie w stanie powstrzymać dziwnej magicznej mocy, co spowoduje, że mimowolnie użyją nowo nabytej zdolności. Stąd, obok niezwykle nieznośnego dnia dorosłości, drugą co do częstości przyczyną utraty czarownic był dzień przebudzenia. Konsekwencja wywoływania magicznych efektów w obecności normalnych ludzi była oczywista. Wędy jednak nigdy nie słyszała o przypadku, w którym dzień dorosłości i dzień przebudzenia wypadały tego samego dnia. Choć bez wątpienia było to możliwe, dzień dorosłości był po prostu bardziej wyjątkowym dniem przebudzenia. Potem moja druga siostra nazwała mnie wiedźmą i powiedziała, że muszę opuścić dom. Mój starszy brat odpowiedział, że nie ma problemu z tym, że jestem czarownicą, bo w mieście było wiele czarownic. Moja rodzina pokłóciła się o to. W miarę mówienia głos Summer stał się jeszcze cichszy. W końcu zdecydowali się mnie tu wysłać. Wydawało się zatem, że nawet ludzie, którzy niedawno przybyli z Ziemi Południowej, już teraz podlegają propagandzie miasta. Na szczęście dla Summer nie związano jej i nie oddano kościołowi, jak to miało miejsce w przypadku wielu czarownic. Niefortunne było to, że jej rodzina ostatecznie nie była w stanie zaakceptować wiedźmy. Jednakże Wendy była przekonana, że z czasem sytuacja ulegnie poprawie. Pierwotni mieszkańcy Bordertown byli dobrym przykładem. Po tym, jak Wendy zapytała Summer o jeszcze kilka szczegółów, Agata weszła do korytarza, wyglądając na zmęczoną. Czy to nowo odkryta wiedźma? Wendy skinęła głową i opowiedziała o tożsamości Summer i doświadczeniu przebudzenia. W jaki sposób unia testuje zdolności wiedźmy? Gdy Agata skończyła słuchać, wyjęła magiczny kamień z kieszeni w pasie. Zwykle dzieli się go na dwie sekcje. Jednym z nich jest obserwacja dokładnego działania umiejętności, a drugim użycie kamienia miary w celu zmierzenia łącznego poziomu magicznej mocy. Następnie spojrzała na Summer i poinstruowała: Zamknij oczy i poczuj magiczną moc krążącą w Twoim ciele. Czy ona potrzebuje partnera, który by jej pomógł? Wendy wyglądała na zaniepokojoną. Stała się czarownicą zaledwie trzy dni temu. Obawiam się, że ona nic nie wie o swojej magicznej mocy. Nie ma potrzeby. Agata zaśmiała się. Martwię się tylko, że się boi kiedy rozmawiali, wypełniony magią kamień wyemitował promień bladozielonego światła, który otoczył Summer. Wokół jej piersi stopniowo pojawiała się mgła. Jej środek był bladożółty i wydawało się, że w każdej chwili może zniknąć. Nie kłamała. Po krótkiej obserwacji jagata zaprzestała działania kamienia miary. To rzeczywiście cecha, która pojawia się tylko wtedy, gdy dzień przebudzenia i dzień dorosłości przypadają tego samego dnia. Typ umiejętności to typ przywołania, który wszyscy znacie. Poziom mocy magicznej jest niezwykle niski, ekstremalnie niski. Wendy skrzywiła się. Czy taki zbieg okoliczności miał miejsce również w tak chwili? Unia była świadkiem przebudzenia tysięcy czarownic. Coś takiego było raczej powszechne. Agata odpowiedziała z dumą. Jeśli chodzi o czarownicę, które obudziły się dopiero pod koniec dorosłości, było tak, jakby nigdy nie miały dnia dorosłości. Co? Ich magiczne moce nigdy nie były w stanie się rozwinąć i dlatego na zawsze pozostały w formie sprzed dorosłości. Naturalnie nie posiadali pochodnych umiejętności i stałego rozwoju, które były charakterystyczne dla dorosłości. Nie wiem, czy takie czarownice były w stanie doświadczyć wysokiego przebudzenia, ale gdyby nie były w stanie się rozwinąć, problemy z ich magiczną mocą będą je nękać przez resztę życia. Zrobiła krótką pauzę. Najpierw powinniśmy przyjrzeć się umiejętnościom Summer. W końcu zdolność magiczna to tylko jeden aspekt. Sama umiejętność jest najlepszym sposobem oceny wartości wiedźmy. Agata. Wykrzyknęła Wendy, marszcząc brwi. Każdą czarownicę należy traktować jak siostrę, a nie oceniać ją na podstawie jej zdolności. Tak to się robi w Świętym Mieście. Agata pozostała niewzruszona. Jasne Wierzę, że jego wysokość powiedział, że każda zdolność ma swoje specjalne zastosowanie, ale mimo to można ją odróżnić dzięki swojej jakości. O co, się kłócicie? Summer otworzyła oczy i wyglądała na zmieszaną. Nic wielkiego. Wendy uśmiechnęła się na siłę i powiedziała pocieszającym głosem: spróbuj pokazać wszystkim swoje umiejętności. Tak. Młoda kobieta wstrzymała oddech i powoli wyciągnęła ręce. Wkrótce cztery obecne osoby mogły zobaczyć efekty, zobaczyły swoje sylwetki ustawione po drugiej stronie korytarza. Wydawało się, że dwóch z nich o czymś rozmawia, ale nie było słychać żadnego dźwięku. Nagle paper, który dawno temu opuścił salę, pojawił się ponownie obok Wendy i powoli wciągał się w ramiona Wendy, odsłaniając słodki uśmiech na jej twarzy. Wendy pod wyciągnęła rękę do swojej sylwetki, ale jej palce przeszły przez nią, jakby niczego tam nie było. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 467 Jesteś niezastąpiony tłumacz, Transm redaktor, Transm kiedy iluzja zniknęła, w holu zapadła niesamowita cisza. Po chwili scroll w końcu wystchnął i powiedział, nic dziwnego, że twoja siostra upadła z szoku. To naprawdę. przerażające. Możliwość poddania całej grupy iluzji jest bardzo rzadka, ale nie nowa. Agata powiedziała powoli. Kiedy byłam w Unii, znałam co najmniej dwie czarownice o podobnych mocach, z których jedna była starszą czarownicą ze Sterfall's IT. Ile razy dziennie możesz używać tej umiejętności? zapytała Wendy. Czy potrafisz kontrolować konkretny okres czasu, który pokazuje iluzja? Zgodnie z niezwyczajowymi praktykami jego wysokości powinien zostać przeprowadzony kompleksowy test jej umiejętności, mający na celu zrozumienie jej cech charakterystycznych, skuteczności i zastosowania. Około. Dwa lub trzy razy szepnęła Sumer co masz na myśli mówiąc okres czasu. Czy pytasz, jak najnowsze są rzeczy, które pokazuje? Widząc, że Wendy kiwa głową, Sumer zawstydzona pogłaskała się po głowie. Nigdy tego nie testowałam, ale myślę, że wcześniejsze rzeczy wymagają więcej wysiłku. Wendy nie mogła powstrzymać się od śmiechu. To nie wymaga wysiłku, ale magicznej mocy w twoim ciele. Magiczna moc? Powinieneś być w stanie poczuć, jak płynie w tobie jak woda lub unosi się w tobie jak mgła. Korzystanie ze swoich umiejętności wymaga mocy magicznej wyjaśnił scroll. Jest tak wiele rzeczy, których możesz się nauczyć o magicznej mocy i nauczyć cię ich wszystkich w przyszłości. Ucha huch. Lato skinął głową. Następnie, Wendy poleciła Summer użyć wszystkich swoich mocy, aby wyświetlić iluzję. Tym razem iluzja pochodziła półtora dnia temu, kiedy w holu paliły się światła, a siostry ze Związku Czarownicy jadły kolację przy długim stole. Potem Summer całkowicie wyczerpała swoją magiczną moc i opuściła ramiona, dysząc, a krople potu pojawiły się jej na czole. Wendy zapisała wyniki dwóch testów w notatniku, ale nie przychodziło jej do głowy ani jedno zastosowanie zdolności Summer. Jej iluzje mogą pokazywać jedynie przeszłość, ale nie potrafią przewidzieć przyszłości, więc będziemy musieli poczekać, aż jego wysokość Roland powróci i oceni. Na tę myśl nie mogła powstrzymać uczucia lekkiej frustracji. Jego wysokość powiedział jej kiedyś, że chce uczynić Związek Czarownic organizacją samorządną i mianować ją dyrektorką. Jednakże nie miała tak dużej wiedzy jak jego wysokość, więc nie potrafiła wymyślić wszystkich zastosowań zdolności jej sióstr tak dobrze, jak on. Po zebraniu emocji Wendy miała właśnie powiedzieć Summer kilka słów zachęty, gdy scroll wykonał w jej stronę gest. Dwie czarownice odsunęły się na bok, a Wendy zapytała, co się stało? Czy planowałeś powiedzieć Summer, że może tu zostać, jeśli nie chce wracać do domu? zapytał Scroll, marszcząc brwi. Zapomniałeś, że czarownice muszą zostać zweryfikowane przed przystąpieniem do Związku Czarownic? Wendy najwyraźniej wiedziała, że czarownice muszą odpowiedzieć na 10 pytań na temat swojej tożsamości i pochodzenia pod okiem słowika, zanim zostaną przyjęte. Ale Summer prawdopodobnie nie kłamała. Jej identyfikacji dokonała soria jej pochodzenia i się zgadza. Nie wspominając o tym, że właśnie się obudziła i nie jest czarownicą, która nie potrafi walczyć, więc nawet kościół nie będzie w stanie przewidzieć czegoś takiego. Magiczna moc nie jest jedyną rzeczą, która może kogoś skrzywdzić. Sztylet lub paczka trucizny mogą mieć ten sam efekt, jeśli nie lepsze. Nie, jak ona mogła. Ale nie możesz wykluczyć takiej możliwości. Przewijanie przerwane. Ratusz zajmuje się weryfikacją mieszkańców i nie będzie sprawdzał każdego domu, więc nagłe przebudzenie to właściwie najlepszy sposób na dostanie się do zamku, przerwała. Wiem, że ta możliwość jest bardzo mała, ale nie zapominaj, że nie możemy sobie pozwolić na utratę jego wysokości Rolanda. Lady Till również mieszka obecnie w budynku tarownic, więc jeśli coś jej się stanie, relacje między miastem granicznym a śpiącą wyspą całkowicie się rozpadną, a cała praca jego wysokości pójdzie na marne. To zbyt duże ryzyko. Wielokropek. Będę milczała. Wiedziała, że obawy Skrola były uzasadnione i nie dotyczyły sumer, ale nadal trudno jej było je zaakceptować. Jako pierwsza czarownica przebudzona w mieście pod rządami Rolanda, Summer była traktowana jako potencjalny wrogi szpieg, co było po prostu rozdzierające serce. Po dłuższej chwili, Wendy powiedziała: Rozumiem. Odeślę ją z powrotem. Pójdę z tobą. Skrol westchnął. Po opuszczeniu zamku, Summer natychmiast nabrała dużo energii i zaczęła trzymać Wendy za rękę i wypytywać o czarownicę i pana. Co jest nie tak? Zapytała Wendy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie jej pytania. Dlaczego tak się cieszysz, że nie musisz mieszkać w zamku? Ee. Summer przełknęła ślinę i zawstydzona opuściła głowę. Słyszałem, że pan lub jego wysokość jest bardzo przerażającą osobą i codziennie niszczy wszystkie kobiety wokół siebie. PFF. Wędy prawie zakrztusiła się z szoku. Skąd to usłyszałeś? Czy to nie jest książę Roland z królestwa Grejca z tle? Słyszałem to wiele razy w igles i e. są nawet pieśni ludowe, które mówią, że drugi książę jest przebiegły, książę Roland jest lubieżny i tylko księżniczka garcia sportu Tla Arwater jest dobrym władcą szypnęła Summer. Rozumiem, powiedział król z wielkim zainteresowaniem. To prawdopodobnie sposób garci na promocję siebie. To dość wyjątkowe. Czy on? Nie jest tego rodzaju osobą? Oczywiście, że nie odparła wędy, rumieniąc się. Wkrótce dowiesz się, że to pan godny zaufania czarownic. Przybyli na osiedle mieszkaniowe, gdzie mieszkała rodzina Sulmer, podeszli do dwupiętrowego domu i zapukali do jej drzwi. Drzwi otworzyła matka Sulmer. Mamo, wróciłem, krzyknęła podekscytowana Sulmer. Jak to zrobiłeś? przerwała i z paniką spojrzała na dwie osoby stojące za córką. Czy ona zrobiła coś złego? Dlaczego jej nie chcesz? Jego wysokość jeszcze nie wrócił, więc może zostać w zamku i czekać na powrót. Jego wysokość powiedziała niecierpliwie matka Sulmer. Lato jest bardzo posłuszne. Może jest trochę powolna, ale zrobi wszystko, o co ją poprosisz. Proszę pani, związek czarownic nie jest tym, czym myślisz. Wendy poczuła, jak gniew napływa jej do serca, ale scroll jej przerwał, zanim zdążyła dokończyć zdanie. Skról wyjął jedno królewskie złoto i pomachał nim przed kobietą. Twoja córka rzeczywiście jest czarownicą, więc podpiszemy kontrakt, kiedy jego wysokość powróci. Oto twoje wynagrodzenie za pierwszy miesiąc. Tak, tak. Uwaga, kobiety natychmiast przeniosła się na błyszczącą monetę. Dziękuję, moja pani. Pamiętaj, że teraz opiekujesz się nią w imieniu jego wysokości. Zrozumieć. Tak, pani, dobrze zaopiekuję się Sulmer. Kiedy wyszli z domu, Wendy nie mogła już powstrzymać złości. Jak mogłeś zapłacić tak okropnej kobiecie? Nawet jeśli płaciłeś z góry, powinieneś był zapłacić Sulmer. Czy Sulmer byłaby w stanie zatrzymać królewskie złoto? Odpowiedź Scrola szokowała Wendy. Jeśli nie będzie mogła ich zatrzymać dla siebie, pieniądze w końcu wpadną w ręce jej rodziny. Jeśli będzie mogła, zostanie całkowicie wyobcowana przez rodzinę. Dlatego przekazałam pieniądze bezpośrednio jej matce, żeby sumer nie musiała dźwigać tego ciężaru, a to mogłoby podnieść jej status w rodzinie. Ma przed sobą mnóstwo czasu. Jeśli uda nam się wykorzystać królewskie złoto, by kupić jej lepsze życie, to będzie to dobry interes. Wielokropek. Wendy zastanowiła się przez chwilę i powiedziała, masz rację. Byłem zbyt naiwny. Kolejne niepowodzenia bardzo zniechęciły Wendy i zaczęła myśleć, że nie jest wystarczająco dobra, aby przewodzić związkowi czarownic. Jednak nikt nie troszczy się o nich bardziej niż ty, stwierdziła Skról z uśmiechem, jakby czytała w jej myślach. Po przynależności do Stowarzyszenia Współpracy Czarownic prowadzonego przez carę zdaje sobie sprawę, że, godne zaufania, przywódca całym sercem dbałby o swoje czarownice i zawsze stawiałby ich interesy na pierwszym miejscu, niezależnie od ich umiejętności. Właśnie dlatego jesteś niezastąpiony. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 468 Powrót tłumacz, Trans redaktor, transm po dwóch tygodniach Roland wreszcie wrócił do domu. Po wyczyszczeniu czterech rodzin szlacheckich i szczurów z czarnej ulicy żelazną ręką mógł na razie rozpocząć reformę twierdzy Longson Codzera. Działania pomocowe i przesiedleniowe były realizowane i w sposób uporządkowany. Chociaż złoto królewskie i prowiant skonfiskowany na terytoriach rodzin Leaf, Wolf i Wiltrosa nie był tak obfite jak ten skonfiskowany księciu Renowi, nadal były szokujące. Dlatego mógł bez skrupułów rozszerzyć akcję pomocy na całe miasto i skutecznie promować swoją politykę podczas rozdawania kasze. Do dnia jego wyjazdu dwa. armia osiągnęła swój cel, jakim było zrekrutowanie 500 osób, a policja dodała także około 200 nowych członków. Roland zostawił połowę swoich żołnierzy i Wadera w twierdzy, aby mogli nie tylko zarządzać obroną i utrzymywać porządek, ale także mogli szkolić nowych rekrutów na użytecznych wojowników. Wiedział, że czas, jaki ma na wdrożenie swojej polityki, jest ograniczony Jeśli nie umożliwiłby bezpośredniej komunikacji ludu z urzędem miasta i nie ugruntował dostatecznie szybko swojej władzy wśród mas, starożytna władza powróci, aby wypełnić obecną luki władzy Jak to się mówi, nie ma budowy bez niszczenia Dokonał już zniszczenia, a teraz nadszedł czas na budowę i rozkwit twierdze. Źródłem zaufania Rolanda było Border Town, którego populacja wzrosła do ponad 30 tysięcy osób, z czego ponad połowa posiadała wykształcenie podstawowe Odpowiadałoby to wielkości dwóch współczesnych gimnazjów, ale jak na tamte czasy była to szokująca liczba. Co więcej, edukacja elementarna nie obejmowała tylko umiejętności czytania, ale obejmowała także podstawową wiedzę naukową i polityczną, a także powszechne poczucie patriotyzmu. Wzrost wskaźnika alfabetyzacji zapewniłby mu wystarczającą siłę roboczą dla rewolucji. Ponadto, w porównaniu z ignorantami i potulnymi cywilami, poczucie patriotyzmu umożliwi im wybuch niewyobrażalnej mocy. Pod miasta był każda mała iskierka, która pewnego dnia wywołała wielki pożar w całej krainie. Gdy niebo pociemniało, Roland ujrzał miasto wyłaniające się na tle ciemności. Słuchaj, co to jest? Krzyknął za nim członek szlachty. A. Most, spytała inna osoba, wyciągając szyję. Mój Boże, to jest o wiele za długie. To niemożliwe. Jak tak długi most mógł być wsparty tylko na dwóch filarach? Czekaj, wygląda na to, że jest ze stali. W drodze powrotnej, oprócz czarownic, na łodzi Rolanda znajdowało się kilkudziesięciu szlachciców niższego szczebla, którzy nie brali udziału w buncie i dlatego przeżyli sprzątanie. Zgodnie z planem Rolanda szlachta niższego szczebla miała nauczyć się hierarchicznie zarządzać ratuszem. Po oficjalnym rozpoczęciu budowy miasta wrócili do twierdzy i pomogli Petrowowi w budowie drugiego ratusza, który miał wykonać i przekazać mu informacje zwrotne na temat jego rozkazów. Gdy szlachta utraciła swoje feudalne przywileje, wszyscy chcieli się poprawić, a jedyną rzeczą, na której mogli polegać, były własne umiejętności. Gdy flota minęła Stalowy most, Roland usłyszał za sobą zdumione westchnienia szlachty. Wszyscy wstrzymali oddech i patrzyli, jak Stalowy most rozciągający się na całej szerokości rzeki przemyka nad ich głowami. Książę nie mógł powstrzymać się od śmiechu z tych ludzi, którzy nie przestali krzyczeć, odkąd weszli na pokład. Najpierw byli szokowani, że łódź z kamienia może unosić się na wodzie, a potem zdumiewali się wirującym kołem i sapiącą maszyną parową. Szkoda, że miejski projekt trzech dostaw nie został ukończony, pomyślał, w przeciwnym razie szczęki opadłyby im do podłogi, gdy zobaczyli modżarówek. Łodzie powoli zacumowały z ostrym gwistkiem. Barow, Sarper i grupa urzędników ratusza otrzymali gołębia pocztowego i czekali na brzegu. Widząc Rolanda, odpalili armaty uroczystości i powitali go dopełnieniem formalności godnych króla. Roland uśmiechnął się i poklepał obu mężczyzn po ramionach, po czym przyprowadził Barowa do arystokratów twierdzy i przedstawił wszystkich sobie nawzajem. Odpowiadasz za mieszkanie, życie i edukację tych ludzi, powiedział cicho do Barowa. Nie zwracaj uwagi na ich tożsamości i tytuły, ponieważ są co najwyżej baronami. W kopalniach pracują różni ludzie i wszyscy muszą pracować, aby żyć uczciwie. Szkoluj ich tak, jakbyś to robił w przypadku nowych absolwentów. Chcę zobaczyć rezultaty tak szybko, jak to możliwe. Tak, wasza wysokość. Kiedy Roland wrócił do zamku, w holu czekały wszystkie czarownice, które słyszały o jego powrocie. Zanim w ogóle poczuł działania systemu grzewczego po wejściu do drzwi, ciepła ciało rzuciło mu się w ramiona. Poczuł znajomy zapach jej włosów i pogłaskał ją po głowie, uśmiechając się. Wróciłem. Ucha chuch. Anna podniosła głowę, a jej niebieskie oczy błyszczały radością. Długo na ciebie czekałem. Ja też. I ja gruchać. Wkrótce Roland poczuł dodatkowy ciężar na każdym ramieniu. Nie musiał nawet patrzeć, żeby wiedzieć, że to lichtniki magie, bo nikt inny nie będzie przeszkadzał jemu Jannie. Hej, wy dwoje w zasadzie zgodziliście się z nim. Tajemniczy księżyc poskarżył się. Tak. Lila zabrwiła, Bez wstydu. Cieszę się, że wszyscy wróciliście cali i zdrowi, powiedziała łagodnie Wendy. Powinniśmy świętować dziś wieczorem, zasugerował scroll. Tak. Chcę chleb lodowy, wykrzyknęła Andrea. Dziś wieczorem będę ucztował z porcjami eschesajszawi. Ostatnią, która do niego podeszła, była Tilly Wimbledon. Wyciągnęła rękę i powiedziała od niechcenia, odbyłaś długą podróż. Dziękuję. Roland uśmiechnął się i chwycił jej wyciągniętą dłoń. Po obfitym obiedzie Roland wrócił do swojego biura i ciężko westchnął. Chociaż zamek twierdzy był znacznie większy, to małe miejsce było o wiele wygodniejsze. Gdy już miał porządkować książki, które przywiózł z twierdzy, do pokoju weszła Anna. Przybyłeś w samą porę. Roland wskazał na książki ułożone na dywanie. Spójrz, to są moje prezenty dla ciebie. Są to główne zapisy historyczne i legendarne opowieści, inne to tajne historie z regionu zachodniego, a wszystkie zostały zaczerpnięte z biblioteki do Kellerana. Och, racja, ten jest. Zanim zdążył dokończyć, poczuł parę miękkich ust na swoich. Przynieśli słodki zapach zmieszany z pasją i ciepłą wilgocią. Naprawdę za tobą tęskniła, Manna Anna wypowiadała każde słowo z należytym stresem, po tym jak oderwała się od Rolanda, patrząc mu głęboko w oczy. Kiedy na nią patrzył, Roland poczuł ciepło wypełniające jego serce. Ta książka. Przeczytam ją później. Dobry pomysł. Zaplątali się w pocałunku. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 469. Nie każ jej czekać wiecznie, tłumacz. Transn redaktor. Transn następnego dnia Roland wszedł do swojego biura nocącej i stwierdził, że wendy już tam na niego czeka. O co chodzi? Przeszedł na dniechlujnym stosom książek na podłodze i nalał jej filiżankę herbaty. Gratulacje, w bordertowym pojawiła się nowa wiedźma. Uśmiechnęła się i opowiedziała mu o wszystkim, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku dni. Jeśli chcesz, w każdej chwili mogę wezwać Sumer do zamku. Pierwsza wiedźma obudziła się na moim terytorium. Jest także pierwszą czarownicą zrekrutowaną po moim publicznym ogłoszeniu o rekrutacji. Twarz Rolanda natychmiast się rozjaśniła, ale kiedy usłyszał drugą połowę zdania, zapytał z ciekawością, czy ona nie jest teraz w zamku? Nie, ponieważ Nikhtingale nie był tam, aby zweryfikować jej tożsamość. Wendy powtórzyła to, na co nalegał scroll. Odesłaliśmy ją do domu i zapłaciliśmy z góry wynagrodzenie za pierwszy miesiąc. To nie był zły pomysł. Roland skinął głową. Powiedz jej, żeby dziś po południu przyszła i podpisała kontrakt. Tak, milordzie, odpowiedziała Wendy, która najwyraźniej nie mogła się doczekać powiedzenia czegoś innego. O co chodzi? Nie gniewasz się z powodu opinii ludzi na temat Ciebie i związku czarownic? Poza tym przerwała na chwilę, po czym powiedziała przez zaciśnięte zęby. Ponadto moje zdolności mogą nie nadawać się do przewodzenia związkowi czarownic scroll jest bardziej doświadczona i dojrzała ode mnie, więc myślę, że to ona powinna dowodzić. Jestem pewien, że poruszyłaś tę kwestię również w scroll. Zapytał Roland z wielkim zainteresowaniem. A potem powiedziała ci, że jesteś najlepszym kandydatem. He? Chyba miałem rację, westchnął. I ja czuję to samo. Techniki metod administracji można się nauczyć poprzez doświadczenie, ale osobowość znacznie trudniej jest zmienić. Czy nie zdałaś sobie sprawy, że najbardziej kochano członkinią czarownic, oprócz Maggie, jesteś ty? Poza tym scroll odpowiada głównie za dział edukacji i w przyszłości będzie tylko bardziej zajęta, więc nie będzie miała zbyt wiele czasu na komunikację z nowymi czarownicami, co akurat jest twoją mocną stroną. Powinieneś przyznać sobie więcej uznania. Jestem doskonałym sędzią charakteru. Zanim Wendy zdążyła odpowiedzieć, książę kontynuował. Jeśli chodzi o błędne wyobrażenia, jakie cywile mają na temat związku czarownic, naprawdę je przeoczyłem. Nigdy nie myślałem, że to ciało... Nie, moja poprzednia reputacja rozprzestrzeni się po całym królestwie. Zastanawiał się przez chwilę. Muszę jak najszybciej naprawić tę plotkę. Oprócz dalszej reklamy uważam również, że najlepiej będzie, jeśli organizacja będzie działać niezależnie. Uruchomić. Niezależnie? Tak, chcę przekształcić go w wydział, taki sam jak ratusz. Roland rozważył tę kwestię już wcześniej. W Unii było teraz tylko około tuzina czarownic, więc nadal mógł zarządzać nimi wszystkimi. Jeśli jednak rozrosłoby się do setek członków lub osiągnęło skalę tak dużą jak Święte Miasto ta chwila z tysiącami czarownic, oczywiście nie byłby w stanie poradzić sobie z nimi wszystkimi sam. Musieli ustanowić system rządzenia, który mógłby działać niezależnie i przydzielać czarownicę na różne stanowiska, a on służyłby jedynie do dawania sugestii w oparciu o ich zdolności i ewolucję. Kiedy wyjaśnił jej swoje myśli, Wendy powiedziała z wahaniem, ale w ratuszu są setki ludzi, podczas gdy sióstr jest tylko około tuzina i wszystkie mają swoje własne sprawy do załatwienia. Poza tym, w jaki sposób czy zmieniłoby to opinii obywateli na nasz temat? Plotki są jak strach, ponieważ pochodzą z nieznanego. Mieszkańcy miasta mogą akceptować czarownice, ponieważ osobiście doświadczają korzyści, jakie przynoszą na najliwy powiedział z uśmiechem Roland. Pozwolenie zwykłym ludziom na przyłączenie się do związku czarownic nie tylko rozwiąże problem niedoboru personelu, ale także pomoże ludziom lepiej zrozumieć tę organizację. Dobrowolny awans za pośrednictwem samych ludzi z pewnością pomoże poprawić postrzeganie czarownic w społeczeństwie, a wasza praca i wkład w miasto będzie dobrze znany na społeczeństwu. Podobnie jak Akademie Nauk nie tylko zatrudniały naukowców, tak i do codziennych spraw, obowiązków administracyjnych i organizacji badań potrzebna była duża liczba zwykłych ludzi jeśli chciał, aby czarownice były akceptowane przez wszystkich ludzi, musiałby lepiej się rozumieć, więc wzajemne umieszczanie czarownic i zwykłych ludzi w swoich zadaniach miało sens. Widzę. Wendy skinęła głową? To całkiem dobry pomysł. Ale jak wybrać tych ludzi? Ponieważ będziesz działać niezależnie, będziesz musiał także przeprowadzić własną rekrutację i selekcję. Roland pogłaskał się po brodzie. Możesz zapytać o to hrabinę Spear, ponieważ powinna być całkiem niezła w budowaniu organizacji skupionej wokół czarownic. Jednakże Związek Czarownic liczy tylko kilku członków, więc możesz zacząć od zatrudnienia asystenta lub członka personelu w ramach praktyki. Po miesiącach demonów zbuduje nowy budynek obok ratusza, który będzie można wykorzystać jako bazę dla Związku Czarownic. Nie wspomniał, że skoro był to Związek Czarownic, to nie miałby on dowodzić tylko czarownicami w regionie zachodnim czy Królestwie Grejcastle. Gdyby udało mu się zbudować odpowiednią infrastrukturę, Unia byłaby w stanie natychmiast nawiązać współpracę z organizacjami czarownic ze wszystkich chłoniętych przez siebie królestw. Mam to. Będę odetchnęła głęboko. Jeśli zdecydowałaś się powierzyć mi to zadanie, zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby je wykonać. Po wyjściu Roland kontynuował porządkowanie wczorajszych książek. Patrząc na strony rozrzucone po całej podłodze, nie mógł powstrzymać się od myśli o ognistym i namiętnym pocałunku zeszłej nocy. Pachnące włosy Anny, błyszczące oczy i miękkie ciało sprawiły, że poczuł mrowienie z podniecenia. Chociaż pewnego razu, gdy spotkała go po raz pierwszy, bez wahania spaliła wszystkie swoje ubrania, nie był tak drżący jak wtedy. Pewnie dlatego, że wtedy była jeszcze bezbronną dziewczynką, a teraz jest silną i piękną kobietą, w ciągu zaledwie roku tak bardzo się zmieniła. Może powinienem przejąć inicjatywę i jej odpowiedzieć. Rozmyślania Rolanda zostały przerwane, gdy jego dłonie dotknęły czyjegoś palca i zdał sobie sprawę, że Nick Htingale podaje mu książkę. Pozwól, że ci pomogę. Um. Roland przerwał, zaczynając. Kiedy wczoraj wieczorem Anna poszła za nim do jego biura i objęła go, nie zauważył, to Nick Htingale również poszedł za nimi do pokoju z bankietu. Nie martw się, wczoraj wieczorem wyszedłem natychmiast, Inn zostałem, żeby być piątym kołem u wozu. Niktingale przewrócił oczami. Domyślałem się, że po dłuższej niewidzialności rzuci się na ciebie nigdy nie tłumi swoich emocji. Czy? Tak? Z pomocą Nick Htingalea książki szybko uporządkowano i ułożono na półkach, zapełniając każde wolne miejsce. W porządku. Roland wepchnął ostatnią książkę na wolne miejsce na półkach. Dziękuję. Niestety. Jak długo zamierzasz to ciągnąć? Nie każ jej czekać wiecznie. Roland przerwał i odwrócił się. Nikhtingale już zniknął, ale jej ostatnie słowa wciąż dźwięczały mu w uszach. Chociaż jej głos był bardzo niski, był pewien tego, co usłyszał. I nie każ mi też czekać w nieskończoność Uwolnij tę wiedźmę Rozdział 470 Nowy okręt wojenny tłumacz Transn redaktor Transn kiedy Roland szedł w stronę ścieżki prowadzącej do góry Nordslope Uwagi Nick Htingale wciąż brzmiały mu w uszach Nagle doznał uświecenia To prawda pomyślał Nie jestem już zwykłym człowiekiem, który przez cały dzień ma do czynienia wyłącznie z projektami I nie jest to już świat, w którym żyłem Teraz jestem władcą wielkiego terytorium i pewnego dnia mogę zostać królem, więc jeśli moja sytuacja kiedykolwiek się zmieni, nie będę mógł używać moich starych metod, aby się powstrzymywać. Muszę po prostu podążać za głosem serca powiedział sobie. Jeśli narzucę coś na siłę ze względu na jakieś nieistotne zasady, może to jedynie skutkować dalszym krzywdzeniem Nick Nikhtingalea. Na tę myśl Roland poczuł, że ciężar spadł z jego serca. Odetchnął głęboko i pchnął drzwi na podwórko. Otwarcie stalowych drzwi było jak otwarcie serca i natychmiast ujrzał zupełnie nowy świat. Och! Nadchodzi jego wysokość. Koliber autia podbiegły, żeby go przywitać. Jesteś tu? Anna uśmiechnęła się słodko. Roland dostrzegł słaby czerwony ślad na jej bladej szyi i nie mógł powstrzymać się od przypomnienia pełnej namiętności sceny zeszłej nocy. Ponieważ jednak podjął już decyzję, nie miał nic przeciwko czekaniu jeszcze trochę. Czy ukończyłaś model? Oczywiście. Anna wykonała gest skinienia. Kiedy oboje wyszli z podwórza, zobaczyli stalową łódź pływającą po środku stawu otoczonego śniegiem. Stalowa łódź miała około 1 metra długości i 20 centymetrów szerokości i wydawała się znacznie cięższa niż te nieporęczne betonowe łodzie. Dziób miał wyraźnie cienki koniec, rufa była płaska, a jego wyjątkową cechą było to, że kadłub był pokryty zachodzącymi na siebie prętami nośnymi, jakby był złożony z tysięcy kwadratów. To jest dokładnie to, czego chciałem wykrzyknął Roland. W porównaniu do łódek betonowych wlewanych do form stalowych, łódka z czystej stali miała wyjątkową delikatność, a zachodzące na siebie pręty nadawały jej wygląd dzieła sztuki. Wiedział, że każdy element tego modelu został wycięty w technologii i według skurczonych proporcji, bez brakującego ani jednego złącza. Gdyby ten model został wprowadzony do współczesnego świata, byłby wart dziesiątki tysięcy juanów. Czy to jest nowy rodzaj łodzi, którą chcesz zbudować? Tak. Roland skinął głową. To także pierwszy regularny okręt wojenny w mieście. Pierwotnie Roland planował wykorzystać betonowe łodzie jako kanonierki na płytki wody, ale zdał sobie sprawę, że gdyby silniki parowe nie zapewniały wystarczającej mocy, betonowe łodzie byłyby zbyt wolne. Nawet jeśli flota przewoziła jedynie paliwo i załogę, średnia prędkość floty podczas podróży do twierdzy Long Song wynosiła zaledwie od 8 do 9 km na godzinę. Gdyby łodzie musiały przewozić także armaty twierdzy KAL. 152 mm, proch strzelniczy i inną broń, ich prędkość mogłaby spaść do zaledwie 5 km. Odpowiadało to nawet mniej niż 3 węzłom na godzinę. Było to spowodowane dużą masą własną betonu, która nie stanowiła problemu w prostym transporcie zaopatrzenia, ale była niepożądaną cechą na okrętach wojennych. Jeśli miasto nadal cierpiało na bradość stali, tak jak dwa miesiące temu, Roland musiałby pogodzić się z tą wadą. Jednak wraz z produkcją starowst i obecna ilość stali wystarczyła do zbudowania prawdziwego okrętu wojennego opancerzonego stalą. Roland wybrał najprostszą technikę montażu modłów, która polegała na lutowaniu kawałków stalowych desek wraz z belkami, w celu utworzenia dużej, pustej jednostki, a następnie połączeniu tych jednostek ze sobą, tworząc dno kadłuba. Ta metoda układania wyeliminowała tradycyjną potrzebę stosowania stępki, a ponieważ wróg nie posiadał żadnych armat, nie martwił się o mechanizmy obronne. Boki kadłuba wykonano prawie w całości z cienkich blach stalowych, minimalizując w ten sposób koszty i masę własną. Jeśli chodzi o napęd, Roland zdecydował się zastosować technologię śmigła zamiast koła opadkowego. Moc nadal pochodziła z silnika parowego, który obracał dwa śmigła za pomocą obracających się przekładni. W projekcie, który dołannie, pozostawił także miejsce na przebudowę go na silnik parowy o potrójnym rozprężaniu, ponieważ planował wynaleźć nowy typ silnika parowego, bardziej odpowiedniego dla łodzi, kiedy zaczął masową produkcję instalowych łodzi. Kiedy wrócili na podwórko, Anna zaczęła ciąć pierwszą stalową płytę. Czarny ogień w jej dłoni działał jak precyzyjna linika, która natychmiast przecięła gruby stalowy blok na siedem cienkich płytek, każda o grubości dokładnie 5 mm. Następnie przyszło lutowanie. Koliber zmniejszył ciężar stalowych belek i umieścił je pomiędzy dwiema płytami, a blat Anny zamienił się w niezwykle cienką i gorącą linię i ze sobą trzy elementy niczym nić. Było to zupełnie odmienne od jej oryginalnej techniki lutowania, ponieważ jej blat rozgrzewał stal od wewnątrz, pozwalając, aby płynne stal całkowicie wypełniła wszystkie szczeliny. Po całkowitym połączeniu trzech belek obniżono około milimetr, co oznaczało, że jej spód całkowicie wypełnił przestrzeń pomiędzy obiema płytami. Krzyż wykonany ze stalowych belek mógłby łączyć cztery płyty, a więcej krzyżyków mogłoby tworzyć pustą skrzynkę. Jednostki te zostały odciążone przez Hummingbirda i przetransportowane do rzeki Redwater, gdzie zostały zmontowane w toku. Tymczasem wzrok Rolanda nie schodził z zapracowanej sylwetki Anny. Jej połowę włosy kołysały się w rytmie ciętych ruchowniczym duch tańczący w czystym białym śniegu. Po południu Roland spotkał Summer, nowo przebudzoną wiedźmę. Skoro była w jego biurze, oznaczało to, że przyszła weryfikacja Nick Wendy już wyraźnie zarejestrowała swoje umiejętności, więc Roland nie musiał przeprowadzać więcej testów, ale natychmiast położył przed nią kontrakt. Sumer przez chwilę niezdarnie trzymała pióro, po czym powiedziała z czerwoną twarzą, ja nie umiem pisać. Jest w porządku. Roland uśmiechnął się. Możesz także podpisać się odciskiem palca. Ostrożnie przycisnęła pokryty tuszem kciuk do pergaminu. Czy to wszystko? Tak. Roland zwinął kontrakt. Wendy opowiedziała mi każde szczegół o twojej sytuacji, więc nawet jeśli podpisałaś kontrakt, nie musisz mieszkać w zamku. Wystarczy tu przychodzić codziennie, aby ćwiczyć i uczęszczać na zajęcia. Czy będę opowiadała ci o cechach magicznej mocy? Tak, wasza wysokość. Gdy tylko dowiedziała się, że nie musi mieszkać w zamku, Summer stała się znacznie bardziej zrelaksowana. Lady Wendy powiedziała, że jeśli nie uwolni magicznej mocy, która gromadzi się każdego dnia, w dniu przebudzenia będę w wielkim niebezpieczeństwie. To prawda, więc musisz dobrze ćwiczyć. Wiem, że będzie nadal uczyć cię, jak precyzyjnie kontrolować magiczną emocję i związek z twoimi zdolnościami. Roland nie poprawił jej zwrotów grzecznościowych, bo uważał, że dla początkującej najlepiej będzie, jeśli będzie miała trochę podziwu. Jeśli jest coś, czego nie rozumiesz, możesz zapytać dowolnego członka Związku Czarownic rozumiem, wasza wysokość powiedziała z opuszczoną głową ale, czy myślisz, że ta umiejętność jest całkowicie bezużyteczna? zapytałem o to Lady Wendy, a ona odpowiedziała że tylko wasza wysokość będzie miała odpowiedź oczywiście, że nie powiedział Roland z uśmiechem masz zdolności detektywa, więc będziesz bardzo pomocny w walce z przestępczością detektyw, Summer wyglądała na zdezorientowaną nie martw się, wkrótce zrozumiesz przywołał słowika z jej mgły, odtąd ta wiedźma będzie twoim przyłożonym uwolnij tę wiedźmę Rozdział 471, spotkanie tłumacz, Transredaktor. redaktor, transn był wieczór. Ferlin Eltek przeglądał w swoim gabinecie nowo wydane podręczniki, gdy nagle usłyszał, jak ktoś puka do głównych drzwi. Kochanie, jestem zajęty opiekaniem chleba. Dlaczego nie otworzysz drzwi? Krzyknęła Irena z kuchni. To może być panna May. Dobra. Zamknął książkę, podszedł do drzwi wejściowych w salonie i odblokował zatrzask. Osoba stojąca na zewnątrz całkowicie go zaskoczyła. Ojciec. Co cię tu sprowadza? Wykrzyknął Ferlin. Poszedłem tutaj za jego wysokość, powiedział stary rycerz, odgarniając śnieg z ramion. Właściwie wczoraj przybyłem do Bordartown. Choć powiedziałam im, że tu mieszka mój syn, mimo to zorganizowali dla mnie domne osiedlu mieszkalnym niedaleko zamku. Wejdź. Na zewnątrz jest zimno. Ferlin pospiesznie usunął się z drogi. Tak. Rycerz wydawał się zaskoczony, gdy wszedł do domu. Masz tu centralne ogrzewanie? Znasz centralne ogrzewanie? Dopiero dzisiaj się o tym dowiedziałem. Kiedy byłem tu ostatni raz, już czułem, że mi w mieście było niewytłumaczanie ciepło. Myślałem, że sprzęt grzewczy, o którym wspomniał jego wysokość, to nowy typ kominka. Kiedy tym razem odwiedziłem urząd miasta, odkryłem, że im w pomieszczeniach mogłoby być równie ciepło bez ognia. Dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, że do wytwarzania ciepła wykorzystuje parę. Zdjął płaszcz i powiesił go na wieszaku obok drzwi. Czekać. Pamiętam, że kiedy ostatni raz byliśmy razem w ratuszu, też nie byliście pewni, co to jest. Zrozumiałem dopiero po przeczytaniu biuletynu ratusza. Ferlin nalał ojcu filiżankę herbaty. Zanim cokolwiek zrobią, zawsze poświęcają trochę czasu na wyjaśnienie tego obywatelom. Strefa ogłoszeń na placu jest teraz jeszcze bardziej popularna niż co market. Czy to oznacza, że w ciągu dwóch miesięcy jego wysokość mógł zainstalować urządzenie w domach zwykłych obywateli? Rycerz powiedział za probatą, czy nie kosztowałoby to tysięcy złotych członków rodziny królewskiej? Nasze osiedle mieszkaniowe było jednym z pierwszych, które zostało w nim zamontowane. Strefy zachodnia i północna są nadal w fazie zatapiania. Mówi się, że zaopatrzenie w wodę i ciepło jest częścią projektu trzech dostaw. Kiedy budowa zostanie ukończona, w nocy będziemy mogli robić takie same rzeczy, jak w dzień. Noca jak dni? Brwi rycerze uniosły się w górę. Czy to oznacza więcej świec lub lamp oliwnych? Żaden. Władratusze zapewniają, że do każdego domu doprowadzony zostanie prąd. Elektryczność? Starzec był oszołomiony. Ja też uważam, że to wykracza poza rozsądek, ale tak twierdzi propaganda jego wysokości. Ferlin zgodził się z ojcem. Dzięki elektryczności noce będą jasne jak dni. Co ciekawe, wiadomość ta brzmiała całkowicie absurdalnie, kiedy ją usłyszał, ale w głębi serca miał przeczucie, że skoro były to słowa jego wysokości, nie było to całkowicie niemożliwe. W końcu Roland zawsze tworzył nowe cuda. Dobry wieczór, rycerzu Julek. W tym momencie Irena wybiegła z kuchni i w pośpiechu omal nie upuściła talerza z upieczonym chlebem, który niosła podczas kłaniania się. Stary rycerz zaśmiał się delikatnie na ten widok. Witam, pani Ireno. Nie panikować. Nie jestem jeszcze głodny. Ferlin zauważył, że policzki żony zaczynają się rumienić. HM. Odchrząknął, po czym dodał: "Dziś będą jeszcze tylko dwa dania. Spokojnie, noc jest jeszcze młoda. Mała rodzina zjadła razem przyjemną kolację. Ireny w końcu udało się otrząsnąć z początkowej paniki i po chwili rozmowy we trójkę zaczęła sprzątać naczynia. Tymczasem ojciec Ferlin zaprosił go do gabinetu. Ferlin wyczuwał, że jego ojciec ma coś ważnego do powiedzenia. Tak jak się spodziewał, kiedy stary rycerz usiadł przy biurku, spokojnie zapytał, Czy wiesz, co wydarzyło się w twierdzy Longsong w ciągu ostatnich kilku dni? Trochę wiem. Ferlin próbował tektownie sformułować swoje słowa. Słyszałem, że doszło do buntu czterech rodzin. Jego wysokość opuścił Border Town, aby je stłumić. Ogłoszono to na tablicy ogłoszeń. Ratusz w ogóle o tym wspomniał? Stary rycerz był zdumiony przez krótką chwilę, po czym wyjaśnił całą sprawę Ferlinowi. Chociaż wysłałem kogoś, aby poinformował jego wysokość, nie spodziewałem się, że przybędzie tak szybko. Wynik był do odgadnięcia. Te cztery rodziny nie mogły się równać z żołnierzami jego wysokości. Rodziny Maple Leaf, Wolf i Wiltrosen zostały całkowicie zmiażdżone, pozostawiając jedynie rodzinę Elk w stanie krytycznym. Nasza rodzina była prawie zaangażowana w to wydarzenie. Co? Ferlin był bardzo zaskoczony. Ojcze, ty. Oczywiście, że to nie byłem ja. Rycerz westchnął. Jestem już taki stary i nie chcę brać udziału w tak ryzykownych romansach, ale twój brat jest inny. Pragnie przewyższać twoje osiągnięcia i udowodnić swoje zalety jako spadkobiercy. Niestety, zajął błędne stanowisko. Czy chcesz powiedzieć, że mi sobrał udział w buncie? Twarz Ferlina zapadła się. Ojciec skinął głową. Po upadku buntu został schwytany przez żołnierzy jego wysokości. W dzień sądu poszedłem na plac, żeby go zobaczyć po raz ostatni. Wielokropek. Ferlin zamknął oczy. Pomyślał o tym, jak kiedy został rycerzem supergwiazdą, jego brat nieustannie próbował utrudniać mu życie. Jednak Miso był w końcu jego młodszym bratem i dlatego zasmucał go widok tak tragicznego końca. Ponieważ nie miał krwi na rękach i poddał się posłusznie, został skazany na 10 lat pracy. Powinien być teraz w kopalni North Slope. Dalsza część słów ojca sprawiła, że Ferlin odzyskał ducha. 10 lat pracy? Myślałem, że miałeś na myśli, że został stracony? Rycerz pokręcił głową z wyrazem sprzeciwu. Kiedy powiedziałem, że widziałem go po raz ostatni, miałem na myśli ostatni raz, kiedy był członkiem rodziny. Od tego momentu nie był już częścią rodziny Eltek. Ty zerwałaś z nim więzi. Prawidłowy. Rycerz odetchnął głęboko. Ostrzegałem go dawno temu, ale nigdy nie wziął sobie moich słów do serca. Ktoś, kto igra z przyszłością rodziny i ryzykuje los każdego członka rodziny, zdecydowanie nie nadaje się na następcę. Choć mówił stanowczo, jego wyraz twarzy zdradzał smutek, a zmarszczki na czole pogłębił się. Teraz mam tylko ciebie jako moje dziecko. Ojcze, Ferlin poczuł mrowienie w oczodołach i mimowolnie chwycił ojca za ręce. Nigdy w życiu nie błagałem. Ale tym razem mam nadzieję, że uda ci się zastąpić rodzinę Lateków. Mam przeczucie, że w twoich rękach znów będzie prosperować. Stary rycerz powiedział powoli: Zgodziłem się pójść w ślady jego wysokości również tutaj, aby zająć dobre stanowisko w nadchodzących reformach. Ale stanowisk nie można dziedziczyć, ojcze, stanowisko rycerza stanie się także tytułem honorowym. Wiem, ale zignorowałeś ignorowałeś korzyści płynące z kontaktów i doświadczenia, jego wysokość oświadczy, że stanowiska będą przydzielane na podstawie zasługi wyjątkowych zdolności. Dzięki doświadczeniom i relacjom, które zbudowali twoi poprzednicy, twoje szanse na zdobycie dobrego stanowiska są znacznie większe niż w przypadku przeciętnego człowieka. Poklepał się na powierzchu dłoni. Nawet jeśli nadal chcesz zostać nauczycielem, nie stanę ci na drodze, dopóki będziesz kontynuować nazwisko rodowe. Ferlin milczał przez długi czas, zanim w końcu skinął głową i powiedział, rozumiem, ojcze. Obiecuję ci, jeśli tak się stanie, mogę być spokojny. Rycerz wydawał się odczuwać wielką ulgę. A tak przy okazji, jeśli masz wybór, w jakim dziale chciałbyś pracować? No cóż, a co z dwa armią? Słyszałem, jak naczelny dowódca Żelazny Topór mówił, że oprócz żołnierzy na polu bitwy armia chce także utworzyć wydział strategię. Plan ten zostanie najpierw przetestowany w dwa armii. Stary rycerz utkwił wzrok w senu. Właściwie wiem, że Twoja obecna praca nie jest Twoim ulubionym zajęciem. Gdybyś naprawdę był zadowolony z czytania książek przez cały dzień, w ogóle nie zdecydowałbyś się na bycie rycerzem. Jego oczy zdawały się przenikać wnikliwie sercem Charlina. Nadal jesteś światłem poranku, które znam, moje dziecko. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 472 Przysięga miłości tłumacz, transredaktor, redaktor, transn. Odzież, buty, kubki, łyżki i widelce. Mej zaznaczała każdy element, licząc na palcach. Czy jest coś jeszcze, co powinienem ze sobą zabrać? Podłoga była zaśmiecona różnymi artykułami gospodarstwa domowego, od pod drewnianą miskę. Pościel jest najważniejsza, pomyślała Irena i powiedziała, lepiej weź komplet, poduszkę, prześcieradło i koc. Słysząc te słowa, Rosia i Gajt wybuchnęli śmiechem, ale wkrótce umilkli, gdy maj rzuciła im zimne spojrzenie. Pościel nie jest konieczna. Carter mówi, że kupi nowy zestaw na rynku. Krążą pogłoski, że kiedyś należeli do czterech rodzin i zostali wykopani z piwnic ich rezydencji. No cóż, w takim razie muszą być zrobione z delikatnego jedwabia Irena skomentowała z zazdrością Słyszałem, że w Kings City jest krawiec sprzedający tkaniny i odzież z czystego jedwabiu. Szkoda, że mogą sobie na nie pozwolić tylko wielcy szlachcice i bogaci kupcy Jeśli pochodzą z czterech rodzin, muszą być równie dobre Tak, w dużym stopniu odpowiedziała nonchalansko May. Pamiętam, jak powiedział, że jeden zestaw jest wart pięć złotych królewskich Wow! trzy dziewczyny westchnęły z zaskoczenia Pięć, pięć złotych książąt królewskich Bóg Wszechmogący Rosia oblizała usta Zarobienie takiej ilości pieniędzy zajęłoby mi prawie dwa lata. Jak możesz porównać się do gwiazdy regionu zachodniego? Gait powiedział drwiąco, klepiąc ją po głowie. Miss i to gwiazda, która występowała w King's City. Jeśli chodzi o jego ekscelencję cartera, jest on głównym rycerzem jego wysokości. Nie możesz konkurować z żadnym z nich. To naprawdę niesamowite, May powiedziała Irene, patrząc na May promiennymi oczami. Bardzo ci zazdroszczę. May wiedziała, że tylko Irene była z nią naprawdę szczęśliwa, a jej szczerość była powodem, dla którego Morning Light w ogóle ją pociągał, May zastanawiała się także, jak dziewczyna taka jak Irena, która dorastała w teatrze, potrafiła oprzeć się pokusom i pragnieniom świata, zachowując jednocześnie niewinność i dobroć dzieciństwa. Chociaż May wyrzuciła z głowy swój dawny romans, nadal była zachwycona, widząc, że Irene trochę jej zazdroszczy. Kiedy zyskasz sławę, będziesz mógł kupić sobie zestaw. Za jednokrotnym wystąpieniem w Kings i otrzymasz kilka złotych książąt królewskich, nie wspominając już o napiwkach, które otrzymasz od szlachty po przedstawieniu. Ale ile czasu zajmie mi stania się tak dobrym jak ty? Zapytała sfrustrowana Irenę z zaciśniętymi ustami. Wygląda na to, że jesteś tu dość zajęty. Czy ćwiczysz? W tym momencie drzwi gwałtownie się otworzyły. Przystojny młody mężczyzna wsunął głowę do środka i zapytał, czy przeszkadzam? Jego, jego ekscelencja Carter. Gait Rosia natychmiast się ukłonili. Dzień dobry, panie. Rycerz. Irena odwróciła się i uśmiechnęła do niego. Rozmawiamy o tym, co my powinna zabrać do twojego mieszkania i właśnie rozmawialiśmy o tobie. Naprawdę? Co o mnie powiedziałeś? Carter zapytał z ciekawością, drapiąc się po głowie. Nic. May wpatrywała się w niego i w duchu pomyślała, że zawsze sprawia wrażenie idealnego dżentelmena, kiedy ma zamknięte usta, ale złudzeń rozwiało się, gdy zaczął mówić. Dlaczego tu dzisiaj przyszedłeś? Dziś nie jest twój dzień wolny, prawda? Um, nie martw się. Jego wysokość dał mi dzisiaj trochę wolnego. Więc? Przyniosłem ci prezent. Prezent? May rozejrzała się po pokoju. Gajt szybko zrozumiał tę aluzję i powiedział. Och, panu May. Właśnie sobie przypomniałam, że mam się czym zająć. Daj mi znać, kiedy skończysz się pakować. Ja też. Muszę zrobić pranie. Jest tam już od kilku dni. Rosia również pożegnała się z ukłonem i wychodząc z pokoju, pociągnęła za sobą Irenę. He? Nie muszę nic robić. Wytrzymać. Ja też chcę zobaczyć prezent May. Kiedy głos dziewczyny stopniowo ucichł, May westchnęła z ulgą i zaryglowała drzwi. Zwróciła się do naczelnego rycerza i zapytała, a więc jaki jest prezent? Mam nadzieję, że nie jest to znowu nowy wynalazek jego wysokości. Carter rozejrzał się, zanim przerwał ciszę. Twój ojciec jest zajęty. Czy myślisz, że każdy ma wolne czas tak jak ty? May warknął niecierpliwie. Myślała, że zajmie ojcu trochę czasu, zanim zaznajomi się z nowym otoczeniem po przeprowadzce stwierdze do miasta granicznego. Jednak ku jej zaskoczeniu, już w tydzień znalazł pracę urzędniczą w ratuszu, a ona nie mogła nic na to poradzić. Teraz był stałym pracownikiem Ministerstwa Budownictwa. Ja też jestem zajęty. Carter podniósł ręce w obronie. Jego wysokość przeniósł jednego z najbardziej wydajnych pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości do twierdzy Long Song. Teraz muszę zajmować się najróżniejszymi zadaniami. Oprócz przysłuchiwania szpiegów i sprawdzania statusu mieszkańców, muszę także polować na przestępców na wolności. Dziś nawet nie mam czasu na posiłki. Nie masz pojęcia, jak zaciekli są ci przestępcy. W przeciwieństwie do pozostałych mieszkańców regionu zachodniego, ci goście to gangsterzy, początkowo ukrywający się wśród uchodźców. Teraz, gdy sytuacja nieco się poprawiła, zaczęły sprawiać kłopoty. Ale nie martwcie się, poruszają się tylko na obrzeżach miasta, gdzie tymczasowe obozy znajdują się na zachodzie i nie dostaną się łatwo do centrum miasta. I złapię każdego z nich, gdy przyłapią się na zabawie. Widząc, jak Carter opisuje tę sprawę z taką pasją, May wybuchnęła śmiechem. W porządku, rozumiem. Zatem, Panie Knit, skoro tak bardzo Panu zależy na spokoju i porządku w mieście, czy zechciałby Pan zjeść tu lunch i wypić kilka drinków przed powrotem do swoich spraw? Chciałbym, ale obawiam się, że moja przerwa prawie się kończy. Carter położył paczkę w dłoni. Wypróbuj to i zobacz, czy pasuje. Poprosiłem Jego Wysokość o zaprojektowanie tego. Jego Wysokość? Maj był trochę zaskoczony. Tak. Kiedy powiedziałam Jego Wysokości o dacie naszego ślubu, wspomniał o rodzaju sukni noszonej specjalnie na wesela. Jedyną rzeczą jest to, że zrobienie takiego wymaga dużo wysiłku. Dłagałam jego wysokość dość długo, a nawet przekupiłam pannę sora jej chlebem lodowym, zanim w końcu udało mi się zdobyć tę sukienkę. Kiedy Mail rozłożyła materiał, zobaczyła w parca śnieżną sukienkę. Serce May przestało na chwilę bić, gdy rycerz rozłożył szatę. Była to prosta suknia z wyszukanymi i wyrafinowanymi detalami. Sukienka była prosta w tym sensie, że nie była ozdobiona żadnymi klejnotami ani nie była oprzyta złotymi złoceniami. Zamiast tego była pokryta wyłącznie białymi muślinami. Jednak krój sukienki był dość efektowny. Była wiązana pasami rozszerzała się w kontrastową, obszerną spódnicę poniżej talii. Spódnica falowała jak fale, doskonale eksponując pomysłowe rękodzieło w jej projekt. Wiedziała, że każda dziewczyna, szlachcianka czy wieśniaczka, byłaby zafascynowana taką suknią i miałaby na jej punkcie obsesję już na sam jej widok. Mej delikatnie pogłaskała śnieżnobiałą suknię, która prawie nic nie ważyła, i poszła do swojej sypialni, aby ją założyć. Kiedy wróciła do salonu, certerowi opadła szczęka, uderzony zapierającym dech w piersiach pięknem, które zobaczył. Boże, jesteś zachwycający. Naprawdę? Rzadki, żywy rumieniec wypłynął na jej policzki. Mogła sobie wyobrazić, jak teraz wygląda, nawet nie patrząc w lustro. Wyraz twarzy naczelnego rycerza powiedział jej już wszystko. Mej podeszła do sartera i delikatnie przycisnęła usta do jego policzka. Dziękuję za prezent. Naprawdę to kocham. W odpowiedzi rycerz objął ją ramionami. Widząc, jak twarz sartera powoli zbliża się do jej twarzy, Mej zamknęła oczy. Nie brzmi tak źle, żeby nazywać się nie spomyślała. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 473, trzeci etap budowy miasta, tłumacz, transredaktor, trans po dwóch tygodniach nauki i eksploracji, Barow, gubernator ratusza, odbył pod koniec pierwszego miesiąca w sali zamkowej pierwszą miejską sesję plenarną w sali zamkowej wiosną Nowego Roku na prośbę jego wysokości. Oprócz dyrektorów wszystkich departamentów na sesję zaproszono także niektórych szlachciców z twierdzy, co zwiększyło łączną liczbę uczestników do 65. Barow wiedział, że sam proces uczenia się jest także ewaluacją. Po roku pracy na stanowisku gubernatora ratusza potrafił teraz łatwością odróżnić zdolnej szlachty od bezużytecznych dantesów i próżniaków. Z tego właśnie powodu połowa szlachty nie zdała już egzaminu. Jak opisał jego wysokość, dał tym drobnym arystokratom możliwość złapania pociągu ekspresowego, ale rzeczywistość była bezlitosna. Ludzie, którzy nie byli w stanie nadążać za zmianami, z biegiem czasu w naturalny sposób stali się przestarzałymi. Barow podzielał te same myśli. Niezależnie od tego, czy jego wysokość był demonem, czy bogiem, nie zmieniało to faktu, że na jego terytorium panowała atmosfera zupełnie odmienna od tej w innych królestwach. Gdyby to była nowa era, chętnie zanurzyłby się w nią z księciem. Głównym tematem dyskusji na dzisiejszym posiedzeniu było głosowanie końcowe nad aktem zjednoczeniowym, który miałby zostać uchwalony po wybudowaniu miasta. Będzie musiał także poinformować szlachtę w twierdzy o treści aktu. Barów przygotowywał się na tę chwilę od dawna, a teraz w końcu przyszedł czas na ujawnienie szczegółów. Każdy otrzymał cienką książeczkę i twardej oprawie z złoconymi literami na okładce, na której widniał napis Podstawowe prawa królestwa. Zawierał kilka podstawowych zagadnień prawnych, opracowanych i zredagowanych przez samego jego wysokość. Już po nazwie mógł poznać, że jego wysokość miał wielkie ambicje, a także wierzy, że książę ma zdolność do zapewnienia rozkwitu miastom poza regionem zachodnim. Zacznijmy. Roland, który usiadł na końcu długiego stołu, poinstruował skinieniem głowy. Tak, wasza wysokość. Barów odchrząknął i odważył się. Być może wszyscy słyszeliście, że będziemy budować miasto w regionie zachodnim. Książka, którą masz przed sobą, to akt zjednoczenia, który ma zostać uchwalony na terytorium jego wysokości po zakończeniu budowy miasta. Zachęcamy do samodzielnego przeczytania lub wysłuchania mojej prezentacji. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, możesz mi w każdej chwili przerwać, jego wysokość na nie odpowie. Lekki szelest kartek przetoczył się po sali. Barow przewrócił okładkę, odsłaniając pierwszą stronę księgi wykonaną z cienkiego pergaminu. Pierwszą rzeczą, którą teraz widzisz, jest zarys treści, który zawiera strukturę i instytucje nowego terytorium. Artykuł pierwszy, Roland Wimbledon zastrzega sobie wszelkie prawa w odniesieniu do terytoriów znajdujących się pod jego jurysdykcją. Artykuł 2. Ratusz jest najwyższą władzą na terytorium, zarządzającą wszystkimi sprawami dotyczącymi terytorium pod nadzorem Rolanda Wimbledonu. Artykuł 3. Każda osoba po na terytorium ma prawo uzyskać status obywatelstwa wieloma drogami. Urząd miasta ma obowiązek zapewnić społeczeństwu co najmniej trzy takie kanały. Artykuł 4. Każda osoba po uzyskaniu statusu obywatelstwa nie może być dyskryminowana ze względu na płeć lub poprzedni status czyli wolny, parobek, sługa i niewolnik. Każdy obywatel danego terytorium ma prawo do równej ochrony i równych korzyści prawnych oraz ma prawne obowiązki płacenia podatków, obrony terytorium i służby wojskowej. Artykuł 5. Każdy szlachcic będzie traktowany tak samo jak zwykły obywatel i nie będzie już uprzywilejowany ze względu na swój tytuł. Tytuły mają charakter honorowy, nie przyznając poddanemu szlacheckiej władzy wykonawczej i nadawane są w drodze dziedziczenia zgodnie z prawem. Artykuł 6. Każdy obywatel ma prawo zwracać się do Rolanda w o ochronę życia, bezpieczeństwa i mienia osobistego. Artykuł 7. Każdy obywatel ma prawo do edukacji, wolności pracy i małżeństwa. Artykuł 8. Na tym terytorium zachęca się do kontaktów handlowych i wolnego handlu, pod warunkiem, że taka działalność jest prowadzona zgodnie z prawem. Artykuł 9. Barów przeczesywał palcami strony, objaśniając artykuł 1 po 2. Nieliczne kodeksy opracowane przez szlachtę dotyczyły cywilów. Nawet wolni mieszkańcy miasta byli postrzegani jako obiekty wyzysku wielkich szlachciców. Rzeczywiście było rzadkością, że prawa ustanowione przez jego wysokość obejmowały tak wiele praw i ochrony ludności cywilnej. Książę prawdopodobnie wierzył, że bitwę sądu ostatecznego można wygrać jedynie przy pomocy ludzkiej mocy. Barowa nie obchodziło, na kim polega jego wysokość. Dla niego szlachta i cywile byli tacy sami. Dbał jedynie o to, by jak najlepiej wykonać zadania jego wysokości i utrzymać mocny uścisk władzy. W King's City został przeniesiony ze Stowarzyszenia Astrologicznego do Ministerstwa Finansów, gdzie pełnił funkcję asystenta skarbnika. Myślał, że wkrótce stanie na najwyższym szczeblu władzy w Królestwie Castle, ale zdał sobie sprawę, że dekada czekania zmieniła jego ambicje w odludne, beznadziejne marzenie. Usłuchał rozkazu króla Wimbledona III i towarzyszył księciu Rolandowi w drodze do bordertowym z powodu słabej wątpliwości i obietnicy złożonej byłemu królowi, a także z powodu chorobliwego rozczarowania, które dręczyło go latami. Nie spodziewał się jednak, że jego długo oczekiwane marzenie spełni się w inny sposób. Barów nie widział prawdziwego demona, ale dobrze znał siłę i moc opancerzonych rycerzy. Gdyby jego wysokość mógł pokonać rycerzy jednym ciosem, z pewnością byłby w stanie usunąć wszystkie przeszkody w królestwie. Ostatecznie książę wstąpi na tron i stanie się panującym władcą państwa oraz będzie namiestnikiem króla. Gdyby skarbnik jeszcze wtedy żył, jaką go minę okazałby Barowowi. Ponieważ większość treści konspektu została już wcześniej odczytana prostym językiem, żaden z reżyserów nie był zaskoczony. Kiedy jednak przeczytał fragment mówiący o zakazie handlu ludźmi i zniesieniu niewolnictwa, szlachta zaczęła szemrać Wszystkie pozostałe artykuły zostały przyjęte jednostronnie. Artykuł o reformie szlacheckiej nikt nie kwestionował. Ci drobni szlachcice nie odnieśli zbyt wielu korzyści ze swoich terytoriów, ponieważ większość ich ziem znajdowała się na terenach opuszczonych, więc nie przejmowali się zbytnio tak władzą feudalną i władzą ustawodawczą. Poza tym po dwóch tygodniach nauki wielu z nich planowało sprzedać te tereny ratuszowi i przeznaczyć dochód na rozpoczęcie nowej działalności, takiej jak fabryka marzeń i zakłady chemiczne. Konferencja rozpoczęła się rano i zakończyła się dopiero po południu. Wszyscy byli skupieni na prezentacji. Kiedy nadszedł czas lunchu, służba położyła jedzenie na stole, aby goście mogli zjeść podczas czytania. Barów miał dużo wody. Chociaż bolało go gardło, chętnie wyjaśniał obecnym osobom każdy szczegół artykułów. W końcu weszli w ostatni temat dyskusji, który był jedynym artykułem ustaw zasadniczych królestwa, który wymagał opinii wszystkich. Była to flaga i nazwa Nowego Miasta. Sala konferencyjna wkrótce wypełniła się gwarem dyskusji. Barów poprosił wszystkich o wymyślenie nazwy idealnego projektu flagi. Uczestnicy musieli wyłożyć swoje prace na stół i wybrać najlepszą. Po kilku turach głosowania przybito flagę i nazwę Nowego Miasta. Projekt flagi został wzorowany na godle rodziny królewskiej i królestwa Grey Castle. Jego podstawowym wzorem był pistolet i wieża, nad którą znajdował się duży pentagram, a poniżej trzy mniejsze. Duży pentagram przedstawiał lorda Rolanda Wimbledona, podczas gdy mniejsze przedstawiały Ratusz, armia i Związek Czarownic. Jeśli chodzi o nazwę miasta, wybrali miasto Neverwinter. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 474. Maszyna do zabijania tłumaczenie. redaktor, Trans dwa dni po powiększonym spotkaniu Żelazny Topór otrzymał rozkaz ponownego przetestowania nowej broni. Ponieważ strona północno-zachodnia była narażona na ataki demonicznych bestii, nową strzelnicę ustawiono po drugiej stronie rzeki Redwater. Kiedy Żelazny Topór dotarł na miejsce, straż księcia otoczyła już to miejsce konopnymi linami i czerwonymi flagami oraz ustawiła punkty kontrolne na obu końcach stalowego mostu. Nieupoważniony personel nie miał wstępu do tego obszaru. Oczywiście jego wysokość poważnie potraktował testy nowej broni. Żelazny topór szedł szybko po nierównym śniegu, a każdy napotkany strażnik rzucał mu przyjazne spojrzenie. Widząc to, nie mógł powstrzymać się od wspomnienia swojego pierwszego udziału w teście zamków skałkowych. Wtedy był nikim, a mieszkańcy Królestwa Greycastle byli wobec niego czujni i podejrzliwi, ponieważ pochodził z narodu piasku. Mieszkał w tym mieście już od pięciu lat, ale nawiązał kontakty z mieszkającymi w pobliżu myśliwymi tylko dzięki swojej znajomości ucznictwa i nikt go nie znał poza starą dzielnicą. Wierzył wówczas, że będzie żył w odosobnieniu w tym opuszczonym mieście jako myśliwy, aż umrze ze starości lub zostanie zabity przez demoniczne bestie lub ofiary. Nie spodziewał się, że jego wysokość wybierze go osobiście i pokaże mu moc ognia i grzmotów. Potem zaczęły zachodzić szybkie zmiany. Walczył z demonicznymi bestiami w milicji, która następnie została przekształcona w jeden. Armię Bordertown. Szybko awansował z szefa oddziału myśliwskiego na dowódcę 1. Armii. Ku swemu wielkiemu zaskoczeniu i aby zrekompensować sobie największy żal w swoim życiu, ponownie spotkał w mieście dziedziczkę klanu Osha, Laddrow Silvermon, ze względu na otwarty stosunek jego wysokości do czarownic. Dzięki temu zaufaniu, uznaniu i poprawieniu swojego losu, w głębi serca przysiągł wierność swojemu nowemu panu. Na środku strzelnicy żelazny topór zobaczył jego wysokość Rolanda, naczelnego rycerza i niespodziewanie kilka czarownic ze śpiącej wyspy. Wasza wysokość, żelazny topór składa ci raport. Podszedł do przodu i zasalutował księciu. Książę skinął głową i powiedział, wszyscy tu są. Zacznijmy. Dał dwa długie pistolety żelaznemu toporowi i carterowi. To jedna z moich nowo opracowanych broni, wciąż w fazie prototypu. Liczba sztuk jest ograniczona, więc próbujcie je na zmianę. Żelazny topór uważnie przyjrzał się pistoletowi, który trzymał w dłoni. Wyglądał podobnie do karabinu obrotowego, z tą różnicą, że nie miał naboju. To sprawiło, że zaczął się zastanawiać, czy jego kulę trzeba przeładowywać przez lufę, jak w przypadku najstarszych zamków skałkowych. Nazywa się to karabinem powtarzalnym szybko wyjaśnił jego wysokość. Wykorzystuje najnowszy proch bezdymny. Kaliber wynosi 8 mm, mniej niż 12 mm karabinu obrotowego, ale jest potężniejszy. Odwrócił broń, żeby dać demonstrację. Amunicja wkładana jest od przodu z pustu, a w każdym magazynku można umieścić 5 naboi, jednakże nie może strzelać w sposób ciągły jak karabin obrotowy, dlatego należy go przeładować po wyrzuceniu wszystkich kul. Wkrótce po demonstracji księcia żelazny topór zrozumiał, jak obsługiwać nowy karabin i wystrzelił serię kul. Odrzut karabinu był dość silny. Za każdym razem, gdy strzelano z pistoletu, czuł mocne kopnięcie w ramię od tyłka, i to było znacznie głośniejsze niż rewolwer. Pięć kul wystrzelonych ze starego pistoletu zwykle powodowało gęsty dym zasłaniający mu wzrok, ale teraz przed lufą nie było dymu, co mogło być spowodowane bezdymnym prochem, o którym właśnie wspomniał jego wysokość. Poza tym nie było nic specjalnego w tym nowym karabinie powtarzalnym. Żelazny Topór uważał, że nastąpiła znaczna poprawa w porównaniu z zamkiem skałkowym do rewolweru, ale karabin powtarzalny wydawał się nie mieć żadnej poprawy, a nawet nie był tak dobry jak rewolwer. Jego najbardziej oczywistą wadą była niska szybkostrzelność. Z karabinu obrotowego mógł strzelać w sposób ciągły, stojąc, ale z karabinu powtarzalnego było to niewygodne, ponieważ musiał ręcznie przeładowywać broń, a następnie podnosić ją z powrotem, aby po każdym strzale ponownie wycelować w cel. Choć proces ten zajmował znacznie mniej czasu niż trzcina skałkowa, nie był skuteczny w stłumieniu wroga w krótkim czasie. Na przykład był oczywiście mniej praktyczny niż rewolwer w bitwach takich jak te przeciwko szlachetnym rebeliantom w twierdzy Longsong, podczas walki w zwarciu na ulicach lub w pomieszczeniach zamkniętych. Żelazny topór podzielił się z Rolandem swoją szczerą opinią, a Carter wyraził podobny pogląd. Książę skinął głową i powiedział, tak, nie jest tak wygodny jak rewolwer, ale ma też wielką zaletę. Andrea, chodź tu i pokaż im. Dał karabin wiedźmie i powiedział, pamiętaj, żeby strzelać, używając swoich umiejętności. huh Blond wiedźma podniosła broń i umiejętnie ją przeładowała. Można było stwierdzić, że nie była to jej pierwsza praca z tą nową bronią. Teraz uważaj na mnie. Po trzech ogłuszających strzałach żelazny topór był szokowany, widząc, jak po kolei spadają trzy najdalsze drewniane cele. Jej kule trafiały w cele, które z daleka wyglądały na małe jak paznokcie, osadzone na cienkich patykach pod tablicami celowniczymi. Stali co najmniej 400 metrów dalej. Wasza wysokość, to, sarterionkał się z niedowierzaniem. Pochodna zdolność Andrei pozwala jej dokładnie trafić w cel za pomocą pistoletu lub łuku wyjaśnił książę z uśmiechem, ale jej zdolność nie działa ani na kule, ani na strzały. Daje jej to jedynie biegłość w posługiwaniu się bronią. Na przykład trafi w cel oddalony o 10 metrów, jeśli rzuci w niego kamieniem, ale jeśli rzuci w niego ptaka, jej umiejętność po prostu nie zadziała. Masz na myśli. Zwykli ludzie również mogą osiągnąć ten rodzaj biegłości poprzez szkolenie? Dokładnie. Największą zaletą tego karabino śrubowego jest znacznie poprawiony zasięg i celność. W przeciwieństwie do poprzednich pistoletów, pomiędzy lufa a nabojem nie ma szczeliny, więc w tym nowym karabinie nie ma wycieków. Powietrze Roland skinął głową i odpowiedział. Dzięki celownikowi teleskopowemu każdy zwykły żołnierz może go użyć do precyzyjnego zestrzelenia wrogów znajdujących się w odległości około 400 500 metrów, podczas gdy rewolwer może strzelać celnie tylko w promieniu 100 metrów. Żelazny topór natychmiast zrozumiał, dlaczego ta broń była tak zabójcza. Większość ludzi nigdy nie miałaby się na baczności przed atakami z tak dużej odległości. Jeśli strzelec ukrył się w obszarze mieszkalnym lub w wyższym punkcie, mógł z łatwością zabić swój cel. A jeśli strzelcem byłaby larynik Htingala, nikt nie przeżyłby kul pochodzących z niewidzialnego źródła. Wasza wysokość, zgodziłaś się mi go dać, gdy wejdzie do masowej produkcji? Andrea przypomniała Rolandowi, zakrywając usta. Oczywiście powiedział Roland i odłożył oba karabiny. Przeszedł na drugą stronę i zdjął zakrywający coś materiał. Tak naprawdę karabiny powtarzalne to dopiero początek. Na tym skupimy się w dzisiejszym teście. Żelazny topór zebrał się za nowo odsłoniętą broń, gdy tylko ją zobaczył. W odróżnieniu od karabinów wykonanych ze stali i drewna, ten nowy, czarny pistolet sprawiał wrażenie wykonanego z czystego metalu. Był też większy niż wszystkie inne działa. Łącznie z enstatywem pod spodem stanowił około połowy jego wzrostu. Jego długa lufa była o połowę grubsza niż jego netgarstek. Długi, cienki kawałek materiału, połączony z wielkim pistoletem, zawierał lśniące kule. Oczywiście nie przypominało to wcześniejszych broni, zarówno pod względem wyglądu, jak i rozmiaru. Uwolnij tę wiedźmę. Rozdział 475. Światło tłumacz? Transn redaktor? Transn to jest ciężki karabin maszynowy. Używa tych samych kul, co karabin powtarzalny. Możesz wyciągnąć nabój z tej ładownicy i wystrzelić z nowego karabinu, powiedział książę i poklepał duży karabin maszynowy. Jego mechanizm jest znacznie bardziej skomplikowany niż karabin, więc nie będę zawracał sobie głowy zdradzaniem wszystkich niepotrzebnych szczegółów Nazwałem go Mark, pisze HMG Pokażę ci, jak z niego korzystać Usiadł za bronią i pociągnął za spust To, co wydarzyło się później, było trudne do zrozumienia dla żelaznego topora Nagle z lufy wystrzeliły płomienie, a silny przepływ powietrza wywołany strzałami wyrzucił w powietrze puszysty śnieg Pasek kul wydawał się staleń wciągany do pistoletu Jednocześnie gorące, puste łuski po kulach zostały gwałtownie wyrzucone z drugiej strony, jedna po drugiej w ciągu sekundy na Ziemię spadło kilkadziesiąt pocisków. Ten karabin maszynowy brzmiał groźniej niż cała drużyna strzelców z oddziałów Linklock. Pomiędzy strzałami nie było słychać żadnej przerwy. Książę wycelował w Ziemię przed sobą, a nie w odległe cele i strzelał ciągle w śnieg. Zanim śnieg w jednym miejscu zdążył opaść z powrotem na Ziemię, w innym miejscu został wyrzucony w górę, przez co zaśnieżona Ziemia wyglądała jak powierzchnia wrzącej wody. Grad kul utworzył sieć śmierci i każdy, kto próbowałby się przez nią przebić, byłby usiany kulami. To jest niesamowite, mruknął wódz rycerz. Carter nie był jedynym, który był zdumiony. Żelazny topór rozejrzał się i zobaczył, że wszystkie czarownice były oszołomione, a tylko lady słowik, która zawsze stała obok Rolanda, wydawała się całkiem spokojna. Ashes, czarnowłosa wiedźma niosąca gigantyczny miecz, wykazywała na szoku, zamętu i frustracji. Żelazny topór nie mógł powstrzymać tego samego uczucia. Został głównym ochroniarzem klanu Osła dzięki swojej biegłości w posługiwaniu się nożem i ucznictwie, umiejętnością, które doskonalił podczas regularnych ćwiczeń od dzieciństwa. Podobnie jak on, najpotężniejsi wojownicy o wybitnych talentach byli popularni wśród przywódców klanu w regionie najbardziej południowym. Jednak nawet najszybszy i najsilniejszy wojownik na świecie nie byłby w stanie uciec przed kulami, które poruszały się szybciej niż wzrok. Co zdumiewające, Marki nie miał nawet tej wady, że nie wymagał przerwy na przeładowanie kul. Gdyby Jarmia była wyposażona w 20 ciężkich karabinów maszynowych, umiejętności bojowe wroga nabyte w ciągu kilkunastu lat ciężkiej pracy stałyby się żartem. Zawodnikowi naturalnie byłoby trudno zaakceptować ten fakt. Na szczęście znalazł nową drogę. Liść szybko przedzierał się przez gęstań zarośla, aby wypędzić demoniczne bestie, które wtargnęły do mglistego lasu, w kierunku murów miejskich. Teraz mogła kontrolować obszar prawie tak duży jak miasto. Drzewa i liściem w okolicy były jak jej oczy i kończyny. Mogły roznać zgodnie z jej wolą i tworzyć linię obrony przed wrogami, ale jego wysokość powtarzał jej, aby informowała armię, gdy tylko znajdzie jakieś demoniczne bestie lub demony, zamiast bezpośrednio z nimi walczyć, zwłaszcza z demonami. Gdyby demony wyczuły jej istnienie i zniszczyły cały las, byłaby to znacząca strata, ponieważ miasto liczyło teraz na to, że zapewni wczesne ostrzeżenia, a las, który można było dostosować na żądanie, był wielkim atutem. Liść odzyskał pustą działkę w pobliżu miasta i planował uprawiać na niej pszenice złotych, gdy tylko skończą się miesiące demonów. Tym razem, gdy serce lasu zapewni jej magiczną moc, nasiona pszenicy będą rosły nieprzerwanie i wyprodukują wystarczającą ilość nasion dla wszystkich rolników w regionie zachodnim. Nagle wyczuła grupę demonicznych hybryd wilków zbliżających się od kraju lasu. Liść natychmiast odwrócił się, aby spojrzeć na najeźdźców i zobaczył osiem silnych demonicznych bestii uciekających do głębokiego lasu. Kiedy już miała wysłać gołębia pocztowego, aby poinformować jeden. Armii w międzyczasie zaprowadzić ją pod mury miasta, poczuła coś dziwnego. Nie wyglądali tak groźnie jak zwykle. Zamiast tego wydawało się, że coś nimi kieruje. Nawet jej gałęzie i pnączanie mogły ich teraz powstrzymać. Czy to może być powrót demonów? Liść zmarszczył brwi gdy już miała poszerzyć pole widzenia, poczuła na głowie cień ciepła. Natychmiast podniosła wzrok i zobaczyła złote promienie światła wyłaniające się z kilku szczelin na pochmurnym niebie, świecące na śnieżnobiałą białą krainę regionu zachodniego. Jak mam sobie z tym poradzić? Tilne wskazała na równanie w książce. No cóż, wstawiasz równanie czwarte, aby utworzyć nowe równanie, a następnie wyprowadzasz je, aby otrzymać równanie z książki. Anna szybko zapisała proces wyprowadzania na kartce papieru. Otóż to widzę. Tille klasnęła w dłonie i powiedziała: jeśli wstawisz tę zmienną, wynik powinien być bliski jeden. Imponujący. Wynik możesz obliczyć w myślach, sapnęła Anna z podziwem. To tylko dzięki moim umiejętnościom. Jesteś niesamowity. Wszystkiego można się bardzo szybko nauczyć z nowych książek, księcia powiedziała z uśmiechem księżniczka Tilly Anna posłała jej delikatny uśmiech. Tylko wzmianka o Rolandzie Wimbledon nie mogła wywołać taki uśmiech na jej twarzy. Za każdym razem, gdy Till widziała ten uśmiech, nie mogła powstrzymać się od myśli, że prosta, uczciwa dziewczyna taka jak Anna nie mogła lubić niegodziwego mężczyzny. Roland musi być teraz inny, przypuszczała, niezależnie od tego, czy był prawdziwym księciem Rolandem, czy nie. Właściwie sama Tilly czuła, że nowy Roland jest zupełnie inny od wszystkich szlachciców tego świata, jakby pochodził z innego świata. Jednocześnie jednak czuła się przy nim komfortowo i z biegiem czasu coraz bardziej podobał jej się jego niepowtarzalny urok. Patrząc na zachmurzone niebo, Tilly miała nawet nadzieję, że miesiące demonów będą trwać w ten sposób, aby mogła poznać całą jego wiedzę. W ten sposób może naprawdę zrozumie nowego Rolanda, nawet jeśli nigdy nie chciało sobie rozmawiać. Potrząsnęła głową, żeby odrzucić te myśli. Tilly wskazała na następne pytanie. Ku jej zdumieniu książka nagle się rozjaśniła. Obie czarownice jednocześnie wyjrzały przez okno. Ślady światła w tajemniczy sposób pojawiły się na zaśnieżonym niebie, a dawno utracone słońce otoczyło chmury złotym blaskiem. Te zmiany odczuli także mieszkańcy krzątający się po mieście. Wkrótce coraz większa liczba ludzi wylewała się na ulicę, wiwatując. Tilly patrzyła w niebo w oszołomieniu, czując, jak wzbierają w niej najróżniejsze emocje. Kiedy strzelanina ucichła, u stóp księcia piętrzyły się puste łuski po kulach. Na lufie pistoletu widać było matowy, jasny odcień czerwieni, a z lufy wydobywał się biały dym. Teraz, gdy nikt nie wyraził swojej opinii, było słychać nawet opuszczenia szpilki. Słowa były niepotrzebne, ponieważ wyraz ich twarzy mówił o szoku, jaki wywołała nowa broń. Żelazny topór nie mógł już dłużej kontrolować swojego podniecenia i uklęknął na sposób narodu piasku. Świat jest Twój, wasza wysokość. Mocno wierzył, że jego nową drogą będzie poprowadzenie pierwszej armii, wyposażonej w zupełnie nową broń palną, w celu rozszerzenia terytorium jego wysokości Rolanda. Ręka wyciągnięta przed żelaznym toporem. Książę podniósł go i nie wyglądał na tak zadowolonego, jak żelazny topór się spodziewał. Zamiast tego spojrzał na nieprzekraczalne pasmo góry i powiedział głębokim głosem, naszym prawdziwym wrogiem są demony. Mimo to nadal będę dla ciebie walczyć aż do śmierci. Zanim żelazny topór zdążył wypowiedzieć swoje myśli, oślepiający promień światła przebił zachmurzone niebo, oświetlając świat poniżej. Czarownice za nimi krzyknęły ze zdumienia, a Roland podniósł głowę i uśmiechnął się. Coraz więcej promieni światła padało z góry i stawało się coraz jaśniejsze. Wkrótce już trudno było im patrzeć na światło. Tymczasem ciemne chmury cicho rozpłynęły się, niczym lud w ogniu. Na niebie ponownie pojawiło się słońce. Miesiące demonów dobiegły końca.